Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie, skoro środa, to znaczy my, czyli Maciej Buchwald i Przemysław Rudzki. A dziś mamy 28 czerwca i będziemy mieli też dla was bardzo dużo atrakcji, będzie zacny skład gości, bo jak co tydzień oczywiście ten kącik naukowy, czyli poranek naukowy będzie Petros, chociaż dzisiaj zdalnie, ale jego goście za to na miejscu. A po co zresztą mam się rozwodzić, na tym dzisiaj w programie widzicie teraz na tej planszy, czyli kalendarium, przegląd prasy, nasz gość, tutaj zacieramy ręce i ostrzymy sobie zęby. Jakub Żulczyk, jak powstał scenariusz do Warszawianki, ale oczywiście pogadamy z Maćkiem, z naszym gościem nie tylko o tym, także karuzela transferowa, serwis sportowy Moniki Wądołowskiej i później kącik naukowy Petrosa Psyllosa, czy sztuczna inteligencja zabierze pracę muzykom. O tym będziemy sobie, drogi Maćku, rozmawiać. Czy coś ciekawego znalazłeś w prasie? No właśnie tak na szybko przejrzałem i no, dosyć efektownie prezentuje się okładka Faktu. Czesław Michniewicz zarobi miliony. Piękne zdjęcie z efektowną grafiką, błyskami fortuny na panu Czesławie. Uciekający złotem tytuł. Absolutnie i od razu sobie też pomyślałem o tych grafikach, które są, jeżeli państwo nie widzieli, polecam widzieć te grafiki prezentujące zatrudnienie Czesława Michniewicza w Arabii Saudyjskiej. Tak, oczywiście widziałem, tylko nie wiedziałem, że to jest Czesław Michniewicz. No i właśnie tak, no i to jest właśnie to pytanie, czy mają dobre programy i grafików, bo zacząłem googlować, czy być może Czesław Michniewicz od mundialu wziął jakąś drakońską dietę i albo nie wiem, operacje plastyczne, bo faktycznie jest to zupełnie inny człowiek. W Dubaju zahaczył jakiegoś chirurga plastycznego. I bardzo, bardzo są śmieszne te grafiki prezentujące Czesława Michniewicza jako takiego bardzo fit mężczyznę w kwiecie wieku, ale też jest świetne wideo, takie pompatyczne, w którym pojawia się hymn Polski, nie wiem, czy to widziałeś, takie właśnie prezentującego. Także w ramach, że tak powiem, gadaliśmy kiedyś o filmach i serialach sportowych, to myślę, że w ramach krótkiej formy filmowej to jest dosyć efektowne dzieło. Polecamy państwu wideo prezentujące zatrudnienie Czesława Michniewicza. Można powiedzieć, że Czesław Michniewicz jest częścią tej wielkiej fali transferów do Arabii Saudyjskiej. Codziennie słyszymy, że ktoś nowy przychodzi. Wczoraj czytałem, że też Bobby Firmino ma pójść do Arabii Saudyjskiej. Ruben Neves dopiero co poszedł w piku swojej kariery, więc można powiedzieć, że jest totalnie na czasie. Tak, jest zdecydowanie w trendach, tak, tak można by to powiedzieć dzisiejszym językiem. Ja, mi się podoba ten zwrot, obłowi się w Arabii, bo tabloidy używają bardzo często takiej retoryki. Obłowi się u Arabów. U Arabów, na przykład pasą się za nasze. Na szczęście Czesław Michniewicz nie za nasze, tylko za arabskie, a to zawsze jednak trochę przynosi ulgi. No, no ale słuchaj, no, jest też szansa, że będzie, nie wiem, rywalizował z Luciano Spallettim, bo też słyszałem, że jest kuszony przez pieniądze Arabów, chyba że masz inne informacje. Nie, szczerze, ja ci coś powiem. Zacząłem powolutku odcinać się od tematu Arabii Saudyjskiej, od tej ligi w Arabii Saudyjskiej, bo nawet ktoś mnie wczoraj zapytał, czy będę oglądał tę ligę, jeśli tam tyle gwiazd się pojawi. Moja odpowiedź brzmi kategorycznie nie. W ogóle mnie to nie interesuje. Jeden wielki hashtag nikogo. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że o pobudzenie, o poranku dba oczywiście Lipton Yellow Label, a także zapewnia nam energię na cały dzień. Tej energii będziemy sobie tutaj dodawać. Ale się obłowimy Liptonem dzisiaj. Obłowimy się i zresztą pisze nawet już na naszym czacie, ludzie doskonale wiedzą, o co chodzi. Kochani, dodajcie mi energii wraz z Lipton Yellow Label. Dziś ostatni dzień w pracy i urlop do 17 lipca. Bardzo serdecznie zazdrościmy. Pozdrowienia ze Skierniewic. Pozdrawiamy całe Skierniewice. Urodziny, to do tych urodzin sobie przejdziemy. Imieniny dzisiaj obchodzą... Skierniewice, proszę bardzo, tam przyszła na świat moja żona. O, no to wspaniale. Wszystkiego najlepszego dla swojej żony. Ireneusz, Leon, Argymir. Tradycyjnie będę cię pytał, które z tych imion chciałbyś zamienić, to znaczy na które z tych imion chciałbyś wymienić swoje imię. Eckhart, Heraklides, Heron, Józef, Leona, Lubomir, Marcela, Paweł. Paweł brzmi kusząco. Plutarch, to mi się bardzo podoba. Seren, Serena, Wincencja, Wincentam,
Zbrosław i Wincentyna. Chyba Wincentam biorę, bo... Wincentam. Albo witam Wincentam. Dobre kombo. Serena, oczywiście też, też z powodów sportowych, ale chyba dzisiaj nie mam takiego imienia, które, w które w ciemno bym poszedł. Ja chyba jednak Paweł, wiesz, bardzo to jest takie niespotykane imię, dość rzadkie. Chciałem wam tylko powiedzieć, że będziecie mogli do nas dzwonić, bo czasami zapominamy o tym, że możemy otworzyć linię. A czasami sobie przypominamy i to właśnie nastąpiło w moich zwojach mózgowych, więc za chwilkę wyświetli się numer. Jeśli macie jakąś ważną sprawę, potrzebujecie naszej natychmiastowej interwencji, bądź też porady, to proszę bardzo. Mogą to być też życiowe sprawy. Dokładnie, nie? Sercowe sprawy, porady. Ja powiem tylko, że dzisiaj do końca dnia można zamawiać to, to wspaniałe dzieło z przepiękną okładką. Jest to kwartalnik sportowy. Nietypowy, takiego jeszcze nie robiliśmy, bo to top 100 najlepszych piłkarzy w historii futbolu i naprawdę duża, duża rzecz, nie mówię tutaj o objętości, ciężarze, wadze tego wydawnictwa, ale też o jakości tekstów, które się znajdują w środku. Mnóstwo zagranicznych, znakomitych autorów, ciekawe teksty, reportaże, wywiady. To nie jest tak, że zrobiliśmy sobie jakiś ranking i sobie tutaj lecimy tralalala przez ten ranking, a jeszcze jeśli ktoś ma latorośl, Maćku, ja wiem, że ty lubisz takie gadżety. W środku, zobacz co jest. Nad łóżko. Ta sama okładka, któż nie chciałby mieć nad łóżkiem czegoś. W ogóle zastanawiam się, czy nie będę tak prowadził dzisiaj programu. Ale ja widzę, że... Mógłbym robić wtedy tutaj różne rzeczy, których nigdy by nie widział. Ja widzę, że nie są po kolei miejsca, więc to też tak jak w grze w klasy Cortazara, tak skacze się po liście. Jak nie są po kolei? No co nie ty są? Gadasz? Są po kolei. No to może ja... Nie, no są po kolei miejsca, tylko zrobiliśmy tak, że lecimy od pierwszego miejsca do setnego. A, no dobra. Słuchajcie, kalendarium, które przygotowaliśmy razem z Liptonem, rok 1834. Bardzo ważny dla polskiej kultury i sztuki, Maćku. W Paryżu ukazał się pierwodruk pana Tadeusza. Proszę bardzo. Adama Mickiewicza. Znasz to? Coś słyszałem, wiesz? Okej, okay. W porządku. W 1956 roku w Poznaniu doszło do protestów robotniczych znanych jako Poznański Czerwiec, krwawo stłumionych przez wojsko i milicję. 97 rok, słynna walka bokserska Mike Tyson, Evander Holyfield w Las Vegas i Tyson odgryzający rywalowi kawałek ucha. Pamiętamy, współczujemy, musiało boleć. I w 2015 roku w Baku zakończyły się pierwsze Igrzyska Europejskie. O Igrzyskach Europejskich będziemy sobie jeszcze dzisiaj rozmawiać przed wejściem naszego gościa, którym to gościem numer jeden będzie Jakub Żulczyk. Urodziny. Komu chcesz złożyć życzenia? No tak patrzę, no, w większości tych osób, Kevin De Bruyne, 32 urodziny, tak się zastanawiam, mamy piękny opis tutaj przez redakcję stworzony, belgijski piłkarz, zawodnik Manchesteru, bardzo zdolny, po trojnej korony, bardzo zdolny piłkarz. I tak chyba się zgadzamy w tym, tak? Zgadzamy się i zastanawiam się, czy patrząc na ten jego wiek, myślisz, że, bo jednak jest to jeden bardzo z piłkarzy... Bardzo zdolny to był Paweł Brożek. Jeden z piłkarzy typowanych jako potencjalny zdobywca złotej piłki, czy jeszcze mu się uda? Przykład Luki Modricza pokazuje, że można w późnym wieku to osiągnąć. Myślę, że gdzieś tam by się należało za całokształt. Łukasz Surma 46 lat kończy, rekordzista, jeżeli się nie mylę, obecny pod względem liczby występów w Ekstraklasie. Bo nie pamiętam dokładnie ile, ale na pewno kilkaset. Bo Marek Chojnacki, jak pamiętam, przez całe moje dzieciństwo i nastoletni czas był i Łukasz Surma przebił ten wynik. Elon Musk kończy 52 lata, nie trzeba przedstawiać tej postaci, bo... On przebił wszystko. Przebija wszystko i myślę, że on może przebić rekord długowieczności, bo jak jeszcze trochę popracuje, to może dożyć setek lat, jak wreszcie uda mu się... Łukasz Surma 559. Lat będzie miał, tak. Jeżeli Elon Musk... Kiedyś robiliśmy skarb kibica i w skarbie kibica tam były daty urodzenia. Jeden gość się urodził w 1138 roku. No widzisz, więc świetnie się trzyma. Fabian Barthez, ciekawy, równolatek dokładnie Elona Muska. Francuski piłkarz, pamiętany nie tylko ze względu na swoje wyczyny w bramce, ale również na gest całowania łysiny. Laurent Blanc całował go w łysinę, w jego łysinę, co miało przynosić szczęście i przyniosło, bo zdobyli Francuzi Mistrzostwo Świata i dwa lata później Mistrzostwo Europy oraz Maciej Szczęsny, 57 lat,
piłkarz, bramkarz, komentator telewizyjny, były zawodnik między innymi Legii Warszawa, to trzeba dać Legii Warszawa, Polonii Warszawa, Wisły Kraków i Widzewa Łódź, bo to też dosyć rzadkie, że w tak zantagonizowanych również kibicowsko drużynach ten piłkarz grał, ale nigdy się nie przejmował za bardzo tym, co ludzie sądzą. I mamy na końcu tato Wojtka, można by dopisać tato Wojtka z bardzo burzliwą relacją ze swoim synem, również medialną. Tak, również medialną, chociaż ostatnio troszeczkę przycichły te, że tak powiem. Nawet nie wiem, czy to były przepychanki, ale ja pamiętam tylko, jak Maciek udzielił takiego wywiadu, w którym zmiażdżył, przejechał się walcem po obrońcach Arsenalu, powiedział o PR-ze Mertesakerze, że jest, ma zwrotność nosorożca, tak, na pewno było, no i tam ogólnie nie zostało to zbyt dobrze przyjęte w Arsenalu, nigdy się nie gryzł w język. Ale to chyba, jeżeli też, ale tak mi się wydaje, że nie było innego przypadku bramkarzy, bo piłkarze byli różni, że ojciec i syn grali w reprezentacji, chociażby Koseccy, prawda, czy Terleccy, ale bramkarze to chyba jedyny przypadek, żeby w pierwszej reprezentacji zagrał ojciec i syn. Ale mówisz o Polsce? Tak, tak, o Polskiej. Nie, o Polskiej, absolutnie. O Polsce. No wiadomo, mamy Schmeichelów w Danii chociaż, ale jeśli chodzi o bramkarzy, wydaje mi się, że w polskiej reprezentacji to tylko szczęśni panowie Maciej z Wojciechem. Panowie Maciej z Wojciechem, ja tylko się chciałem odnieść jeszcze do Łukasza Surmy, bo też pamiętam, to taka dość ważna postać w moim życiu dziennikarskim, a to dlatego, że kiedy zacząłem pracować w przeglądzie sportowym, to Łukasz był kapitanem Legii i ja byłem w redakcji może za 2 miesiące. Był jakiś gigantyczny konflikt pomiędzy przeglądem sportowym a Legią, wywołany oczywiście przez... Stefana Stanowskiego? Nie, Pawła Zarzecznego. Myślałem, że... Paweł Zarzeczny dał taką okładkę wtedy dość mocną. Dwie okładki. Okuka Mać, nawiązującą do nazwiska trenera Dragomira Okuki, i Sraczka w Legii. O. To był czas takiej tabloidyzacji trochę przeglądu sportowego, która później jeszcze się pogłębiła, bo ze względu na wpływ właścicieli z zagranicy, ale pamiętam, że powiedziano, że jako ja jestem jakby z osobą totalnie z zewnątrz, to mogę te stosunki ułożyć. Udało się? I poszedłem na obiad taki dwugodzinny z Łukaszem Surmą, żeby porozmawiać, i zrobił na mnie wtedy kolosalne wrażenie pod względem tego, że nie spodziewałem się, że piłkarz może być tak konkretny, inteligentny, i siedzieliśmy i powiedział: słuchaj, nie chodzi mi o to, żeby nas nikt nie krytykował, tylko chodzi o to, żeby obie strony wzajemnie się szanowały. Jeśli będziemy tych zasad przestrzegać, no to wtedy te relacje będą w porządku, i myślę, że miałem dość dobre relacje z Legią przez chyba 2 lata, zajmując się tym klubem, jeżdżąc z nim po całej Europie. Mnóstwo przygód, chyba najlepsze przygody dziennikarskie przeżyłem, ale też niestety problem jest taki, że dziennikarz zaczyna się trochę wiązać emocjonalnie z tymi chłopakami, dlatego że oni właściwie wszyscy byli taki z okolic... obiektywizm. Znaczy trochę byli wszyscy z okolic mojego rocznika, czyli Artur Borus to chyba 80, Piotrek Włodarczyk 77, Łukasz Surma 77, Marek Saganacki 78. Myśmy byli rówieśnikami, mieliśmy dużo tematów różnych do rozmów, a to były czasami, wiesz, 2 tygodnie pobytu w tym samym miejscu. To nie jest do końca dobre, kiedy jedna osoba cały czas jest z tym samym klubem. Ale jeszcze tak a propos Łukasza Surmy, mówisz, że pozytywne wrażenia na tobie wywarł, jeśli chodzi o to, jak się z tobą komunikował. Ja też pamiętam taki wywiad, którego on udzielił rok albo 2 lata po zakończeniu kariery, i też byłem bardzo tak zbudowany szczerością tego wywiadu, bo pamiętam, że to był pierwszy wywiad, w którym były piłkarz otwarcie mówi o takim... no bardzo, bardzo trudnych psychicznych konsekwencjach końca kariery, o tym, że on tam trenuje teraz i niby fajnie, ale że nic mu nie zastąpi tej adrenaliny, i jakby bardzo wprost przyznawał się do swego rodzaju takiego depresyjnego stanu i tego, że jak kończysz tą karierę zawodniczą, to nagle pojawia się pustka, rodzaj takiego, nie wiem, PTSD w jakimś sensie można powiedzieć, jakbyś wrócił z codziennej walki z frontu i nagle nic się nie może tego zastąpić. I pamiętam, że zyskałem taki do niego duży szacunek, że nie bał się tego mówić, bo to był taki wywiad, w którym taki dosyć smutny, w którym właśnie on mówi, że na nowo zupełnie trzeba sobie to życie zbudować i nie jest to łatwe bez takiego podłączenia do tych emocji, do tego napięcia, które ma się jako zawodnik. Chociaż powiem ci, że piłkarze najbardziej zawsze przejmowali się notami. Kiedyś miałem taką zabawną sytuację, że na treningu Legii przechodził Łukasz Surma, który tam obchodził wtedy, no nie wiem, powiedzmy 29 urodzin czy 28, i ja mówię: o, cześć Łukasz, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A on się tak zatrzymał, mówi: wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, a dałeś mi z meczu notę 6. Ja mówię: no tak, ale te dwa wydarzenia nie mają ze sobą nic wspólnego. Ostatnio, jeśli chodzi o szczerość, mówiłeś o szczerości, to Jakub Rzeźniczak bardzo, bardzo szczerze się wypowiadał. Zależy według niego szczerze, według niektórych osób
nie do końca to była prawda. No ale to, tak, ale to już nie my będziemy... W kąciku plotkarskim. W kąciku prawniczym będzie to rozstrzygane. Motywacyjny cytat dnia. Piękny mamy dzisiaj motywacyjny. Ale czy zauważyłeś, że tak średnio co dwa dni jest cytat z Janusza Wójcika? No. Zastanawiam się, i to jest propozycja dla naszych wydawców, czy nie powinniśmy wprowadzić jednak też cytatów z zagranicy. I służę tutaj dużą pomocą, bo jestem wielkim fanem cytatów różnych ludzi typu, nie wiem, Brian Clough, Bill Shankly czy George Best. Sam Allardyce też ma parę takich. Tam właściwie każdy ma, wiesz, dobre cytaty. Co to ma być? Miała być jazda z frajerami, ale to oni mieli być frajerami. No Janusz Wójcik, można powiedzieć, w swoim prime cytatowym. Miała być jazda z frajerami, ale to oni mieli być frajerami. Taka piękna parafraza. Miał być wpier, ale będzie w drugą stronę. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Maćku, czy my możemy sobie teraz, to jest pytanie bardziej nie do ciebie, tylko do naszych wydawców, czy możemy sobie pogadać o transferach? Bo się troszeczkę zaczęliśmy od Czesława Michniewicza, kręcimy się na tej karuzeli transferowej właściwie cały czas i dzieją się tam ciekawe rzeczy. Ja bym poprosił teraz te plansze, które mamy przygotowane. Czyli po pierwsze, Sergio Busquets, FC Barcelona, Inter Miami. Nie jest to zaskoczenie, wiemy. No żadne. Co jest podyktowane tym wyborem. Doświadczony pomocnik rozważał jeszcze w ubiegłych miesiącach opcję przedłużenia wygasającej umowy z Barceloną na gorszych dla siebie warunkach finansowych z powodu trudnej sytuacji klubu. I bardzo mocno też zależało na jego zatrzymaniu trenerowi Xaviemu. Natomiast Inter Miami potwierdza wypracowanie porozumienia z Sergio Busquetsem. Mamy też... No są ludzie, którzy twierdzą, że Sergio Busquets jest po pierwsze za drogi już w utrzymaniu dla Barcelony, a po drugie za stary. I pytanie co do tego pierwszego, no to wiemy, że ta Barcelona od dwóch lat te wszystkie wygibasy finansowe robi, żeby... No i chyba faktycznie tak doświadczony zawodnik jakby nie może być tak sowicie opłacany. Natomiast co do tej drugiej rzeczy, to w zeszłym sezonie jeszcze chyba dowiódł, że dowozi, chociaż głównie w lidze, a nie na europejskiej arenie. Ale myślę, że akurat dla Interu Miami to tylko dobrze, że do Messiego dołączy jego kompan. Ja teraz tylko jeszcze jedna rzecz, bo wyleci mi ona z pamięci, a nasz wydawca może o tym akurat nie wiedzieć, bo go nie poinformowałem. Ten kwartalnik sportowy, który już wam pokazywałem, tutaj leży cały stosik piękny. I masz cały rok, bo masz cztery kwartalniki, czyli masz rok. Tak, tylko że to są wszystkie te same. I będziemy dzisiaj opowiadać sobie o najlepszych piłkarzach w historii futbolu, ale w formie takiej bardziej, powiedziałbym, towarzysko-kumpelskiej. O ile się nie mylę, jeśli będzie inaczej, to możecie zwalić na mnie winę. To o godzinie 21 porozmawiamy sobie z Piotrkiem Kędzierskim, z Kamilem Gapińskim, z Dominikiem Piechotą i z Leszkiem Jaroszem. Zrobimy sobie taki hate park poświęcony kwartalnikowi. Będziecie mogli oczywiście ten kwartalnik zamawiać jeszcze do północy. Nie podałem gdzie, chociaż to powinno być już oczywiste dla widzów kanału sportowego, czyli kiosk.kanalsportowy.pl. Właśnie tam znajdziecie, zresztą teraz na beleczce jest ta informacja. Zamów już teraz kiosk.kanalsportowy.pl. Można zamawiać nasz kwartalnik z przepiękną okładką Magdy Orpych, z którą śmiałem się, że uroczo przekręcane jest jej nazwisko na Magdę Oprych, ale to nie jest to samo. Chciałbym jeszcze wrócić do transferów, bo bardzo ciekawe rzeczy, Maćku, dzieją się wokół Harry'ego Kane'a i Tottenham, jak wiadomo, nie chce sprzedać tego napastnika do żadnego klubu, głównie do Manchesteru United, który był takim zainteresowanym numer jeden. No, co by nie było takiej historii, że on przyjeżdża z czerwonymi diabłami do Londynu i strzela gole. To żadnej drużyny, do Manchesteru City chyba też nie chcą go. Ale wiesz co, teraz wczoraj przeczytałem, że Daniel Levy do Bayernu też go nie chce puścić, że to bardziej z obozu piłkarza wypływają takie informacje. No. On zawsze twierdził, że pamiętam co okno transferowe, że on jednak, no i to... Bardzo mu się chwali, jakby, że jest przywiązany, że on chce z tym Tottenhamem, ale chyba powoli przestaje tracić nadzieję, że jakiekolwiek trofeum wywalczy z tą drużyną. Ale wiesz co, powiem ci tak, on jest przed 30 i nawet jeżeli ten roczny kontrakt, który został mu do wypełnienia, wypełni w Tottenhamie, chociaż to już będzie takie... Znaczy, ja jestem daleki od tych stwierdzeń w piłce, że z niewolnika nie ma pracownika, dlatego że pamiętajmy, że jednak oni biorą bardzo dużą kasę z tytułu kontraktu. Też w Egipcie by się nie zgodzili, z niewolników mieli świetnych pracowników. Dokładnie, a poza tym też jakby nikt nie kazał Harry'emu Kane'owi podpisywać tak długiego kontraktu. W każdym razie pojawiły się wczoraj takie informacje, że zostało osiągnięte porozumienie z Bayernem. Ale później wieczorem pojawiły się nowe informacje, że Daniel Levy, czyli boss Tottenhamu, powiedział no way po angielsku, co oznacza, że
Nie ma drogi do Monachium. A to też jest w ogóle dosyć taki ryzykowny transfer, bo mało mamy przypadków, że Anglikom za granicą wiedzie się tak dobrze jak w Premier League. Nie na palcach jednej ręki możemy policzyć takie bardzo dobre kariery za granicą i nawet piłkarze wybitni, szczególnie napastnicy. Gary Lineker, który grał w Barcelonie, nie grał źle, ale nie można powiedzieć, że to jest jakaś legendarna karta zapisana. Michael Owen w Realu jest często uznawany za jeden z niewypałów transferowych. A Liga Angielska, to nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć angielskiego napastnika, niemiecka, przepraszam, nie jestem w stanie sobie angielskiego napastnika w Bundeslidze przypomnieć, więc to jest dosyć ciekawy kierunek. Czy wiesz co, na pewno znakomitym piłkarzem w Bundeslidze był Kevin Keegan, no a to są bardzo... No tak, to 70. lata, no, bardzo dwukrotnie złotą piłkę, co to był wtedy grając w Hamburgu, ale wiesz, nawet to nie jest Anglik, ale z Premier League Sadio Mane, też ciężko powiedzieć, że to jakimś wielkim sukcesem się zakończył ten jego pierwszy sezon w Bayernie, więc jest to dosyć trudny kierunek. Nie wiem, czy kulturowo, czy znaczy, wiesz, to jest gotowy produkt piłkarski. Piłki, tak. I moim zdaniem on, wchodząc do Bayernu, jednak w Bayernie właściwie masz tą, powiedzmy, przed startem sezonu 90% gwarancję, że zdobędziesz mistrzostwo, tak statystyki wskazują z ostatnich sezonów. No na pewno mniej frustracji niż to. Różnie to może być, bo to byłyby niezłe jaja, gdyby poszedł Harry Kane do Bayernu Monachium i nie zdobył z nim żadnego trochę. Bayern zdobył teraz mistrzostwo w ostatniej kolejce tylko dzięki nieudolności Borussii Dortmund tak naprawdę, ale też jeśli chodzi o grę drużyny, to Bayern może być akurat o tyle dobrym transferem, że przykład Roberta Lewandowskiego pokazuje, że jest to drużyna, której jest bardzo dobrze dla typowej dziewiątki, nie? A jednak Harry Kane jest jedną z ostatnich typowych dziewiątek, takich klasycznych, i tam jednak jest kto, jest komu dostarczać te piłki napastnikowi. Gdyby poszedł do drużyny grającej trochę inny rodzaj piłki, to mógłby się bardziej męczyć. A propos Anglików i reprezentantów Anglii, to swoją drogą za chwileczkę może zostać wewnętrzny brytyjski rekord pobity, bo 105 milionów funtów kładzie na stole Arsenal za Declana Rice'a. Tego tutaj nie mamy. Piszecie na czacie o Owenie Hargreavesie. To nie był to napastnik. Nie był to napastnik, ale też tutaj zaznaczył nasz widz. Mówiłeś o Arabii Saudyjskiej, Maćku, to oczywiście tutaj mamy na karuzeli transferowej jeszcze Declana Rice'a, o którego biją się City i Arsenal, ale też do Manchesteru City trafił bardzo dobry piłkarz i uważam, że jeszcze w niezłym wieku, Mateo Kovacic, który został przywitany, tak powiedziałbym, euforycznie. Czytałem sobie opinię kibiców City i twierdzą, że Pep zrobi z niego naprawdę dobrego pomocnika. No. Bardzo fajnie też City działa na rynku transferowym, podoba mi się to. Odchodzi Gündogan. No właśnie, bo to jest ewidentnie transfer zastępczy, taki, żeby przygotować Kovacicza na zastępcę Gundogana, który, jak wiemy, był niezwykle ważnym elementem tej całej układanki Guardioli, może nie najbardziej efektownym, chociaż zdarzały mu się mecze, gdzie zdobywał decydujące bramki i tak dalej, ale jednak to jest ten mózg drużyny i Kovacic pokazywał jeszcze w Realu i w Chelsea, że jest zawodnikiem inteligentnym, który potrafi że tak powiem za tą kierownicą usiąść, więc faktycznie bardzo dobry transfer. No, jeszcze z angielskich piłkarzy transfer, który trochę mnie zastanawia, czyli Ruben Loftus-Cheek, który przechodzi do AC Milan. Ja jestem trochę zawiedziony, wiesz co, ogólnie jego karierą. No właśnie chciałem to powiedzieć, że pamiętam, jak był nastolatkiem. Był naprawdę kozakiem. I trochę podobna sytuacja jest z Dominikiem Solanke, czy Solanki. Pamiętasz Dominik tego? Solanki. Dominik Solanki, który był królem strzelców jakichś mistrzostw świata, czy Europy juniorów. I teraz chyba jest w Bournemouth, czy gdzieś tam nie za bardzo o nim słychać. I podobnie Loftus-Cheek to był przedstawiany, reklamowany jako gigantyczny talent. Lata lecą, ile on ma teraz? 27 lat. Ale wiesz co, trochę teraz, jak zaczynasz o tym mówić, to przyłapałem się na tym, że przypomniałem sobie pozycję Chelsea na koniec sezonu w Premier League i przypomniałem sobie, co Milan zrobił w Lidze Mistrzów, i to to może nie być sportowy upadek dla... Nie, to jest absolutnie... Rubena Loftus. Ale dlatego mówię, że mnie to zaskakuje, bo to nie jest... A że pozytywnie cię to zaskakuje w kontekście jego kariery, tak? Tak, że właśnie zawodnik, który jednak mimo wszystko póki co nie spełnił takich nadziei, wydaje mi się, albo przynajmniej oczekiwań związanych z nim, że to będzie po prostu, wiesz, jakiś naprawdę ogromny talent i piłkarz, który będzie miał wpływ na losy meczów. To nie jest zły piłkarz, ale chyba na razie nie dociągnął do tych osiągnięć. I czemu Milan sięga akurat po tego zawodnika? To mi trudno zrozumieć. A dla niego, no, wydaje mi się, że... Każdy, kto odchodzi z Chelsea, to niekoniecznie
robi zły ruch w tym momencie. Chelsea dozbroi chyba kilka klubów. Jeszcze mówi się o tym, że Mason Mount ma się przenieść do Manchesteru United. Duży zrzut do Arabii Saudyjskiej nastąpił też właśnie. Przepraszam, że znowu wracam do tej ligi. Ale dobrze, że do tego wracasz, bo mamy na pewno dwie plansze. Jedna to Kalidou Koulibaly. Ale to jest coś, co mnie właśnie żenuje. Chelsea do Al-Hilal. Zapłacili za niego Napoli w zeszłym roku 38 milionów euro. Teraz angielski klub żegna się ze środkowym obrońcą za około 25 milionów. Tyle na konto The Blues przeleje właśnie Al-Hilal. To jest drugi najwyższy transfer w historii saudyjskiej. Ale powiem ci, że ciężko mieć jednak szacunek do takich piłkarzy właśnie jak Koulibaly czy Ziyech. Bo to, że sobie tam idzie Ronaldo, który ma 38 lat, rozmawiasz... A zjesz do Ronaldo. No wiesz, ale to jest ich sprawa. A ludzie, którzy są przed 30, którzy naprawdę potrafią grać na niezłym poziomie, ten dopiero był w półfinale Mistrzostw Świata, tamten, wiesz, raptem 2 lata temu był najlepszym obrońcą Ligi Włoskiej i iść w tym wieku już tylko po pieniądze, no jest jakieś przykre. W sensie jakieś takie, to jest niesmaczne wręcz, bym powiedział. Mamy informację, że jest już Kuba Żulczyk u nas w redakcji. A to jeszcze w karuzeli, kończąc temat, czy mamy coś ciekawego? No mam jeszcze Lucasa Hernandeza i plotki o tym, że ma przejść do Paris Saint-Germain. Swego czasu chyba najdroższy w ogóle obrońca na świecie, nie? Jak go Bayern kupował. Pamiętam, że tam były jakieś kosmiczne pieniądze, typu 80 milionów euro on chyba kosztował, czy coś takiego. Też solidny zawodnik, ale... Dużo kibiców twierdzi, że totalną petardą będzie transfer Tonaliego do Newcastle United i że to jest... Mogę się z tym zgodzić. Że to jest taki piłkarz, który jednak wydawało się, że będzie celował w trochę inne rejony, no ale w Newcastle powstaje bardzo ciekawy... No właśnie chciałem powiedzieć, że to świadczy o mądrości tych jednak ludzi decydujących o transferach w Newcastle, bo mają sporo pieniędzy... bardzo ekspresowo dołączyli do czołówki Premier League, w czym głównie zasługa Ediego Howe'a i nie masz takiego poczucia, że o dobrze, to kupujemy, nie wiem, jakieś głośne nazwisko, wiesz, taką ewidentną gwiazdę. Zaprzeczyli totalnie temu, co ludzie myśleli, że będą robić. Tak, że będzie po prostu zaciąg jakichś efektownych nazwisk, ale kupują mądrze zawodnika, który może nie jest aż tak popularny, ale jak ktoś śledzi jego grę, czy ogląda Ligę Włoską, to jest właśnie zawodnik, który może bardzo wpłynąć na grę całej drużyny, który bardzo mądrze może zarządzać całym systemem, więc mają tam łeb na karku i wiedzą, że taki transfer może się im bardzo dużo opłacić niż jakiegoś tam bramkostrzelnego napastnika, który wystrzelił mając 30 goli w zeszłym sezonie i żeby zadowolić, nie wiem, prasę czy kibiców w tym momencie. Na pewno cały ten zastęp piłkarzy, którzy zacierali rączki, że teraz spadną wysokie tygodniówki i oni wydoją Newcastle z pieniędzy, takich piłkarzy właśnie, którzy dzisiaj trochę idą do Arabii Saudyjskiej, myślę sobie o tym stanie już mentalnym w karierze. No, na pewno więcej pożytku Stonalego niż Ziyecha będzie miało Newcastle. Tak, i właśnie nie kupują tego typu piłkarzy. Igrzyska europejskie, zerknijmy sobie teraz jeszcze na to, zanim Kuba do nas dołączy, na takie podsumowanie wtorkowych wyników reprezentantów Polski na Igrzyskach Europejskich. Tenis stołowy, Natalia Bajor przegrała wczoraj swój półfinałowy mecz z Rumunką i tym samym musiała powalczyć o medal brązowy. Rugby siedmioosobowe, Polki wygrały wczoraj swoje spotkanie półfinałowe z Czeszkami, awansując do finału, w którym poległy w starciu z reprezentacją Wielkiej Brytanii, a więc mają srebrny medal. Trzy medale w Muay Thai. Wczoraj, elegancko. Wczoraj Polacy zdobyli. Marta Kierczyńska w finale do 54 kg. Następnie w finale do 51 kg swój pojedynek z Turczynką przegrała Roxana Dargiel, zdobywając tym samym srebrny krążek. Ze srebrem wraca również Oskar Sigert, który w finale do 67 kg przegrał z reprezentantem Ukrainy. A teraz już czas na materiał filmowy, a po nim nasz gość. Ale dość już o tej Barcelonie. Czas na nieco więcej o samym Interze Miami. To akurat najgorsza drużyna konferencji wschodniej, która dołączyła do ligi dopiero w 2020 roku. Ostatnie miejsce nie kłamie. Messi idzie do czerwonej latarni ligi, żeby zmienić oblicze piłki w Stanach, tak jak zrobili to Pele w 1975 roku, czy David Beckham w 2007. Nawet ostatnio Sergio Aguero powiedział, że dzwonił, pisał do Leo i powiedział, ty, ale wiesz, że wy jesteście na ostatnim miejscu. No i że Leo zaczął się niesamowicie śmiać i powiedział, nie no, spokojnie, powalczymy chociaż o to, żeby wejść do playoffów, czyli z tego 15 miejsca, żeby chociażby wspiąć się na 8, no będzie miał co podnosić, będzie miał co rozwijać.
Przyjście Messiego ma być punktem zwrotnym w całej historii MLS, dlatego podobnie jak w przypadku oferty z Arabii Saudyjskiej, należy ten transfer uznawać raczej za państwowy, a nie indywidualny wysiłek Interu Miami. Bardzo duży wpływ na to miała firma Adidas, która działa z Leo od 2007 roku i przed chwilą zresztą odnowiła umowę jako wyłączny dostawca strojów w MLS do 2030 roku. Są tacy, którzy w tej współpracy widzą podobny rodzaj operacji do tej, jaką Nike miała z Michaelem Jordanem w latach 90. Nie bez znaczenia jest też tutaj firma Apple, która działa od jakiegoś czasu z Messim, bo produkuje serial dokumentalny o nim i o zwycięskim mundialu. Całkiem niedawno gigant technologiczny dokonał potężnego zakupu, nabywając prawa audiowizualne do Ligi Amerykańskiej na całym świecie za kwotę 2,5 miliarda dolarów. To była potężna inwestycja, która ma jeszcze bardziej rozkręcić piłkę w Stanach Zjednoczonych. Proszę, cisza na planie. Jest już z nami gość, który przyznał się, znaczy powiedział nam tutaj poza anteną, że ma nadzieję, że nie będziemy rozmawiać o piłce. Oczywiście, że nie będziemy. Jakub Żulczyk jest z nami. Witamy. Cześć, ciebie. Hej. Cześć. Witam was serdecznie. I Maciek, wiem, że ty aż się palisz, masz tyle pytań do Kuby, że postanowiłem teraz odpocząć. Słuchaj, ulubiony klub. Nie. Wiadomo, że nie będziemy... Stomil Olsztyn. Nie będziemy cię... Z racji pochodzenia. Czy najbliższy duży klub... Czyli najbliższy ośrodek piłkarski to był Olsztyn? Bo znaczy w moim rodzinnym mieście Indzicy też był klub piłkarski, który się chyba jest dalej, chyba się nazywa, Boże, teraz mnie zabiją w tej Indzicy, Start Nidzica. Ale to, jest, ale to jest okręgówka, wydaje mi się, jakaś albo A-klasa, coś takiego. Jeżeli macie, ja tylko przepraszam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Kuby związane z jego twórczością, to oczywiście dawajcie śmiało na czacie. Albo ze sceną kibicowską w Nidzicy. Zdarzyło się pójść w młodych. A jesteśmy w formacie, w którym ludzie dzwonią? Mogą. Jak byłem u Tomka Smukowskiego, to byli dzwonili, ale to mówisz, był... Mówisz o Hate Parku, tak? Mówię o Hate Parku. Tak, no. Tak. Nie, tutaj czasami do nas dzwonią, dzisiaj podaliśmy numer i nikt nie zadzwonił na przykład. Aha, no dobrze. To jest bonusowa dzwonię. Sprawa. No dobra, ale to zostawmy sprawy sportowe. Ja tak zanim przejdziemy, no bo teraz jesteśmy świeżo po premierze Warszawianki i ludzie... Ale ładne zdjęcie, żeście z mojego Instagrama. Komentują. No, a widzisz. To w Oslo było na fiordzie. No to słuchaj, o fiordach... Możemy powiedzieć, możemy okłamać, że to jest w Warszawie nad Wisłą. Mhm. Chciałem cię zapytać, zanim właśnie przejdziemy do samego serialu, który teraz jest, że tak powiem, gorącym tematem, bo tak mnie ciekawi, bo już te scenariusze piszesz już ładnych parę lat, ale jednak dużo dłużej, dużo wcześniej zacząłeś być pisarzem i byłeś pisarzem. I czy jest jakaś różnica, jeżeli jest to jaka, jeżeli zabierasz się za pisanie powieści i wiesz, że to będzie już docelowe dzieło, poza różnicami oczywiście w formie, a kiedy piszesz scenariusz, który wiesz, że to nie jest jeszcze to, tylko dopiero to dzieło, wiesz, finalne w postaci filmu, serialu powstanie na podstawie tego scenariusza. Czy w twoim jakby, wiesz, flow, energii, czy to jest inny rodzaj pisania, kiedy piszesz scenariusz, a kiedy piszesz powieść? Różnica jest zasadnicza. Powiedziałbym taka, o Jezu, elementarnie zasadnicza. W ogóle to, że ja zacząłem pisać scenariusze, to mnie, wiesz, nauczyło w ogóle... To było trochę jak... To było jak zupełnie nowy zawód. Znaczy, to jest trochę tak. Jeździłem na... To było tak. Jeździłem na taksówce i nagle zrobiłem prawo jazdy na tira. No i wciąż jest to prowadzenie pojazdu, ale jednak na zupełnie jakichś w ogóle innych zasadach i zupełnie po coś innego i zupełnie inny styl prowadzenia. I to, nie wiem, pierwsza metafora, nie wiem, czy zbyt udana, jest bardzo wcześnie, jak dla mnie, ale pierwsza, która przychodzi mi do głowy. Warszawianka, kiedy ja dostałem jakby propozycję napisania tego serialu, bo on już gdzieś tam był, ten pomysł, ja dostałem jakby propozycję, żeby do tego dołączyć, zacząć to pisać, to pierwszą rzeczą, którą Iza Łopuch, producentka, im powiedziała, to było: pisz to bardziej trochę jak książkę, w sensie nawet jeśli nie chodzi o formę scenariusza, o formę tekstu, tylko jakby jakieś takie podejście. Jakieś wypełnienie sobą, tak? Tak, jakieś wypełnienie, no... Może akurat nie z sobą, bo ta warszawianka nie jest do końca ze mnie i z jakichś moich... Nie, ja nie mówię biograficznie, ale tak, chodzi o to, że tam jest też tego dużo offu i ten off trochę ma tak jakby udawać tę książkę, którą on pisze, ten bohater czuły i tak dalej. Natomiast różnica jest zasadnicza, ponieważ kiedy się pisze książkę, to jest się jednak autorem dzieła. Ja wiem, że dzieło to jest górnolotne słowo i jak się mówi dzieło, to się... Sam zadałem w pytaniu, więc jesteś usprawiedliwiony. Tak, no mówię dzieło bardziej w takim sensie technicznym niż to, że tam ludziom od razu jakaś tam Anna Karenina przychodzi do głowy, czy tam Zbrodnia i kara. Nie, no spokojnie, jest umowa o dzieło na przykład. No tak, tak, prawda? Tak. Jesteś autorem i masz pełną dowolność i odpowiedzialność autora i tworzysz taką jakby...
ostateczną formę tego. I owszem, są różni ludzie typu wydawca, redaktor i tak dalej, ale oni nie mogą ci za bardzo wydać takiego polecenia zawodowego, typu weź zmień zakończenie na przykład, bo jest beznadziejne. Natomiast ze scenariuszem jest inaczej. No, jest nad tobą producent, jest nad tobą stacja. Ja i tak mam bardzo dużo jako autor scenariuszy takiego zaufania i wiesz, i kredytu zaufania i takiego, no bo coś tam kiedyś dowiozłem, więc mam taką, wydaje mi się, dosyć fajną pozycję, ale wciąż to jest inna, coś innego. No i tak, żeby tego nie przedłużać, dwie fundamentalne różnice jeszcze są takie, że pierwsza jest taka, że tak naprawdę ten scenariusz to nie jest dzieło, tylko to jest jedna z rzeczy, z których potem to dzieło ostateczne powstanie. Ten scenariusz to jest bardziej... Oczywiście, że tam musi być historia i tam musi być bardzo dużo, ale ten scenariusz to też jest taka instrukcja obsługi. Tak. Dla ludzi, którzy potem będą to robić. Nie? I to nie tylko dla reżysera i aktorów, tylko też dla tych, którzy ludzi od ubioru, ludzi od światła, ludzi od dekoracji, dla location scoutów i tak dalej. Trzeba to wszystko jakby wziąć pod uwagę, jak się to robi. No, a druga rzecz jest taka, ja to już gdzieś kiedyś mówiłem, wiesz, książkę się pisze, a scenariusz się przepisuje, nie? No bo sam wiesz, bo podpisywałeś umowy scenariuszowe swoje w różnym życiu i wiesz, że tam w umowie scenariuszowej się wyszczególnia w ogóle ile tych draftów, tak, czyli tych przepisań będzie, tak? Ja 4 lata piszę jeden scenariusz. No właśnie. Teraz, no. No, ja i wersji było 45. Chyba. Ja warszawiankę pisałem, ty też byłeś przy tym obecny, bo też musimy to powiedzieć dla początku obrad, że jesteś w napisach tego serialu i też przez jakąś tam... Czyli to tam jest czas... zmowa, o której nie tak, wiedziałem. Tak, pomagałeś im ten scenariusz też pisać na jakimś etapie i to nie możemy tego ukryć faktu, Maciek, nie, że nie, jesteś... Nie, wiesz... Myślę nawet, że nie powinniśmy go ukrywać. Ja mam 2 pytania dotyczące twoich obaw przed napisaniem tego. Obaw takich stricte autorskich. Pierwsze to, jeżeli tworzysz fabułę wokół postaci, która jest pisarzem, no to jest to dość często powtarzający się motyw w literaturze i filmie i zawsze jest ryzyko, jak to pokazać, żeby było inaczej, żeby było świeżo, żeby było oryginalnie. Dwa... Szczególnie w filmie, to może nie być super filmowa rzecz, pisanie. Nie? To raz, a dwa, czy nie obawiałeś się tych porównań, które się pojawiają do Californication, czyli David Duchowny, jego postać Hanka Moody'ego, no tyle, że nie w Warszawie, a jak sam tytuł wskazuje, w Kalifornii, bo gdzieś... Odwrotnie gdzieś... chyba, nie w Kalifornii, a w Warszawie. No tak, tak, w sensie, że tutaj. Zacznę od drugiego. W sensie, że Duchowny tam. Zacznę od drugiego, bo to się bardzo, bardzo pojawia często. Oczywiście, że te podobieństwa są. I był nawet taki moment, kiedy mieliśmy chyba zamknięte pierwsze drafty i ja zadałem takie pytanie Steve'owi Matthewsowi, który koordynował wtedy jeszcze poprzedniego nadawcy, był ten projekt Steve, to jest taki facet, który jakby też jest takim script doktorem i jakby też pracuje nad scenariuszami. I ja zadałem mu to pytanie, że słuchaj, no mamy te podobieństwa, nie? I jakby i co dalej? No bo ktoś może na przykład powiedzieć, że no jest, są one tam może zbyt widoczne i tak dalej. I Steve powiedział, że w ogóle żebyśmy się tym nie przejmowali, bo po pierwsze Californication nie było jedynym takim serialem, a po drugie jednak wydźwięk tego, jakby taki całościowy tej opowieści i taki... kolor i jej takie nawet przesłanie są jednak diametralnie inne. I gdzieś zupełnie o czym innym to się staje. Natomiast te podobieństwa są i nikt nie będzie, wiesz, robił z ludzi głupków, ani ja nie będę i mówił, nie, nie ma, bo to takie one na tym pierwszym poziomie one są. No mamy też kolesia, który pisze. Oczywiście... Nie stroni od różnych używek. Prowadzi dosyć takie, no, różnorodne życie erotyczne, ma córkę, jest po rozwodzie i tak dalej, i tak dalej. Też te podobieństwa na tym etapie się potem się kończą. Ale jeśli komuś to przeszkadza oglądać serial tak bardzo, bo albo nie lubi Californication, albo... A ty lubisz? Kurde, ja to widziałem tak strasznie dawno, że nie pamiętam. Ja widziałem ten serial wtedy, kiedy on wyszedł. To było ile lat temu? Ja lubiłem do momentu, w którym już tak zaczęto upokarzać Charlie'ego Rankla, że nie mogłem na to patrzeć. Ja się też o tym pomyślałem. Pamiętam, że był jakiś odcinek z Małpą, która rzucała przedmiotami i też poczułem, że już odjeżdża mi to. Na 5. czy 6. sezon to już widać było tak dla kasy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. Trochę tak może na złość tym wszystkim hejterom, którzy no to podobieństwo jakby czynią z tego zarzut, tak? Mówią, że to w ogóle jest... Wiesz, no ja mam takie dwa wrażenia. Po pierwsze, że gdybyśmy ten serial nazwali Czuły, a nie Warszawianka, to byłoby tego wytykania troszkę mniej. Czyli ta zbieżność geograficznej. Nie mówię, żeby go nie było, zbieżność tytułu, nie? Byłoby trochę tego wytykania byłoby trochę mniej.
A druga rzecz, wiesz, no... Mam wrażenie, że duża część ludzi, która traktuje te podobieństwa jako jakiś zarzut, czy jakieś w ogóle oskarżenia o plagiat, które w ogóle są już niedorzeczne... Nie, to jest absurd akurat. Kiedy ogląda setny, generyczny serial o zabójstwie młodej dziewczyny, które prowadzi... W lesie, które prowadzi, rozumiesz, tam... Komisarz. Komisarz alkoholik. W zielonej kurtce, to w ogóle nawet nic nie mówi, bo tak zajada ze smakiem, że aż mlaszcze, nie? No i tyle, no, podobieństwa są i wiesz, też poruszam się w jakiejś tam konwencji. No, Hank Woody nie jest pierwszym pisarzem, który używa i ma bujne życie erotyczne w historii popkultury, nie? Ani w historii literatury. Ani literatury. No, ktoś mógłby powiedzieć, że Hank Moody to jest plagiat Bukowskiego. No tak, no i różnych rodzajów Bukowskiego w popkulturze. Tak, no tu już się też pojawiają inne tam seriale, typu tam Ray Donovan, którego ja nigdy nie oglądałem, albo BoJack Horseman, którego akurat oglądałem i lubię i fajnie, bo akurat to jest chyba z tej trójki seriali, do których Warszawianka jest porównywana, czyli Californication, Ray Donovan i BoJack Horseman, to zdecydowanie ten trzeci jest moim jakimś tam... Jakbyście obsadzili faworytem. Konia, to byłby duży problem. Myślę wtedy, że z porównaniami do BoJacka Horsemana. Gdyby Borys Szczyc chodził w głowie to konia... To otwiera przestrzeń do żartów, których nie wiem, czy chcę kontynuować. Chociaż odcinek z Końskim to... A Koński, tak, no Koński. To Tuma, tu się pojawia. Ale to nie będziemy zdradzać... Ciekawą rzecz powiedziałeś o tym tytule. A tam jeszcze, Przemek, była pierwsza część twojego pytania o pisarzu. A, właśnie, no nie wiem, czy pozwolimy jeszcze Kubie... Tak, ja bym chciał na to pytanie odpowiedzieć. Jako postać centralna. Wiesz co, to... Bo tak, pierwszym pomysłodawcą warszawianki, kolesiem, który wymyślił w ogóle tego bohatera, był Piotrek Fidler, który też jest pisarzem i napisał w ogóle potem taką książkę Czułość, która jest jakby... Serial nie jest adaptacją tej powieści, bo ta powieść powstała już po przynajmniej pierwszej czy drugiej wersji scenariusza, natomiast Piotr też tam był gdzieś przy tym wszystkim obecny i potem ta Czułość jest takim jego, powiedzmy, wariantem na temat tego bohatera. Wydał, prawda? Tę książkę. Tak, tak, ostatecznie wydał to Sokół. To najpierw było w świecie książki, ta powieść. Później wydałem. Z inicjatywy, ale potem ona się przeniosła do wydałem i wydaje mi się wciąż jest do kupienia. No i Piotrek też traktował tę historię dosyć autobiograficznie, bo on trochę jest taką też, wiesz, jakby po postacią. No to jest na pewno, on trochę wymyślał wtedy historię o sobie samym, że ten Czuły to jest też takie jego alter ego, nie? I z niego na pewno ta postać bez wątpienia się wzięła. I ja też na pewno potem tego, kiedy przyjąłem ten projekt i zacząłem po swojemu tego Czułego rozwijać, też miałem to na uwadze. I teraz tak, wydaje mi się, że ta różnica jest taka, że gdybym ja na przykład spotkał takiego Czułego i zaczął z nim rozmawiać o pisaniu i o podejściu w ogóle do pisania, jako do czynności, tym, jaką rolę to spełnia w twoim życiu, to ja bym mu powiedział pewnie: stary, ty jesteś jakiś głupi, ty sam się prosisz po prostu o to, żeby cię to zabiło, ponieważ to jest przede wszystkim praca. I oczywiście, że w tej pracy czasami się zdarza coś romantycznego i coś takiego tam nawet świętego, metafizycznego i tak dalej, ale to jest przede wszystkim robota, taka jak każda inna. Nie jest ani lepsza, ani gorsza od, nie wiem, pracy w aptece czy kładzenia kostki brukowej. Po prostu robisz coś i robisz to dla ludzi, coś, co jest przydatne i potrzebne, ale wcale nie musi takie być. Może być też na przykład przez ludzi odrzucone albo niezauważone i tak dalej. Natomiast Czuły jest takim gościem, może tego jeszcze do końca nie widać w takim pierwszym sezonie, ale dla niego to pisanie jest z jednej strony czymś takim bardzo świętym, a z drugiej strony na tyle świętym i dużym, że on aż boi się do tego przyznać, że on to robi, wiesz. On jakby nie chce, boi się aż pod tym podpisać, bo czuje, że jest taki trochę niegodny, niewystarczający. No i czy, i tutaj, tak dalej. Czy tutaj jest coś z ciebie w tym? Nie, ja się podpisuję, na moich książkach jest... Mówię wewnętrznie, wiesz, wewnętrznie, uznanie, taki temat, który na przykład ja dobrze też znam, wiesz, jakby takie wewnętrzne uznanie, że siebie, nie? No bo zewnętrzne uznanie, wypuszczasz rzeczy, produkujesz, ludzie to, nie wiem, odbierają, chwalą, dostajesz recenzję, dostajesz kolejną pracę, to jest jedna rzecz, a takie wewnętrzne uznanie, że możesz siebie zaakceptować jako twórcę na przykład, to jest zupełnie inny temat. Znaczy podstawa, myślę, do akceptowania w ogóle siebie, nie chcę teraz wejść w jakieś rejony takie coachingowo. Kącik coachingowy, jak coaching coachingowy, ale podstawa do akceptowania siebie to jest taka, że powinno to być w ogóle niezwiązane z tym, co robisz zawodowo, tak? Bo jak będziesz się próbował akceptować przez to, co robisz zawodowo, to cały czas jesteś w szkole i jakieś klasówki, wiesz, po prostu zdajesz i zaliczasz i tak dalej. To jest trochę, moim zdaniem, bez sensu. Słuchaj, no oczywiście, że to jest złożone, no bo na jakimś poziomie ja oczywiście wierzę w siebie jako w twórcę i jakby znam swoją wartość i też wiem, że przede wszystkim jestem w stanie zrobić coś, co ludzi
obejdzie, nawet jeśli im się to albo spodoba, albo to zhejtują, albo coś tam. To będą emocje tam. To będą zawsze emocje, nie? Też ja jestem dosyć po tych 15 latach przyzwyczajony do tego, że ja nigdy nie zrobiłem czegoś, co się ludziom podoba od początku. Tylko zawsze te rzeczy, czy te książki, czy te seriale, one potrzebują jakoś się umościć i dopiero potem zaczyna się taki aplauz, a na początku... A z czego to wynika, twoim zdaniem? Aj, nie mam. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Mogę ci powiedzieć, z czego to wynikało, na przykład przyślepnąc od świateł, bo już minęło 5 lat, albo z czego to wynikało z okazji mojej książki Wzgórze Psów. Natomiast dlaczego teraz jest tak przy Warszawiance, że mamy na przykład bardzo dobre recenzje, ale ten odbiór publiczności jak na razie jest pół na pół, jest dosyć podzielony, tego jeszcze nie wiem. To musi ten serial chyba polecieć do końca, bo to też jest tak, że on się trochę zmienia w trakcie, on jest, staje się inny. I może być tak, że ktoś, kto hejtował na początku, będzie mu się to bardzo podobało pod koniec. Może być tak, że też będzie hejtował pod koniec za coś innego niż hejtował na początku. A może być też tak, że jeśli komuś się to bardzo podoba na początku, to na koniec będzie to hejtował. Więc to musi wybrzmieć w całości i wtedy ci powiem. Ale pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to jest taka, że ja jednak nie jestem takim autorem, który cały czas ludziom serwuje to samo danie, tylko ja cały czas robię coś trochę innego. I też na przykład Ślepnąc od świateł było taką bardzo dużą rzeczą i serial, i powieść. I może też dużo ludzi jakoś czekało na kontynuację. Oczekiwało, że znowu coś takiego dostaną, coś w takim klimacie i... To jest ciekawe, co mówisz. Podobnym. Bo kiedyś raz powiedział mi takie zdanie o płytach rapowych, że jak raper nagrywa następną płytę, to jego hardkorowi fani chcą, żeby w dużej mierze to był ten sam raper, który był na poprzedniej płycie, ale żeby dał im jednocześnie coś nowego. A to są troszeczkę sprzeczne światy, więc jeżeli podejmujesz się napisania czegoś zupełnie innego, no bo to są rzeczy... gdzieś tam wirujące w innych retorykach i zawsze to zobaczone ryzykiem, że ktoś powie, a ja to bym chciał, nawet już na czacie to padło, kontynuację Ślepnąc od świateł, na przykład, że ludzie się w to wkręcili, więc trochę jak z tymi serialami kryminalnymi, o których wspomniałeś, woleliby wpaść w taki, wiesz, łańcuch pożerania kolejnych przygód dealera narkotyków, na przykład. No prawda? Lubimy te rzeczy, które znamy, już znamy. Tak? Ja zachęcam do oglądania Warszawianki z otwartą głową, oczywiście jeśli kto komu na początku się to mega, mega nie spodobało, no to nie ma sensu go dalej zachęcać, bo wtedy to jest taka przemoc, tak? Wiesz, no, wkładanie komuś czegoś na siłę do gęby. Ale jeśli komuś się to podoba i ktoś jest zaciekawiony, albo komuś się to bardzo podoba, bo takich głosów też dużo dostaje, to zachęcam do oglądania do oglądania dalej i sprawdzenia tego, co będzie dalej, bo to mogę zagwarantować, że ten serial jest zaskakujący w trakcie, jak się go ogląda i o to na pewno zadbaliśmy. Mam podobne odczucie, jeszcze ostatnie pytanie, już macie go, dajcie głos. Mam podobne odczucie, bo oglądam teraz dwa seriale równolegle, czyli Warszawiankę i The Idol. I tam też, jeśli chodzi o Idola... To dopiero kontrowersyjne. The Weeknd i Lily Rose. Widziałem pierwszy odcinek tylko. Ja widziałem, jestem teraz chyba po czwartym odcinku i ten serial, te seriale mają, mają dwie takie, dwa punkty styczne. Pierwsze to są piękne zdjęcia, trzeba przyznać, że w Warszawie są przepiękne zdjęcia. Piotrek Uznański. Warto obejrzeć ten serial. Słuchajcie, nawet... Genialny operator. Dla samych zdjęć warto obejrzeć ten serial. Jest naprawdę są naprawdę wspaniałe. Tam jest podobnie, tylko że zacząłem się nad tym dzisiaj zastanawiać, jadąc do redakcji, czy ta może pochwała takiego hedonizmu w obu tych przypadkach trochę nie odstręcza ludzi, a podoba się krytykom, dlatego że jest piękny obraz, jest coś podane, potrafią się krytycy może doszukać, recenzenci, czegoś więcej niż przeciętny użytkownik. Nie chcę tutaj nikogo deprecjonować, ale muszę ci przerwać. Naprawdę poczekaj z obejrzeniem, jeśli chodzi o Warszawiankę, całego serialu i wtedy przemyśl jeszcze raz, czy to jest pochwała hedonizmu. Okej. Może tak, dobra. Tak ci powiem. No to wtedy przemyśl to, bo to może teraz ci się wydawać pochwałą hedonizmu, ale no, kolejna rzecz, której jestem pewien na temat tego serialu. To wiesz, o co mi chodzi, Kuba, że nie jest to serial, który pokazuje ci to, czym naprawdę jest i o czym tak naprawdę jest w swoim pierwszym, drugim, a nawet trzecim odcinku. Nie, no jasne, jestem totalnie za tym, żeby oceniać serial całkowicie po jego obejrzeniu, natomiast żyjemy w takich czasach, w których łapiesz tego widza, wiesz, pierwszym, drugim odcinkiem. Tak, czasami tak jest, że no czytam sobie gdzieś tam opinie ludzi na temat właśnie The Idol, którzy mówią, po trzecim odcinku, po drugim odcinku wyłączyłem, nie jestem w stanie tego dalej oglądać. To jest oczywiście błędem w założeniu, bo musisz obejrzeć do końca. Nie, z Warszawianką jest tak samo. Ja już teraz nie mówiłem o tym, że to ma ci się podobać, czy to ma ci się spodobać. Tylko, że będzie mój inny odbiór, tak? Tylko mówię o konkretnej rzeczy.
Bo to też, oczywiście, że serial ma łapać od pierwszego odcinka. To już mówiłem o konkretnej rzeczy. Mówiłem o tym, że mówiłeś, że to jest pochwała hedonizmu. Czyli mówiłeś jakby o jakimś przesłaniu. No to z tym naprawdę serial może ci się dalej nie podobać, albo może mieć mieszane uczucia, to na to nie mam wpływu, ale akurat z tym bym się wstrzymał do obejrzenia całości. Czy to jest rzeczywiście pochwała takiego stylu życia, jaki jest pokazany w tym serialu? Też mi się wydaje, to już a propos warszawianki, że wiesz co, ludzie trochę dzisiaj trochę zapominają o czymś takim, co wydaje mi się na przykład 20 czy 30 lat temu było oczywiste w filmie i w telewizji, i czy w ogóle w sztuce, że pokazywanie czegoś nie jest, wiesz, pochwałą czegoś, nie? No, nie jest. Może być tak, tylko pokazanie. Albo nie zawsze. Albo nie zawsze jest pochwałą czegoś, wiesz. Nie jest jakby propagowaniem albo mówieniem, to jest okej. Okay. Ale to już mówię w oderwaniu od warszawianki. Jeśli chodzi o Idola, to Idol mi się na przykład, widziałem pierwszy odcinek, ale mi się na przykład to podobało, bo jakby zrozumiałem, o czym to jest, nie miałem jakiegoś zgrzytu. Było to dla mnie ciekawe i mniej miałem zgrzytu na przykład niż z drugim sezonem Euforii. To na pewno, który jest takim serialem, moim zdaniem właśnie, i tutaj już nie gadamy o czymś, czy to jest dobre, czy złe, bo tam jest świetna filmowa robota i tam jest, to jest świetne scenariuszowo, to w ogóle top. Wiesz, aktorsko. Aktorsko i tak dalej, i to właśnie zdjęcia i production design i tak dalej, to się wszystko Zendaya zgadza. Była wczoraj w Polsce, moja siostra była na koncercie Beyoncé i zapisa do niej, jak jest na koncercie, nam Spotkała mówi, słuchaj, na widowni Lizo, Zendaya, Tom Holland i my. Może ona ma taką ekipę, którą wozi. Może chce się wkręcić do drugiego sezonu warszawianki. Może. Może do poranka chciała przyjść, ale może. Nikt nie zaprosił. Może, ale nic o tym nie wiem, że się próbowała wkręcić. Natomiast wiesz, to był taki serial, w którym no miałem takie, na poziomie takim etycznym, nazwijmy to, miałem już jakieś takie swoje wątpliwości. Mówię o Euforii. A Idol mi się nawet podobał. Taki też dosyć, ja to odebrałem jako bardzo ironiczny, satyryczny serial. No tak The Weeknd przedstawia to jako satyra na Tak, bardzo. Może show ludzie, business. Może i to jest straszne. I też znowu mówię to już w oderwaniu od warszawianki, czy w oderwaniu od Idola i tak dalej, że trochę przestajemy rozumieć satyrę. Ja myślę, jako że ludzie, tak. Jako widzowie. Ja myślę, to, że jest, tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo niedobre. Ja myślę, że przestajemy i dlatego, że mając okazję teraz robić coś, o czym jeszcze nie mogę mówić, co wyjdzie za parę miesięcy, zmagałem się parę razy z tym, że coś dla mnie jednoznacznie było, wiecie, groteskowe, nie wiem, ironiczne. I jakby wydawało mi się, że to, po której stronie my jako twórcy stoimy, jest jasne, używając komediowych jakichś narzędzi, żeby coś wyśmiać, i nagle po drugiej stronie jest, dlaczego wy taką straszną rzecz robicie? Ktoś to ogląda i ja nie mogę... I faktycznie dlatego ta myśl twoja, że czasami my przestajemy rozumieć i zaczynamy, przestajemy, mówię ogólnie jako widownia, czasami bierzemy bardzo jeden do jeden to, co oglądamy, może być problemem, w sensie, że może faktycznie tak się dziać. Ale chciałem wrócić do warszawianki, bo od dłuższego czasu chciałem cię zapytać o to, no bo tytuł w oczywisty sposób jest o Warszawie, ale że, bo zaczęliśmy od tej Nidzicy twojej rodzinnej, ale już od wielu lat mieszkasz w Warszawie i chciałem właśnie zapytać o tą Warszawę w twojej twórczości, bo ona zajmuje dosyć istotne miejsce, bo i Ślepnąc od świateł Warszawa jest bohaterem, i w Informacji zwrotnej jest bohaterem. W Warszawiance wiadomo, w oczywisty sposób jest i ona ma różne odcienie, bo na pewno w Warszawiance nie jest aż tak mroczna, na przykład jak w Ślepnąc od świateł, gdzie to miasto jest dosyć przerażające. Tutaj pada taki tekst warszawiance, że trawestuje, nie mówię dokładnie, ale że to jest miasto, które kochasz i nienawidzisz jednocześnie, trochę jak u Luisa Villana w kawałku z PZ-em. I właśnie o to ci chciałem zapytać, bo ewidentnie to miasto cię inspiruje, ewidentnie cię napędza do pisania i opisywania, ale właśnie gdzie ty jesteś na tej skali miłosno-nienawistnej do Warszawy w tym momencie, nie? Po tylu latach, jak tu siedzisz i czy czujesz się, czy to jest tak, jak wiesz, mówi się, że jak ktoś już mieszka w Nowym Jorku, jest nowojorczykiem, przyjmuje, nie wiem, pewien styl życia, czy ty się czujesz już warszawiakiem? I może dużo pytań w jednym, ale no generalnie... Z tym warszawiakiem to trzeba ostrożnie, bo też oczywiście są tutaj tacy, wiesz, po prostu rdzenni. Słuchaj, tak ja powiem, mam tu mapę Warszawy wytatuowaną, nie ma problemu. Ale ty też uważasz, że warszawiak to jest to tam do trzeciego pokolenia, czy coś tam, jakaś taka sytuacja, że wiesz, no tam trzeba mieć, nie wiem, dziadka, który... Nie, ja nie jestem, słuchaj, nie uważam, że można odmawiać komuś prawa do czucia się związanego z miastem, jeżeli pokochał je, zamieszkał tutaj. Dlaczego? Lucjan Brychczy powiedział mi, że czuję się warszawiakiem. Dwa lata temu... W końcu zrobiłem taki, wykonałem taki numer, że się w końcu tu zameldowałem, co oznacza, że zacząłem tutaj płacić podatki
I z racji tego, że jestem tu zameldowany, więc jestem tak zwanym legitnym warszawiakiem, czyli liczę się do oficjalnej populacji miasta, plus płacę... Masz kartę warszawiaka taką... Jeszcze się tym nie zająłem, ale muszę się chyba o to postarać, plus płacę tu podatki, co też czasami te podatki są takie, no okej, okay, że coś tam zapłacę, więc z tego tytułu czuję się warszawiakiem. Okej, okay. No a to powiedz mi w takim razie o tym stosunku do miasta, bo to jest takie pytanie bardzo ostre, czy czujesz się warszawiakiem, ale właśnie gdzie masz, czy no bo znając i twoją biografię, i twoją twórczość, wiemy, że miałeś też okres burzliwy, nie? Wiesz, funkcjonowania w różnych środowiskach, melanżach, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, teraz prowadzisz dużo bardziej stage'owe. Ale też jest ciekawe, Oczywiście, nie odejmuję tego, ale właśnie, czy na przykład masz tak... ta Warszawa, no jak każde miasto na świecie, nic specjalnego, czy jednak widzisz jej jakąś, wiesz, wyjątkowość, jej specyfikę? No kurczę, piszesz o niej z jakiegoś powodu, nie przenosisz akcji do Gdańska albo do Berlina, widzisz tutaj jednak materiał, nie? Słuchaj, ty czuły w serialu mówi coś takiego, że twój dom jest, bodajże coś takiego mówi, że twój dom jest tam, gdzie jest ktoś, kogo kochasz, i ja chyba też tak patrzę na życie, że tam, gdzie są ludzie, którzy są mi bliscy, jest mój dom, bo nigdy nie funkcjonujesz w próżni, tylko funkcjonujesz otoczony jakimiś osobami, które są ci bliskie i tam żyje. Warszawa jest miastem, które ja wciąż poznaję, wciąż się go uczę. A jak długo mieszkasz w Warszawie? W 2008 się przeprowadziłem, no to 15 rok teraz będzie. Ale jest moim domem, tak? Jest moim domem. Ostatnio zacząłem myśleć o tym, żeby w ogóle od jakiegoś czasu, kiedy zadaję sobie pytanie, czy się przeprowadzić, to trochę nie wiem, gdzie miałbym się przeprowadzić. To jest, znaczy wiem, że to nie jest najlepsza, że tak powiem. Nie, ja to rozumiem. Ale tutaj i z powodów jakichś osobistych i zawodowych i tego, jak ułożyłem swoje życie. Warszawa jest strasznie ciekawym miastem. Warszawa może być naprawdę wieloraka. Warszawa się zmienia bardzo dynamicznie i bardzo na oczach zmienia się urbanistycznie, zmienia się transportowo, zmienia się jej populacja. Ostatnio znowu rok temu bardzo się zmieniła, bo przyjechało dużo do nas, prawda, w ogóle gości z Ukrainy przez wojnę, przez tragedię na Ukrainie. I część z tych ludzi na pewno tutaj zostaje i stanie się warszawiakami. Więc Warszawa staje się taka coraz bardziej jakby międzynarodowa, coraz bardziej kosmopolityczna i no kurczę, jest mi bardzo bliska, bo jest moją codziennością, ale nie mam czegoś takiego jak... Znaczy nie gloryfikujesz też, rozumiem, czy nie mitologizujesz jej, bo w jakimś sensie w tym serialu Warszawianka jest rodzaj, wiesz, mitologizacji miasta na jakimś stopniu, no jest tak. Osobnym bohaterem, nie? W Ślepcąc od światem zresztą też. Ale to są, wiesz, bo to są dwie opowieści o różnych warstwach tego miasta, nie? Które tak naprawdę gdzieś tam na jakimś poziomie się przecinają, bo ktoś napisał u mnie w komentarzach na Facebooku w dosyć bystry sposób, że na pewno tam z raz czy dwa czuły z tym Jackiem w książce, Kubusiem w serialu się tam przetknął albo go wydzwonił, tak? To jest niewykluczone. Skąd możemy się zastanawiać, skąd ma na przykład w pierwszym odcinku pewne substancje i może od... No może, chociaż nie jest to lore, tak? Jak mawia się w fantastyce i w tym, to nie jest to lore, nie jest to jedna taka rzeczywistość. Nie jest to uniwersum Żółczyka. Tak, chociaż coraz bardziej mnie kusi, żeby to uniwersum jakoś tak zbudować coraz bardziej. Tylko, że wiesz co, kiedy ja coś piszę, i to jest znowu o tym, że Warszawiankę starałem się trochę pisać też jak powieść, to jednak mi jest bardzo bliska taka pierwszoosobowa narracja, że jesteś w głowie tego bohatera i patrzysz jakby na rzeczywistość przez niego, widzisz tak, jak on ją widzi. No i w Ślepnąc od świateł widziałeś tę rzeczywistość mniej więcej tak, jak ten koleś ją widzi, tak? Który jednak dosyć jest jasne, że jest człowiekiem o takim bardzo nihilistycznym i takim depresyjnym spoglądaniu na rzeczywistość, nie? I który gdzieś tam żyje, myśli o świecie i o ludziach bardzo źle. O Warszawie też myśli bardzo źle, ale jakby siedział w Tokio, tudzież w, nie wiem, w Pcimiu Dolnym, to myślałby o tej rzeczywistości tak samo. Mniej klientów. Bo wszędzie, może w Pcimiu miał mniej klientów, ale wiesz, wszędzie, tacy ludzie wszędzie zabierają siebie ze sobą. I to widać w tym serialu, tak? Że to jest jakby... I on żyje tak, aby każda rzecz, która mu się przydarza, była potwierdzeniem tego, jak on patrzy na świat, tak? Tak żyje ten bohater, Ślepnąc od świateł. A Czuł jest człowiekiem zupełnie innym, dużo bardziej jednak takim wolnym, który jednak może trochę więcej przeżył, który inaczej po tej rzeczywistości się porusza, który też dokonał pewnych wyborów i też popełnił dużo błędów, ale który chociażby z tego tytułu, że ma to dziecko, do którego ma naprawdę takie
szczere i prawdziwe uczucia, które czasami wyraża w taki dosyć no, pokrętny, a niektórzy by powiedzieli może patologiczny sposób. Mówię o tym, że jakby nie posiadanie dziecka nie hamuje go wcale przed trybem życia, jaki prowadzi. To jednak ta jego miłość i to uczucie są szczere i tak starałem się je opisać. I chociażby z tego powodu, że czuję jest człowiekiem, który wie, że jest coś takiego jak miłość, nie? I widzi tę miłość w swoim życiu, nie? I potrafi gdzieś tam, przynajmniej stara się, próbuje, w większości przypadków nie wychodzi, ale próbuje być kimś odpowiedzialnym, no to oczywiste, że on na tę rzeczywistość, na tę Warszawę, na ten świat, który go otacza, będzie patrzył trochę inaczej, że będzie w nim jednak trochę więcej tego słońca, trochę więcej tego ciepła, trochę więcej tej radości, jakiegoś otwarcia na drugiego człowieka. Oczywiście, że jest to pawian, narcyz, papuga, w ogóle człowiek nieznośny, który na pewno mniej razy w życiu dostał w ryja, niż na to zasługuje, ale jednak nie jest nihilistą, tak? Nie jest człowiekiem, który uważa, że po prostu przed nami jest tylko wielka czarna pustka i wszyscy umrzemy i cześć, tak jak uważa to bohater ślepnąc od świateł. Więc to jest kwestia tego, co ten bohater ma w głowie. I dla mnie to jest najważniejsza rzecz, od której ja w ogóle zaczynam, wiesz, zawsze wymyślanie tej historii. Co ta osoba, którą ja będę opisywał, przy którą ja będę prowadził, co ona właściwie ma w bani, wiesz, jak ona patrzy na świat. I też to pisanie warszawianki, to najwięcej czasu mi zajęło takie zebranie do kupy tego, jak ten koleś właściwie patrzy. Bo odpowiada, to jest cały czas odpowiedź na pytanie o miasto, nie? Czyli można powiedzieć, że to miasto po prostu dlatego też jest inne, bo zawsze to, jak to miasto wygląda, w tym przypadku Warszawa w twojej twórczości, będzie zależeć od tego, jak na nie patrzy bohater, tak? Warszawa będzie mroczna. Bo Kuba widzi mroczną i żyje w mrocznej Warszawie, a Warszawa będzie, nie wiem, bardziej czasami romantyczna, piękna, trochę bez głowy, trochę... Chociaż jest tam taka symbolika właśnie a propos Warszawy i nie Warszawy, kiedy on zabiera córkę spontanicznie nad morze i czuje się bardzo szczęśliwy. To zresztą w ogóle bardzo fajna scena i w ogóle ta dziewczynka super dźwiga... Wspaniała jest. Super dźwiga tę rolę. Jestem zauroczony tym, co robi. Chciałem cię zapytać o taką scenę, kiedy Czuły przychodzi do swojego wydawcy i ten wydawca mówi, że nie zapłaci mu pieniędzy za powieść, dopóki nie napisze nowej powieści, ponieważ wziął zaliczkę w 2014. No. I on... Nigdy mi się nie przydarzyło coś takiego. Nie, ale coś innego cię chciałem zapytać. Chciałem się zapytać o coś innego, bo Czuły wypowiada takie zdanie, ale ja już nie umiem pisać. Aha. Czy zdarzyło ci się kiedyś takie zdanie wypowiedzieć w życiu do siebie samego, do wydawcy? No Jezu, jak piszę książkę, to ja wypowiadam je 5 razy dziennie, no wiesz. Okay. Jakby, kurczę, to w tym procesie twórczym jest dużo takiego, po prostu takiego jakiegoś narcystycznego pastwienia się nad sobą i to, czy człowiek umie pisać, jest cały czas w takim, no to poczucie jest bardzo wątłe, nie? Bardzo, bardzo jest wątłe i dobrze, że jest wątłe. Bo wydaje mi się, że kiedy w ogóle twórca dostaje takiej czapki, że jest po prostu zajebisty w tym, co robi i nie poddaje tego w ogóle wątpliwości, no to jest taki, wiesz... Ostatnio przeczytałem taki komentarz na YouTubie pod innym wywiadem, którego udzielałem, że ktoś napisał: to jest początek końca Jakuba Żulczyka. I gdzieś tam dotknęło mnie to w miękkie, a z drugiej strony mnie to rozbawiło i to jest właśnie początek końca twórcy, kiedy nagle dostaje, wiesz... takiego przekonania, że... Największy, wspaniały. Że jest... Znaczy nawet nawet nie, że największy i nawet nie, że wspaniały, bo to już jest trochę taki syndrom Napoleona, tylko po prostu, że jestem super. W tym, co robię, jestem super, nie? To znaczy, że jakby znam... Że nie muszę się już... Nie muszę się starać. Tak, no? Nie muszę się starać. A to jest w ogóle ciekawe, bo krótka dygresja sportowa a propos tego, że ja już nie umiem albo nie chcę, a myślisz, że oni tam umieją, czy chcą w tej rozmowie z wydawcą, że... Tak pokazuję na książki za sobą, a myślisz, że oni chcą, i chodzi o kasę. Jestem wielkim fanem tych teraz filmików, które wszędzie lecą z Nikolą Jokiciem. Widziałeś te filmiki? Nikola Jokic, czyli wiesz, mistrz NBA, świeży MVP, najlepszy zawodnik, taki w ogóle bardzo śmieszna postać, bo to taki wielki Serb o wyglądzie takiego, no po prostu serbskiego dużego dresa. I on pytany na przykład: jak się czujesz po wygraniu mistrzostwa? On mówi: good. I wiesz, i oni mówią: ale co? No i on mówi, że praca wykonana. No. I oni mówią: no, w czwartek parada w Denver. No właśnie, to ten, co się wkurzył, że nie może pojechać do domu. I on mówi: co, kiedy jest parada? Ja chcę jechać do domu. I mówi tak na oficjalnej konferencji i mówi: no to jest praca
no ja już mam dosyć, chyba wszyscy, nikt nie lubi swojej pracy, nie? No może są ludzie, którzy lubią. I on mówi tak, może są ludzie, którzy lubią. Tak, oni kłamią. I z taką kamienną twarzą, z takim serbskim angielskim. Wspaniały, mówi. Musisz sobie go tak jest, wygooglować. I to trochę jest o tym, nie? Że gość jest w tym momencie najlepszym koszykarzem najlepszej ligi świata, no. Wiesz, spełnia marzenia miliardów ludzi i mówi, jestem zmęczony, chcę, no co, no zdobyliśmy mistrzostwo, super, no ale to jest praca, no Boże, ile można tej... Ale załamał się tą paradą, to było przepiękne. Tak, załamał się, no bo w czwartek macie paradę z całym miastem. Kiedy? Nie, no, I have to go home. Ale dokładnie, i mówi, słuchaj. I powtarza, że jest tyle ciekawszych rzeczy w życiu od koszykówki. Ale wiesz, ale nie możesz sobie, słuchaj, ja też może nie jestem mistrzem NBA, ale i nie mam jakichś tych wszystkich apanarzy, które jakby przychodzą z bycia mistrzem NBA, chociaż no wyobrażam sobie, że to jest naprawdę potwornie ciężka robota, tak? No w ogóle być profesjonalnym sportowcem. Marcin Gorta dopowiadał chyba w Hyde Parku, jak wygląda dzień koszykarza NBA. Ja to oglądałem. No, tak, to oglądałem. Zresztą bardzo głośno, bardzo się to poniosło mocno gdzieś tam w jakimś wirale cytatowym. Tak. No bo wiesz, ludzie, kiedy patrzą na ludzi, którzy są osobami publicznymi, którzy robią fajne rzeczy, to jakby oczekują od nich, że oni cały czas będą jakoś w ogóle, wiesz, wdzięczni za to okazywanie tej wdzięczności, gdzie oni są, plus będą jeszcze cały czas ich przepraszać za to, że oni mają fajnie. Mało tego, ludzie myślą, że pisarz ma tylko spotkania autorskie. Tak. Nie, no, budzisz się rano, napisana książka. To już trochę się kończy, ponieważ no było przez wiele lat, że tak ludzie myśleli, o, to nie jest taka, wiesz, to nie jest prawdziwa praca, to nie jest porządna praca. Nie, no to jest prawdziwa praca. No, jest dużo więcej wiedzy też o tym, jak na przykład właśnie ile, jakim dużą rzeczą jest napisanie scenariusza, produkcja filmowa, coraz więcej wiedzy. Tak. Oj, no jest to, znaczy inna sprawa, że polski internet i zwłaszcza Filmweb, to tam są sami specjaliści od tego, jak się pisze scenariusz. Ale zatrzymam się na chwilę, bo jak któryś raz słyszę, że ten polski internet, i ja może nie znam internetu zagranicznego tak dobrze, czy faktycznie czujecie, że to jest polska rzecz, że w internecie ludzie mają łatwość w takim, wiesz, deprecjonowaniu, hejcie? Ja muszę powiedzieć, że dużo brytyjskiej prasy i to jest dokładnie tak samo jak w Polsce. To po prostu jest chyba ludzie internet, po prostu ludzie, jakby internet tak jest wspaniałym narzędziem do tego, żeby bez żadnej konsekwencji komuś powiedzieć, jesteś śmieciem. To znaczy swoje emocje zwentylować, wiesz. Ale zaskoczyłeś mnie trochę, że przeczytałeś jakiś komentarz na YouTubie i on ciebie... Ja nawet czasami odpisuję, wiesz. Zabolał. Wiem, że na Facebooku zawsze jesteś aktywny i wchodzi... Znaczy ja nie chcę wyjść teraz na kogoś, kto się żali, to broń Boże, nie? Wiesz, o co chodzi. Nie, ale że w ogóle jakby, że na tym poziomie jeszcze potrafisz podłubać i zastanowić się, czy to może podważyć. Pracuję nad tym, żeby tego nie robić. Może tak, ale też nie udaję tego, że tak nie jest, bo są też tacy autorzy albo twórcy, którzy mówią, ja w ogóle nie czytam, ja się nie dotykam, nie, recenzje nie obchodzą i tak dalej. No, ja uważam, że oni wszyscy kłamią, więc jakby ja przynajmniej się staram się nie kłamać. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiliście o tym gościu, o tym koszykarzu, bo to jest też tak, kurczę, no może ja nie jestem multimilionerem, ale też ja mam super pracę, nie? Która obiektywnie jest jedną z fajniejszych prac na świecie, ponieważ robię coś, w czym jestem dobry, realizuję się w tym i żyję z tego, utrzymuję się jakby z mojej roboty. Nie muszę jakby chodzić do jakiejś pracy od 9 do 5, żeby potem tworzyć w jakichś wolnych chwilach, tylko po prostu i jeszcze wypracowałem sobie to, że jestem, wiesz, w naprawdę teraz fajnym miejscu, ale są momenty, kiedy ja naprawdę nie lubię swojej pracy. I to zwłaszcza są momenty, wiesz, tym takim momentem jest na przykład, no bo ja pracuję na dużych projektach, nie? Napisać książkę, w moim przypadku to jest rok. Napisać taki, zrobić taki projekt jak Warszawianka, to są co najmniej 2 lata, jak nie 3. I na przykład, kiedy jesteś w środku czasowo takiego projektu, nie? I za tobą jest już mnóstwo w ogóle czasu, nie? Mnóstwo czasu, który spędziłeś na tym. A przed tobą jest jeszcze drugie tyle. To masz coś takiego, że w ogóle, kurczę, no... No możesz się na przykład wkurzyć, nie? Bo chciałbyś już dobrnąć do brzegu, a wiesz, że jeszcze mnóstwo takiej męczącej roboty jest przed tobą. I znowu to nie jest żalenie się, tylko taka wdzięczność pod tytułem, kurde, stary, masz super robotę i jakby konsekwencje tego są super. Jesteś strasznie doceniany za to, co robisz i robisz fajne rzeczy. No to jest coś, co trzeba sobie zrobić, trzeba to w sobie uruchomić. Nie? Ale widzisz właśnie, bo ja dokładnie o to pytałem, znaczy to może nie zrozumieliśmy, bo dokładnie pytałem o to uznanie wewnętrzne, nie? Że jednak ono jest dużo trudniej niż o to zewnętrzne, że to zewnętrzne ci nie załatwia sprawy i nie chodzi mi o to, żeby się definiować przez pracę, tylko żeby jednak sobie uznać, kurde, to co powiedziałeś, nie? Że jest okej i jestem w tym miejscu. Ja dokładnie rozumiem to, co powiedziałeś o tym komentarzu, bo gadałem o tym ostatnio z Grześkiem Uzdańskim, pisarzem, że
dokładnie mamy to samo, że na przykład coś publikujesz, czy to jest, kurde, powieść, czy teledysk zrobiłeś, wrzucasz i sobie patrzysz na te komentarze, jest tak, wiesz, super, super, super. Czytasz 30 pozytywnych komentarzy. Jest jeden negatywny, jest jeden negatywny. I nagle patrzysz, wiesz, tak. I on cię trafia. Tak, to jest oczywiście absurdem, bo po pierwsze... Nie wiesz, dlaczego ktoś napisał. Po drugie, może ten ktoś nie ma gustu, więc de facto to jest dobre. Nieważne. W sensie, a może po prostu mu się nie podoba i nie, to też no, jest okej. Okay, no. Nie ma gustu, każdy ma swój gust. To, tak? to był żart. Chodzi mi o to, że, on, że może, może tej osobie się to po prostu nie podoba i to też jest okej. Okay. Tak, dlaczego ta jedna rzecz cię tak dobija? Ale a propos tego, że Kuba odpisuje, też ciekawe jest to, jak czasami to działa, bo też byłem u kolegi, który prowadzi podcast, wrzucił takie info, że jestem jego gościem i ktoś dał komentarz pierwszy: nie ufam Buchwaldowi, nie? I mi się zrobiło przykro, no bo na jakiej podstawie mi nie ufa i odpisałem mu, no się stwierdziłem, że, bo to był też komediowy podcast, że zrobię to złośliwie, więc odpisuję: kurde, ale szkoda, bo zależało mi tak strasznie na twoim zaufaniu, nie? I na to gość mówi: ale no nie fajna ta ironia, dlaczego, nie? I nagle to ja jestem chamem, że to pozwoliłem sobie coś takiego... Nie, no słuchaj, to jest akurat klasyka, wiesz, ktoś do ciebie w internecie: ty hu, a ty odpowiesz: sam jesteś hu, dlaczego mnie obrażasz, no, tak? No. Więc trochę tak to działa. Nie, no wiadomo, że to jest taka praca, która jest zawsze wystawiona na ostrzał opinii publicznej. Znaczy wystawiasz ten tyłek do to jest jakby, wiesz, no część tej ktoś roboty, kiedyś nie? mi powiedział, że to jest jakby, no wystawiasz ten tyłek do całowania i do kopania, tak? Jakby i często tyle, jednocześnie. Tak, i często jednocześnie, no i wiesz, natomiast no ja na pewno nie chcę, broń Boże, żeby ta rozmowa zabrzmiała w takim kierunku. Pamiętam, kiedyś była taka wiele lat temu, jak w ogóle zaczęto zwracać uwagę na coś takiego, że jest hejt w internecie i ludzie używają właśnie też tego internetu do tego, żeby jakoś te swoje emocje, wiesz, po prostu wyrzucić. No to byli tacy, powiedzmy, pokolenie wyżej od nas, takie różne osoby z przestrzeni publicznej, które zaczęły sobie robić okładki w tygodniku i tam takie... Ofiara hejtu. Że ofiara hejtu, nie, tam... Wiesz, i do dzisiaj też jest tak, że są ludzie różni, którzy działają na przykład w internecie, są postaciami z internetu, nazwijmy to influencerami. Już nie chcę wymieniać niczyjego nazwiska, ani wskazywać na konkretną osobę, ale są ludzie, którzy aktywnie pracują z tym hejtem. Jakby na tym hejcie opierają w ogóle jakby swoje funkcjonowanie. Prowokują go po prostu, wiesz, znaczy tak, no bo to jest, wiesz, ja na przykład kiedy odpisuję czasami na Facebooku, to wiesz, czasami jak to zrobię, to mi się w ogóle jakby zrobi, taka mi się włącza świadomość, że po pierwsze, to tak w ogóle w tym internecie to też tak naprawdę chodzi, co ja zrobiłem, ja przede wszystkim zrobiłem zasięgi. Czyli wiesz, czy ja wszedłem znowu w ten taki toksyczny bęben, bo to jest znowu o zasięgach, tak? Bo jak komuś odpiszesz na to, coś ci da w komentarzach, to ten zasięg się, wiesz, ten post coraz bardziej dalej idzie. A druga rzecz, jednak dałem tej osobie coś, kurczę, zwróciłem na nią uwagę, nie? Czyli może jakby też uzyskałem jej efekt. No tak, tak, oczywiście, bo to wiesz, bo to o to chodzi, ale koniec końców, wiesz, no nie ma w tym tak naprawdę nic, słuchaj, to jest nic trochę, złego. To jest, nie? trochę tak, że decydując się na jakiekolwiek publiczne działanie, trochę bierzemy to w koszta. Akurat jesteśmy w czasach, gdzie jest internet. Kiedyś byśmy, występując na scenie Teatru Obwoźnego, bylibyśmy gotowi, że ktoś może pomidorem rzucić, nie? Mhm. I to jest chyba tyle. A dzisiaj można napisać tweeta. Ale tak, to trochę ale, nam... ale właśnie chcę zejść z tego, bo nie jesteśmy w hate parku, ani w czymś takim, zejść z tego i chciałem Kubę zapytać, bo tu często na początku... Ostatnią rzecz muszę powiedzieć, tak, na porządku obrad, że w ogóle... Ja muszę to powiedzieć, tak sobie gadamy, wiesz, gadamy o tym, ale to ja nie chcę aż teraz odezwy robić do narodu, ale wiesz, no ja muszę też zaznaczyć, że gdyby nie reakcje ludzi w internecie na to, co ja robię, to ja w ogóle bym nie był tu, gdzie jestem, bo ja w ogóle zaistniałem w internecie na początku, jeszcze w takim pre-internecie 15 lat temu. Na dyskietkach. Blogowo, no prawie, że na dyskietkach, tak, blogowo-forumowym. Także to też jest, wiesz... No ale właśnie widzisz, to jest to, o czym mówimy, że masz te 30 pozytywnych, skupiasz się na tym jednym, a warto zobaczyć, ile jest ludzi, którzy czeka na te twoje rzeczy, nie? Którzy dają każdego dnia w tych momentach kryzysu, że chcą, żebyś to oczywiście robił, no. A ja bym chciał coś ciepłego powiedzieć na koniec. Czy mogę? Bo Kuba musi uciekać. Ale cała ta rozmowa jest ciepła. No, ale w sensie takiego, nie ciepłego, w sensie odbiegając od tematyki tego, czy ktoś hejtuje, czy nie hejtuje. Chciałbym porozmawiać, chciałbym na koniec
zapytać cię o taką rzecz. A propos ludzi, którzy mogą w momentach, kiedy tobie się wydaje, że nie umiesz pisać, jak powiedziałeś, 5 razy dziennie, że mogą ci uświadomić, że możesz. I mamy wspólny link, czyli Asię Mikę, która redagowała 7 lat temu moją książkę. Tak. Futbol i cała reszta. I to też tak mi się zlinkowało z tym tytułem, bo mówiłeś o tytule Warszawianka, że może gdyby tytuł był czuły, to byłoby inaczej. Ona też na przykład mówiła mi o tytule, czy się nie zastanawiam nad zmianą tytułu, też później miałem takie rozkminy. Ale dobry redaktor nie tylko potrafi poprawić tekst, ale też dzięki temu potrafi poprawić twoje samopoczucie. Napisać na przykład, ten rozdział wyszedł ci naprawdę zajebiście. I ty tak sobie myślisz, kurczę, jeżeli osoba, która czyta tyle książek i je redaguje, napisała do mnie coś takiego, to jest taki bodziec do pracy. I to też chciałem, specjalnie wspominam o Asi, bo chciałbym docenić ludzi z drugiego planu, którzy czasami wykonują za pisarzy naprawdę znakomitą robotę i zmieniają książki na lepsze. Uśmiechasz się, więc widzę, że się zgadzamy. Słuchaj, ja się uśmiecham, bo ja akurat jestem po pół roku bardzo intensywnej pracy z Joasią, gdzie ona po prostu, wiesz, jakby przeszła samą siebie i zawdzięczam jej po prostu coś niesamowitego. Jest najlepszą redaktorką. Pozdrawiamy Asię serdecznie i wysyłamy dużo miłości. Pozdrawiam, wysyłamy bardzo dużo miłości, pomimo tego, że właśnie teraz ma malutkie dziecko i wszelkie jakby w ogóle sytuacje z tym związane, wiadomo jak jest, to wykonaliśmy teraz ogromną robotę, nie mogę powiedzieć jeszcze w ogóle nad czym i nie zmusicie mnie do tego, ale właśnie przez ostatnie parę miesięcy Asia była najważniejszą osobą w moim życiu, tak, która była ze mną bez przerwy na łączach i jakby, wiesz, zdarzało się na przykład, jestem straszny w pracy, że wysyłałem jej jakieś wiadomości jeszcze przed zaśnięciem, a ona odpisywała rano. Czy na przykład uważasz, że to i to, a ona to i to? To znaczy, Asia jest genialną redaktorką, natomiast jest najlepszą w Polsce, ale to znaleźć taką osobę to jest jak znaleźć, wiesz, kurczę, wodę na pustyni, nie? To mogę ci powiedzieć, naprawdę, to Asia to jest top, nie? Ja po 15 latach pracy... Czyli miałem wielkie szczęście, że mogłem... Miałeś ogromne szczęście, stary, bo ja pracuję z Joasią od mojej poprzedniej książki Informacja Zwrotna. Ostatniej opublikowanej i wiesz, i mogę ci powiedzieć, że jakby to jest absolutny top w Polsce. Wydaje mi się, że jednoosobowy. To da Asi Miki szczególnie, ale też dla redaktorów właśnie w Polsce robimy teraz call-out. Wiemy, Kuba, że już się z nami żegnasz, więc ja wykorzystam moment, żeby cię zapytać, bo tutaj jak poranek wystartował, to były tworzone listy, favorite, właśnie topki serialów. Wiem, że to jest zawsze trudne, ale pierwsze, co ci przychodzi do głowy, twój favorite serial wszechczasów? Pierwszy Twin Peaks tak myślałem. Na pewno Twin Peaks, na pewno prawo ulicy. The Wire, sukcesja wjechała ostatnio strasznie wysoko. Ja jeszcze mam coś takiego, że ja uwielbiam produkcje BBC, które są gra dosyć mało znane i niszowe w Polsce, ale BBC przez ostatnie 5 lat miało takie kurcze ran takich porażających rzeczy, że nie widziałem czegoś takiego nigdzie indziej. Jest na przykład taka rzecz kompletnie nieznana w Polsce, ale to będzie super niszowe, ale to muszę o tym powiedzieć. Jest taki miniserial z reżyser Shane Meadows. Nie wiem, czy pamiętasz, on zrobił taki film o skinheadach, na przykład This is England. Było coś takiego. I on zrobił parę lat temu dla BBC taki miniserial The Virtues, czyli Cnoty, to się nazywa, nie? Też o alkoholiku właśnie. Go tam oglądałem, przygotowując się do napisania informacji zwrotnej. No to jest taka rzecz... To jest dramatyczne, rozumiem, tak? To są 4 odcinki miniserial. To jest taka rzecz, że chyba nic nigdy lepszego już nie obejrzę. Bardzo silna rekomendacja od Jakuba Żurczyka. No, to jest coś, co mnie po prostu rozwaliło tak po prostu, że aha, że tak, okej, to tak można kogoś przeczołgać, nie? To te Cnoty, ten The Virtue z Shane'a Meadowsa. Ale jak to obejrzeć, jak to obejrzeć w Polsce, to ja nie wiem, a nie chcę sugerować nikomu czynności nielegalnych. Nie, no daj spokój. Pojechałeś do Anglii to obejrzeć, prawda? Tak. Specjalnie wziąłem lot do Londynu. Wujka tam mam BBC, po prostu dał obejrzeć, wróciłem i wszystko było legitnie. No właśnie, do tego zachęcamy. Słuchajcie, Kuba Żulczyk był waszym i naszym gościem przez ostatnich, już ponad 45 minut. Wiemy, że się spieszysz na spotkanie kolejne. Dzięki, że znalazłeś trochę czasu. Ja wam bardzo dziękuję za zaproszenie, chłopaki. Bardzo miła rozmowa. Pyszna herbatka. Masz rogalika zabrać. Bez cukru, bez cytrynki, ale dobra. Nie są sztuczne, możesz wziąć na drogę jednego.
jeśli masz ochotę. To może jak kamera zgaśnie, żeby dokładnie nie na taką... kamera tutaj nigdy osobę, nie chytrą osobę z Radomia, no. Słuchajcie, będziemy się powolutku żegnać z naszym gościem i przechodzić do kolejnych części poranka. Jakub Żulczyk, raz jeszcze dziękujemy tobie, Kuba, i widzimy się po krótkiej przerwie, a teraz materiał filmowy. Dlaczego takie kraje jak Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Turcja, Izrael czy Kazachstan grają w UEFA, a nie w Azji? Bo mogą. Ja może bym zaczął od Turcji. To jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ Turcję generalnie uważa się za kraj, mimo że w znakomitej większości terytorialnie azjatycki, to jednak bardzo spójny z europejską rodziną, w ogóle kulturową. Zanim oczywiście zabrnę za daleko w takie paralele, no to trzeba po prostu przypomnieć, że Turcja akurat wchodziła wtedy do UEFA, jeśli dobrze pamiętam, to był 62 rok, akurat wtedy, kiedy również Turcja rozmawiała, prowadziła proces polityczny, rozmowy polityczne z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, i w 63 roku zostało podpisane tak zwane porozumienie ankarskie, czyli porozumienie, które łączyło gospodarczo i Turcję, i właśnie EWG. O EWG mówiliśmy sobie przy okazji odcinka o narodzinach UEFA. I tak jak wielokrotnie podkreślamy w tym programie, tak i w tym przypadku. Proces polityczny musi iść w parze z procesem społecznym. No i właśnie, gdzieś trzeba było ulegitymizować cały ten proces wejścia politycznego Turcji do Europy. No gdzie jak nie w piłce nożnej. Nie ma już z nami Kuby Żulczyka, ale ja i Maciek wciąż jesteśmy. Potem będziemy czekać na... Muszę zrobić jedną rzecz, którą całe życie chciałem zrobić, jak oglądałem wiadomości. Dobrze, uwaga. Powiedz to. Ale to już tak, wiesz co, to się tak robi już na koniec, kiedy pani pan skończą, ale... i tak... Ale wiesz, ja nie zostaję tutaj do końca, więc nie będę mógł tego zrobić, ale to są parę takich rzeczy, na przykład, jak wiesz, nie noszę okularów, a zawsze chciałem zrobić coś takiego, żeby powiedzieć do kogoś, zdjąć okulary i powiedzieć, czyżby? A propos... A nie noszę, więc to jest jedna z tych rzeczy. Ja mogę marzenia. Sobie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czyżbyś chciał teraz wysłuchać tematu, który brzmi piłkarze jednego tak, sezonu? Tak, absolutnie. W związku z tym mamy nawet planszę, bo jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani, a właściwie to nasz wydawca, Krzysztof Piątek. Mamy jednego piłkarza. Tak, piłkarz jednego sezonu, czyli Krzysztof Piątek, i to jest ta wartość, zmiany wartości rynkowej Krzysztofa Piątka. Zobaczcie, ten pik 40 milionów euro, który się pojawił w marcu 2019 roku. A ty, Przemek, ciekawa to jest, czy to jest jakby... Co się działo wtedy? No bo przypominam, że to wybitne pół roku w Genui, ale później po transferze do Milanu też to pół roku było ekstra. Przecież on tam zasuwał bramę z Napoli jakąś... Ja ogólnie podsumuję karierę, całą karierę Krzysztofa Piątka w taki sposób, że wycisnął z niej co się da, maksimum. Ale co to był jakiś taki wyjątek? Bo o co chodzi? Czy on miał po prostu jakiś wtedy super silny mental, że wiesz, nie myślał, tak mu szło, że... Bo to pół roku w Milanie pierwsze było naprawdę też dobre. Wiesz co, wydaje mi się, że dużo rzeczy jest w głowie oczywiście, i jak ci idzie, jesteś na tej fali wznoszącej, zwłaszcza jeśli grasz na pozycji napastnika, no to... Jak ci wpada, to ci wpada. To ci wpada po prostu, tak? I myślę sobie, że czasami dorabiamy jakąś ideologię, nie wiemy też, co się dzieje w życiu ludzi. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, że to jest tylko robota. Mówiłeś o Jokiciu, że czasami my nie wiemy, jakie emocje wewnętrznie targają tymi ludźmi, jak się zmienia percepcja ich pewnych rzeczy, które dotyczą ich kariery. Dlatego ja daleki jestem w ogóle od oceniania tego. To jest fajna ciekawostka. I nie oceniam. Bardziej pytam, czy twoim zdaniem... Czy wiem, dlaczego tak było? Nie. Czy Krzysztof Piątek to jest raczej zawodnik na 5 goli w sezonie z jednym wybitnym, nie wiadomo dlaczego, sezonem? Czy to jest zawodnik na... same wybitne sezony, ale z jakiegoś powodu się nie udało. Nie, moim zdaniem to jest zawodnik, który, tak jak powiedziałem wcześniej, miał po prostu swoje bardzo dobre momenty w karierze, i ta kariera... 22 bramki, kurde, w sezonie Serie A, nie? No to jest, słuchajcie, to jest naprawdę... Wybitny wynik. Świetne osiągnięcie. Piłkarz jednego sezonu to Mido. 11 bramek w sezonie 2005-2006 dla Tottenhamu, i od tamtego czasu 14 bramek. On jeszcze gra w ogóle? 7 sezonów. No wiesz co, wiesz, 2 lata temu ostatni raz go sprawdzałem, natomiast wydaje mi się, że to już jest taki wiek. A, czekaj, od tego...
Mido Footballer i mamy to, słuchaj, on jest, mój drogi, ma 40 lat. No tak. Więc nie sądzę, by grał. Raczej to już jest kariera zamknięta, chociaż nie chcę ci menedżerską karierę w tej chwili ma zawieszoną, bo prowadził klub, który się nazywa Ismaili, a karierę piłkarską to on w ogóle, wiesz, kiedy zakończył? 10 lat temu. Dokładnie, trafiłeś. No. Barnsley grał ostatni mecz w 2013 roku, więc nie ma najmniejszych szans, żebyśmy go obejrzeli na boiskach. Piłkarze jednego sezonu, Daniel Guiza był takowy, król strzelców La Liga. Pamiętam, 07-08. Bardzo taką urodę publikował i pojechał na Euro po tym 2000, więc chyba z tego, co mi się wydaje, został mistrzem Europy dzięki temu. Ale zobacz, jakie kluby. Fenerbahce, Hetafe, Johor, Darul Tazim. Atletico San Luqueño. Okadys. Ale tutaj faktycznie był mocny zjazd. Modo jest trenerem, Mido jest trenerem. No w tej chwili chyba nie do końca. Piłkarze jednego sezonu Benjani, a to chodzi o Benjaniego Mwaruwariego. Tak, 15 bramek w sezonie 2007-2008 dla Portsmouth i Manchesteru City, a później 7 bramek przez 6 sezonów. Także zjazd okrutny. Saido Berahino, ojej, pamiętam tę historię, dlatego że w Fantasy Premier League to był must have absolutny. Też go miałem. Zawsze go miałem. To był ten sezon 14-15, kiedy zdobywał bramki dla West Bromwich Albion, ale tam się coś później bardzo stało pod względem psychicznym złego. Było bardzo duże zainteresowanie klubów w Premier League. Miał być jakiś transfer spektakularny, do tego nie doszło. To jednak 7 lat to jest w życiu dużo i już nie pamiętam dokładnie okoliczności tego zejścia ze sceny. No i tak to wygląda. Michu w Swansea. Tak, czekałem na Michu, czy będzie w tej klasyfikacji. Nie, tutaj go nie ma, ale myślę, że spokojnie moglibyśmy go dorzucić. Nie no, Michu miał jakiś wybitny sezon i potem nic, a na naszym podwórku no to chyba taki najwybitniejszy przykład to Grzegorz Piechna, nie? Czyli Grzegorz Piechna, który... Polski Jamie Vardy. Awans i król strzelców każdej kolejnej klasy rozgrywkowej. Wszedł z Koroną Kielce wtedy z przytupem do ekstraklasy. Został królem strzelców. Słynna piosenka na gali piłkarskich Oscarów. Grzegorz Piechna, Grzegorz Piechna, Duma Ligi. Hej. No i wiesz, i został tym królem strzelców. Zadebiutował reprezentacji Polski w meczu z Estonią, pamiętam. Strzelił gola w tym meczu. Złapał się za głowę, pamiętam, że taki wywiad miał później, że co teraz? I nic później, jak w zasadzie, już chyba nawet nie zagrał następnego meczu. I no potem sobie tam pokopał w lidze rosyjskiej, ale to jest przykład takiego piłkarza jednego sezonu, nie? Ale wybitnego jednego sezonu. Chociaż z drugiej strony może powinniśmy być mniej surowi dla niego, bo on już w dosyć późnym wieku to osiągnął. To nie jest tak, że mając 22 lata wystrzelił potem zjazd, tylko jakby to było raczej ukoronowanie jego kariery. Nie? A co do Michu, panowie, to sezon wcześniej w La Liga 15 bramek, więc... Czyli piłkarz można. Dwóch sezonów. Tak jest. Piłkarz Two seasons wonder, tak można by go określić. Za chwileczkę będzie z nami Monika Wądołowska i serwis. Zostało jeszcze parę minut, ale ja chciałem wam, bo zastanawiałeś się nad tymi piłkarzami i ich synami. Nasza redakcja działa błyskawicznie. Zobacz, masz. Dostaliśmy dostarczone zestawienie ojców i synów w reprezentacji Polski i z tego jak patrzę, chyba miałem rację, że nie było bramkarzy dwóch, no bo mieliśmy, no może zresztą po kolei powiem, Roman i Wiesław Jańczykowie, to był pierwszy duet ojca i syna z debiutem w kadrze narodowej, to są lata 30 i 50. W 32 roku Roman Jańczyk zadebiutował, w 57 Wiesław Jańczyk i każdy z nich tylko raz wystąpił w reprezentacji. Roman i Tomasz Koryntowie, to już zdecydowanie bardziej znani piłkarze, Roman Korynt aż 34 mecze w kadrze narodowej, jego syn mniej, nawet nie mam napisu. Aha, jedynie kwadrans zagrał Tomasz Korynt w reprezentacji. Ryszard i Jerzy Wyrobkowie, to są lata 60. i 70. Teodor i Henryk Wieczorkowie. Włodzimierz Jozebiusz Smolarkowie, historia absolutnie znana i obaj zapisali piękne karty reprezentacyjne. Piotr i Mariusz Mowlikowie, no to Piotr Mowlik był bramkarzem, Mariusz Mowlik obrońcą i tylko zaliczył epizod w 2004 roku. Stanisław i Maciej Terleccy, można powiedzieć, dosyć też podobni piłkarze w sensie tego błysku, tej techniki, tej fantazji. Stanisław Terlecki jednak no, dużo więcej osiągnął niż Maciej, któremu przepowiadano bardzo dużą karierę. Roman i Jakub Kosetcy, podobny przypadek, bym powiedział, kiedy no, Jakub nie...
nie zrobił kariery na miarę swojego ojca. No i Maciej i Wojciech Szczęsny, o których mówiliśmy na początku. A zawsze gdzieś tam ten piłkarski gen ojca z jednej strony pomaga, bo go dziedziczysz i masz trochę łatwiej na starcie, często tak jest. Z drugiej strony trochę kładzie się cieniem na twojej karierze, bo wiele było przypadków w historii futbolu, choćby syn Pelego, który zresztą chyba tam nawywijał coś przestępstwo. Jakieś kryminalne rzeczy, bramkarz. Bramkarz. Zresztą w ogóle to jest ciekawe, bo Pele jako napastnik, jako piłkarz na wskroś ofensywny, łowca goli, bardzo często stawał między słupkami na treningach reprezentacji Brazylii. Jest tutaj zresztą chyba nawet takie, nie wiem, czy... No, zupełnie subtelnie. Nie, teraz mi się przypomniało, wiesz co, bo robiłem taki przegląd zdjęć, najfajniejsze momenty z życia Pelego, taka... O, i tutaj jest zdjęcie, nie wiem, czy nasz operator może pokazać. Pele broniący... Pele, zobacz, całkiem niezłe ruchy. I jest mnóstwo zdjęć, kiedy Pele... Normalnie, wiesz, na treningach reprezentacji Brazylii stoi między słupkami, rzuca się, broni. Mówisz o synu Pelego, a zobacz, że żaden z synów, nie wiem, ile chyba dwóch czy trzech było Maradony, nie został piłkarzem, ani przynajmniej takim piłkarzem w świadomości światowego. Jak mawia Warga, maradonny. Jest już Monika z nami, my sobie będziemy tutaj gadać o czymś, a właściwie nie musimy, bo możesz wejść. Cześć. Cześć. Cześć piękna, co u ciebie? A w porządeczku, a u was? Wyspałaś się? Nie. Dlaczego? Co robiłaś? Szukałam newsów do długich, późnych godzin nocnych. W takim razie jesteś usprawiedliwiona. Syn Maradony, czy jak mawia Warga, maradonny, grał w piłkę plażową. Będzie coś o piłce plażowej? Nie. Więc możecie o niej porozmawiać. Jak brat Marka Saganowskiego, Bogusław Saganowski, który był legendą polskiej piłki plażowej i fantastyczne gole strzelał. Pamiętam jego, tego przewrotki. Monia, co takiego ciekawego dla nas dzisiaj przygotowałaś? Bo my już po prostu tu, wiesz, mamy jakiś dzisiaj rozdźwięk w naszym uniwersum. Nie chcę za bardzo zdradzać, ale... Uspokój nas swoim pięknym tembrem głosu. My w tej chwili zrobimy przerwy. No dobra, to czytam. Od razu nie będę zdradzać. Po prostu zachęcam naszych widzów, aby wysłuchali serwisu sportowego na kanale sportowym w KS Poranek. Polski Związek Piłki Nożnej podaje, że 21 listopada tego roku reprezentacja Polski zmierzy się z Łotwą w ramach meczu towarzyskiego. Biało-czerwoni będą gospodarzami tego pojedynku, ale nie znamy jeszcze konkretnego miejsca, gdzie odbędzie się to spotkanie. PZPN podkreśla w oficjalnym komunikacie, że wkrótce ogłosi stadion, na którym zostanie rozegrany ten mecz towarzyski. W całej swojej historii Polacy mierzyli się z Łotwą 15 razy i tak prezentuje się ich bilans. 11 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. Gwiazda Rakowa Częstochowa kontuzjowana i Iwi Lopez może wypaść z gry na dłuższy czas. Groźniej wyglądającego urazu nabawił się podczas sparingu z Puszczą Niepołomice. Opuścił boisko już w 22 minucie. Najprawdopodobniej coś się stało z jego lewym kolanem. Na razie nie znamy szczegółów. Hiszpan opuścił boisko, podpierając się na barkach członków sztabu medycznego Rakowa. Wczoraj wieczorem Lopez przechodził rezonans, a dziś prawdopodobnie poznamy wyniki jego badań. 4 medale wywalczyli Polacy 8 dnia Igrzysk Europejskich. 3 z nich to zasługa naszych zawodników rywalizujących w Muay Thai. Srebrne medale w tej dyscyplinie wywalczyli Oskar Siegiert i Roxana Dargiel, a Martyna Kierczyńska, aktualna mistrzyni świata, okazała się najlepsza również na Igrzyskach Europejskich, sięgając po złoto w kategorii do 54 kg. Z kolei na zakończenie dnia srebrny medal w turnieju 7-osobowego rugby wywalczyła nasza kobieca reprezentacja. Biało-czerwone przegrały w finale z Wielką Brytanią, jednak i tak odniosły spory sukces. Teraz ich celem jest kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Mateo Kovacic został zawodnikiem Manchesteru City. Dla 95-krotnego reprezentanta Chorwacji będzie to już drugi zespół w Anglii. Jak do tej pory 29-latek reprezentował barwy Chelsea. The Citizens zapłacą za utytułowanego pomocnika około 38 milionów euro. 29-letni pomocnik to 4-krotny zwycięzca Ligi Mistrzów. W trakcie swojej bogatej kariery zdobył łącznie 19 pucharów, reprezentując również swój kraj na największych imprezach piłkarskich. Dziękuję. Mateo Kovacic. Tego 3 razy z Realem Madryt, a raz z Chelsea. O tym już mówiliśmy. Monika, jakie plany na dzisiaj poza ciężką pracą? No ciężka praca. No niestety. Pracujesz. Tak, ale w piątek szykujemy wam niespodziankę, ale nic więcej nie zdradzę. Piątek szykujecie niespodziankę? Tak. Czy ja coś o niej wiem? Wiesz, więc nie mów nic. A, ewidentnie nie wiesz. Chciałem udawać, że nie wiem. Czy masz już kwartalnik?
Jeszcze nie, a mogę jeden? Tak, mogę ci dać jeden. Dziękuję bardzo. Wrzuć na swoje bardzo oblegane media społecznościowe. Wrzucę. Przypominam, że dzisiaj jest ostatni dzień, do północy możecie zamawiać, a jeszcze wieczorkiem będzie Hate Park, 21. Dzisiaj? Będziemy sobie śmieszkować. Tak, dotyczący kwartalnika, także... To obejrzę, koniecznie. Dziękuję bardzo. Zachęć swoich obserwujących, powiem ładnie po polsku. Zachęcę na pewno. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy serwis sportowy. Monika Cristiano Ronaldo. Wądołowska. No, jest Cristiano Ronaldo, nie ma co prawda i Caracas Jasa, no ale byłoby to, myślę, bardzo dziwne. A jest w setce, czy nie ma go w ogóle? Bo na okładce nie mogę zdradzić. Trzeba kupić. Tak, trzeba kupić. Obowiązuje mnie klauzula poufności. Dziękuję bardzo. Monia Wądołowska była z wami i z nami przez ostatnich kilka minut. Dzięki, Monika. I teraz myślę, że czas na materiał filmowy. Zacząłem, że jest. Czekaj. Pamiętajmy, że pensje w MLS są jawne i publiczne, więc tak czy tak dowiemy się, ile Messi ma zarabiać. Natomiast już teraz szefowie klubu przyznają, że to ma być kwota od 50 do 60 milionów dolarów wynagrodzenia. A do tego jeszcze procenty właśnie od potencjalnego sukcesu Apple czy Adidasa, w zależności od tego, jak chętnie będzie to oglądana liga oraz ile koszulek zdoła sprzedać Leo Messi, więc jest to dla niego wielki interes, taki bardzo przyszłościowy. A do tego, kiedy jeszcze jego kariera zawodnicza dobiegnie końca, ma szansę na akcje klubowe w Interze Miami. Messi w przyszłości będzie mógł też otworzyć swoją franczyzę w MLS, podobnie jak zrobił to David Beckham. Przecież kiedy on trafiał do Los Angeles Galaxy w 2007 roku, znacząco, ale to znacząco obniżyły swoje zarobki, ale w zamian właśnie za to liga zagwarantowała mu opcję zakupu franczyzy za 25 milionów dolarów, kiedy tylko będzie chciał, żeby móc wejść w przyszłości właśnie ze swoim klubem do rozgrywek. Wybór miasta Miami absolutnie nie jest przypadkowy. To stała destynacja turystyczna i można powiedzieć nawet latynoska stolica w Stanach Zjednoczonych. Messi nie musiał prosić o wiele porad, no bo przecież już Gonzalo Higuain występował w tym zespole i zresztą jego przyjaciel Sergio Aguero również na Hollywood Beach ma posiadłość wartą 15 milionów dolarów. Nieprzypadkowo na Miami Beach, na dzielnicę tego miasta mówi się małe Buenos Aires. To właśnie w tym mieście argentyński Związek Piłki Nożnej otworzył swoje pierwsze centrum treningowe, żeby też tam szukać talentów i przekonywać ich do gry właśnie dla argentyńskiej federacji. My przechodzimy teraz do kolejnej części naszego programu, czyli poranek zamienia się w poranek naukowy. No właśnie dzisiaj zapowiadałeś, że tematem jest to, czy sztuczna inteligencja zastąpi muzyków. I właśnie patrzę na okładkę Gazety Wyborczej, artykuł o Alicji Sopstyl z zespołu czy z projektu Artificialis. I jest tytuł tego: sztuczna inteligencja jej nie zagrozi. Czyli dokładnie jest temat, który zamierzamy poruszyć. Bardzo duży artykuł i wywiad z tą artystką. Zobaczymy, czy nasz współprowadzący porankowy się z tym zgodzi. Petros, dzisiaj co, zgubiłeś klucz od laboratorium i nie możesz wyjść? Cześć. Cześć, dzień dobry. No, w takiej jaskini siedzę teraz. Hardware mój nawala, jeżeli chodzi o... Organizm. Organizm, tak. Ale już pomału update'uje bazę wirusów. Ale to nie jest bot, to jest prawdziwy Petros Psylos. Petros, powiedz... A tak, musimy zapytać, czy jesteś na jakiejś uczelni, czy to jest twój pokój? To jest mój pokój. No, bałagan, sorry za to. Czyli masz po prostu swoje laboratorium w domu. Tak, robię różne rzeczy. Ale tutaj widzę Chronosa. Jest Chronos? Czy też Kostas? Czy tam Kostas, tak, stoi. To jest taki straszak. Nie muszę systemu monitoringu montować w domu, bo wystarczy, że takie coś stoi przy drzwiach i wszyscy się od razu po wejściu tego boją, więc no, sprawę załatwia. Słuchaj, chciałbym z wielką przyjemnością, ponieważ już z Maćkiem tutaj jesteśmy zagadani od 7.30, oddać ci głos, żebyś troszkę teraz opowiedział widzom, jakim tematem się dzisiaj zajmiemy, co przygotowałeś, jacy będą goście od 9, już w zasadzie 15, żebyś zrobił takie piękne entrée z tego swojego pokoju. No tak nawiążę trochę do tego artykułu Wyborczej. Nie zgadzam się z nim, jeżeli chodzi o sztukę, bo tak naprawdę już dzisiaj widać, i to poruszaliśmy chyba 2 tygodnie temu, czy tydzień temu, że sztuczna inteligencja pomału
zastępuje człowieka w różnych obszarach jego działalności i pomału sięga też najwyższych szczytów, jeżeli chodzi o to, czym człowiek się zajmuje, czyli tych szczytów, gdzie jest ludzka kreatywność, gdzie jest uprawianie sztuki. Już dzisiaj są algorytmy sztucznej inteligencji, które świetnie potrafią komponować piosenki, pisać teksty, generować obrazki, które wygrywają różne konkursy. Ostatnio taki słynny przypadek był fotografa, który wysłał na konkurs fotografii obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję i na samym początku nie przyznał się, że tak naprawdę korzystał ze sztucznej inteligencji i wygrał ten konkurs. Dopiero później powiedział, że nie odbierze tej nagrody, bo sztuczna inteligencja to tak naprawdę wygenerowała i w ten sposób chciał zwrócić uwagę ludzi tak ogólnie na to, że takich algorytmów w sztuce będzie coraz więcej i no według niego prawdziwa fotografia to coś innego niż takie obrazki wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Tylko tak naprawdę w fotografii też korzystamy z różnych narzędzi, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejna odsłona kolejnego narzędzia, które pomaga nam tworzyć różne rzeczy w sztuce. Tylko teraz będą może bardziej kreatywne, bo sztuczna inteligencja pewnie będzie w przyszłości bardziej kreatywna. Już kiedyś to zresztą Stanisław Lem powiedział, taki cytat z Lema. Rozmawiał ze Stanisławem Beresiem, tak o rzeczy Lem, książka, i coś takiego napisał, czy no, powiedział. Górujemy nad nimi, czyli tymi komputerami, tylko inteligencją, gdyż są one puste duchowo, a zarazem głupie, ale to się zmieni i one przegonią nas bardzo szybko, jestem o tym przekonany. Nie wiem, czy nastąpi to za 40 czy za 90 lat, ale wiem, że nastąpi. To będzie oczywiście bardzo przykre. W pierwszej fazie wypieranie człowieka nie musi nastąpić w sferze kreacyjnej, lecz to tylko kwestia czasu. O tym mówił Golem, bo jak wiadomo, on mówił o wszystkim. I tak naprawdę no, już dzisiaj widzimy faktycznie, że to jest. Zresztą zaraz zrobię taki quiz, jaka to melodia. Zobaczymy, czy wy zgadniecie, czy to sztuczna inteligencja zrobiła, czy człowiek zrobił, bo naprawdę to jest bardzo wiarygodne. A tak jeszcze wprowadzając ten temat, bo taki krótki research, żeby nie zanudzić, to bardzo, bardzo szybko o tym powiem. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o sztukę, to nie jest wynalazek współczesny. W ogóle możemy się przenieść do 1791 roku. Wtedy Charles Babbage, taki angielski matematyk, się urodził i był zafascynowany budową od najmłodszych lat maszyn liczących. I gdy skończył 42 lata, stworzył taką rewolucyjną konstrukcję, której nie ukończył. To tylko na papierze zostało, bo tak naprawdę technologia tamtejsza nie pozwalała mu zrealizować tego pomysłu. Co pokazuje, że tak naprawdę no, genialne wynalazki rodzą się wtedy, gdy odpowiednie otoczenie jest, nie tylko pomysł wystarcza. No i ta maszyna analityczna dawała możliwość programowania, czyli wykonywania działań zgodnie z wrzuconym algorytmem do niej. To było zapisywane na takich taśmach perforowanych. No i on publikował wiele różnych publikacji, czy stworzył na temat tej maszyny i razem z nim taka matematyczka brytyjska współpracowała i poetka jednocześnie, Ada Lovelace, dzisiaj uznawana za pierwszą programistkę na świecie. Ona przyjaźniła się z tym Babbagem, przez wiele lat z nim współpracowała, napisała zresztą właśnie na tę maszynę pierwszy algorytm i już wtedy zauważyła w tamtych latach, że ta maszyna, a to jest taki protoplasta dzisiejszych komputerów, będzie mogła działać na rzeczach innych niż liczby, czyli na obrazach, na dźwiękach, i to się dzieje tak naprawdę. I przewidziała w ten sposób przyszłość, bo dzisiaj tak naprawdę komputery to robią. Tylko ona wtedy twierdziła, że taka maszyna nigdy nie będzie kreatywna. I tutaj cytat z Lovelace. Należy wystrzegać się przesadnych wyobrażeń co do rzeczywistych możliwości maszyny analitycznej. Maszyna analityczna nie ma pretensji do dawania początku czemukolwiek, wykonuje wszystko, co jej polecimy. I tak naprawdę no, te pierwsze programy, jak już te komputery z prawdziwego zdarzenia w ubiegłym wieku się pojawiły, no to faktycznie wykonywały to, co człowiek zaprogramował, no bo człowiek pewne ramy tworzył, w których te maszyny działały i w taki tradycyjny sposób to było oprogramowane i wtedy na takie programy powstawały, które sztukę tworzyły. I taki przykład pierwszy z brzegu, 1957 rok, pierwszy generatywny utwór muzyczny. Naukowcy z Uniwersytetu w Illinois wygenerowali kompozycję dla kwartetu smyczkowego. I ta kompozycja, ja to w ogóle przygotowałem, żeby wam pokazać, to jest plik historia.mp3, jeżeli możemy odtworzyć. I to było na bazie takiej techniki zwanej łańcuchami Markowa robione. O, właśnie.
no i tak dość kiepski ten utwór jest. Niezbyt kreatywny, bo człowiek tam wrzucił pewne reguły, według których później ten algorytm wypluwał kolejne dźwięki. A tak w ogóle ciekawostka, zaczęło się od dźwięków, bo dźwięki najprościej przetwarzać, bo najmniej pamięci jest potrzebne w przypadku obrazów. Trochę więcej pamięci potrzebujemy i większej mocy, a wtedy komputery były bardzo, bardzo kiepskie pod tym względem. Po muzyce przyszedł czas na literaturę, 1960 rok, taka francuska grupa, a tam wchodzili w skład tej grupy pisarze i matematycy, wykorzystała algorytmy do tego, żeby generować poezję, i te algorytmy na zasadzie losowości to robiły. I też pomysł nie jest nowy, bo kiedyś surrealiści pisali wiersze, wyciągając słowa z kapelusza przypadkowo. Tylko tu pytanie, czy to jest faktycznie sztuka, taka losowość. No ale dość fajnie to zrobiło, bo znowu ta grupa utworzyła pewien szablon i komputer ten szablon wypełniał losowo słowami, żeby nie powstał kompletny chaos w tym, co robi. No więc mieliśmy poezję, później 1971 rok. Taki brytyjski badacz i artysta Cohen stworzył na Uniwersytecie Stanforda takiego jakby robota, taki komputer. Aaron się nazywał i tworząc ten system starał się odpowiedzieć na pytanie, jakie minimalne wymagania musi spełnić zbiór znaków różnych graficznych, żeby mógł być obrazem, żeby mógł funkcjonować jako obraz. I taki właśnie robot malarz powstał. Tutaj mam też obrazek, przykład dzieła, obraz numer jeden, który stworzył ten robot, i on potrafił malować różne rysunki, tam skały, rośliny były na tych rysunkach, ludzie. Tylko znowu tutaj człowiek musiał zaprogramować każdy styl, każdą regułę, według której ten program później generował te obrazki i robot z takim specjalnym pędzlem malował te obrazki. No ale to ogromną furorę ten system zrobił, wszyscy o tym pisali w mediach i w ogóle jest w londyńskiej galerii Tate wystawa z rysunkami tego komputera. Ale to był ubiegły wiek, czyli człowiek narzucał pewne zasady. Ale oczywiście wszystko się rozwijało, komputery szybsze się pojawiły, lepsze algorytmy i no i właśnie naukowcy wpadli na pomysł, żeby trochę zainspirować się biologią i zainspirować się ludzkim mózgiem. I w taki sposób powstały sieci neuronowe, czyli coś budowanego na bardzo uproszczony obraz i podobieństwo naszego mózgu, które dały początek nowej erze, jeżeli chodzi o sztukę generatywną. No bo wcześniej kreatywność tych programów, tych co pokazywałem, była ograniczona kreatywnością programisty. A tutaj trochę inaczej do tego problemu podchodzimy, bo nie za bardzo wiemy jako ludzie, jak tworzyć dobrą sztukę, więc wyposażamy programy komputerowe w zdolność uczenia się, tworzymy te sieci neuronowe i te sieci uczą się niczym dziecko. O, tu jest właśnie przykład takiego obrazka, Aaron namalował, i to no, niezbyt może kreatywne jest. Tak mniej więcej one wszystkie wyglądały. No i więc naukowcy doszli do wniosku, że skoro nie wiemy, jak napisać program, który tworzy sztukę, to może dać komputerowi warto wolną rękę, niech sam robi. W taki sposób właśnie uczenie maszynowe powstało. Sieci neuronowe coraz głębsze, wszystko wybuchło po 2013 roku. Bo nowe techniki uczenia maszynowego powstały, wielowarstwowe sieci neuronowe, i one pisały piosenki, generowały obrazy, pisały teksty różne, i te dzieła komputerów coraz mniej odróżnialne były od utworów człowieka. I taki przykład przygotowałem, piosenek, które zostały stworzone właśnie przy pomocy nowego tego podejścia, że komputer się uczy tego, że my nie wrzucamy tych reguł do komputera, tylko on sam się uczy, bo jest wyposażony w taką zdolność uczenia się. I mam takie trzy piosenki, tak? I teraz mam takie pytanie do was, czy to stworzył człowiek, czy maszyna? Taki quiz. Możemy od pierwszego utworu zacząć, później drugi, trzeci. From dusty tiny fumble scarf, birth a little hitch tells the heart. When my toes slips, when my hair sits the pine. At last, when he woke up with a mind. From dusty tiny fumble scarf, from good to tears, the picture act. When his CT was a...
Maćku, no jesteś dobry w quizach. Moim zdaniem to maszyna. Twoim Przemek? Znaczy wiesz co, pokusa jest powiedzieć, że maszyna, skoro nam to puszczasz w ogóle. Nie znam tego utworu, ale powiem też, że maszyna. Mi się to wydawało dość generyczne. Dobrze, to maszyna zrobiła, a może wiecie, na kim się inspirowała ta maszyna? Nie. Na Elvisie? No oczywiście, król rock'n'rolla Elvis Presley. Tak, to był Elvis. No to dobra, to może drugi utwór, P2. Cycles, almost eternity in passing. Counting. No, są wokaliści, którzy brzmią jak maszyny na dzień dobry i to może być ten case, ale mi się wydaje, że to też może być maszyna, bo mega to było matematyczne. A mi się wydaje, że nie. A ja muszę powiedzieć... Coś mi to mówi. Że nie wiem. Nie wiem, akurat to świetny quiz. W moim zbiorze tych piosenek, które wysłałem, tej piosenki nie było, więc... O, wow, komputer sam... Słuchaj, wysłałeś, a komputer sam wygenerował piosenkę, którą podmienił. To był inny plik, ale akurat stworzyła go sztuczna inteligencja. Stwierdziliśmy, że Petrosa też sprawdzimy. Widzisz. Ale widzisz, czyli drugi raz miałem rację. Ale teraz damy już zagadkę muzyczną od Petrosa. A to nie jest źle, a ja bym powiedział, że człowiek. No, no ja tak. Też bym powiedział, że człowiek. Widzicie, ja jednak stoję na straży tego. Chyba człowiek. Ja bym znowu powiedział, że to maszyna, bo przy takim instrumencie, chyba że ktoś wyczyścił zupełne oddechy i człowieka z tego. Tak może też być, że to jest kwestia edycji, ale brakowało mi tam brudu z oddechu, kiedy się dmie w instrument. Maszyna. No, mówiłem. Maszyna, kolejny utwór, a zobaczymy z ostatnim. Ja mówię, że to jest znowu maszyna, dlatego że to dla mnie brzmi jak zadanie napisz coś w stylu Czajkowskiego, bo to brzmi trochę jak Czajkowski, ale to chyba nie jest Czajkowski, więc ja bym po raz kolejny, a do tej pory mi się to sprawdziło, powiedział, że to jest maszyna. Pewnie dałeś nam same maszyny, jak cię znam, specjalnie, żeby pokazać ich możliwości, więc ja też powiem, że to maszyna i to będzie człowiek. Ale jestem naprawdę waszej skuteczności... Znaczy jestem zaskoczony waszą skutecznością, bo kiedyś taki test muzyczny, można by powiedzieć, Turinga zrobiłem na studentach i 80% studentów, bo to była maszyna oczywiście znowu, powiedziało, że to człowiek stworzył. A widzisz, to ci powiem teraz, Petros, że ja miałem na zajęciach w szkole filmowej z profesorem Henrykiem Kuźniakiem, autorem muzyki na przykład do takich filmów jak Wabank. On zrobił nam test, czym się różnią dwa utwory. I puścił nam jeden utwór, powiedział, że potem jakim instrumentem się różnił, puścił drugi i ja powiedziałem, że one były identyczne zupełnie, a ludzie mówili, bo siłą sugestii, że się różniły i on powiedział, że ja powiedziałem dobrze, ale to nie znałem, bo tylko robot, bo to znaczy, że nie mam duszy i tylko roboty rozpoznają to tak dobrze jak ja, więc w szkole filmowej to było jako zdanie tego testu, bo czymś negatywnym, bo oznaczało, że podchodzę do tego zbyt analitycznie, ale jestem bardzo dumny, że nie udało ci się mnie nabrać, dlatego że pamiętam nasze dyskusje, jako jestem jedyną osobą, która stoi na straży tego, że jednak sztuka wytwarzana przez człowieka będzie cały czas się różnić od tej przez maszyny.
i jednak potrafię jeszcze to wychwycić tą ściemę, może ostatnie momenty. Ale jeszcze ciekawostka tutaj taka, że no w tym quizie nie mieliśmy szans odgadnąć melodii napisanej przez człowieka, ponieważ nie pozwalają na to algorytmy YouTube'a. Dowiedziałem się, nie mogły być same kawałki stworzone przez sztuczną inteligencję. To też jest ciekawe. Petro, zapowiedz gości może, bo będzie podmianka z Maćkiem. Powiedz, kto dzisiaj będzie... Sztuczna inteligencja mnie zastąpi dzisiaj już. Sztuczna inteligencja, nie, niekoniecznie, bo będziemy... Jeszcze nie, jesteście niezastąpieni, więc jeszcze długo algorytmy sztucznej inteligencji tego nie zrobią. Tak a propos jeszcze tej sztuki, zanim zapowiem. Dzisiaj jeszcze może faktycznie to jest odróżnialne, ale taka ciekawostka, ta ostatnia piosenka, Aiwa, taki startup opracował ten algorytm, który tak samo się nazywa, 15 tysięcy dzieł od Bacha po Mozarta, zostało zaprezentowanych, on tam uogólnił wiedzę i teraz, żeby wygenerować piosenkę, to trzeba w przód podać słowa takie kluczowe, czy ta piosenka ma być szybka, wesoła i później gotowy utwór utrzymujemy. I taka ciekawostka, ten Aiwa, ten system Aiwa został wpisany do takiego odpowiednika francuskiego ZAIKS-u, czyli Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów i Wydawców Muzycznych we Francji. I jest uznawany za pełnoprawnego kompozytora i odbywają się koncerty, w których jeszcze ludzie grają na instrumentach utwory skomponowane przez ten algorytm sztucznej inteligencji. To już jest dla mnie przerażające. Ludzie tu u mnie przychodzą. Zaraz będzie dyrygent, który będzie sztuczną inteligencją i ludzie będą grali pod dyktando maszyny. No, znaczy już... A, metronom myślę, jest takim dyrygentem. Jest, znaczy jest coś takiego, taki robot kiedyś był dyrygent, bo jest taki zespół w ogóle muzyczny z robotem, który dyryguje i robotami, które grają na perkusji i tam trzecią rękę jeden z robotów ma i tam też różne rzeczy robi. Taka ciekawostka. No, Petros, widzę za drzwiami cienie gości. Więc już, musisz to zrobić. Już zapowiadam goście wybitni, których dzisiaj zaprosiłem, bo temat sztuki, więc musiałem artystów zaprosić. Będzie dzisiaj gościem Wojciech Urbański, czyli kompozytor, producent muzyczny i aranżer, laureat Fryderyka 2022 za płytę Forget zespołu Rysy, laureat nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku na Festiwalu Muzyki Filmowej 2022 za muzykę do filmu Hyacynt i autor muzyki do filmu Lewandowski Nieznany. To pierwszy mój gość będzie, a drugi Kuba Matyka, reżyser i projektant doświadczeń, współzałożyciel Melt Immersive, czyli studia zajmującego się projektowaniem imersyjnych doświadczeń, oraz Melt AI, jego odnogą tworzącą efekty specjalne wykorzystujące sztuczną inteligencję. Więc myślę, ciekawa rozmowa się szykuje. No, jestem bardzo ciekawy tego, co goście powiedzą odnośnie do komputerowej sztuki, czy artyści zostaną wyparci przez sztuczną inteligencję za parę lat. To Petros zostaje z nami, goście za chwilkę wchodzą. My będziemy mieli materiał filmowy. Ja żegnam Maćka. Maćku, dzięki wielkie za ten poranek. Widzimy się tradycyjnie w następną środę pewnie w tym składzie. A teraz czas na materiał filmowy, który pozwoli nam tutaj spokojnie przearanżować delikatnie nasze studio, jeśli chodzi o skład osobowy. Ale warto. Warto, bo to jest dobry chłopak i po prostu trochę się zagubił i tu usiedliśmy z nim, no bo on nie przyjmował informacji. Dopiero jak mu wzięliśmy, przygotowaliśmy materiał z jego całego sezonu i pokazaliśmy mu, czego oczekujemy i pokazaliśmy mu najlepszych napastników. Jak on to zobaczył, to po prostu zaczął nam mówić, no tu nie zrobiłem. On sam po prostu siebie jakby ocenił, dlatego odzyskaliśmy go, uważam, mentalnie i wierzę, że teraz to pójdzie jeszcze. Jeszcze fajnie, że tą bramkę strzelił. On też teraz po meczu schodzi i mówi, że lucky. Ja mówię, nie, to nie było lucky. Ty byłeś skupiony, ty chciałeś zdobyć bramkę, ty cały czas czekałeś na tą sytuację i to cię nagroziło. No. Jordi Sanchez przełamał się. Jego gol dał widzowi cenny punkt. Hiszpan w końcu może poczuć ulgę. Ale ani on, ani trener Niedźwiedź nie wiedzą wtedy jeszcze, że najtrudniejsze chwile tego sezonu dopiero nadchodzą. Ale dzisiaj dostałem dużo odpowiedzi. To był zwiastun najnowszego odcinka serialu dokumentalnego o Widzewie, który oczywiście możecie oglądać u naszego partnera Kanal Plus Online. A z wami i ze mną są już goście i z Petrosem oczywiście. Petros, tak będę starał się siedzieć pół plecami do ciebie. Ty tutaj jesteś głównym prowadzącym, ja tylko będę czymś w rodzaju ludzkiego przekaźnika emocji. Czasami zajrzę na czat. Wojciech Urbański i Kuba Matyka są z nami. Panowie, bardzo, bardzo się cieszymy, że spędzimy tę najbliższą, tak myślę sobie, godzinkę
gdzieś, prawda? Jak najbardziej, możemy i 10 godzin. Czteroosobowym składzie, tak, Petros jako, że jest w swoim pokoju, to może spędzić z nami troszkę więcej czasu. Czy wy, tak na początek, na zagajenie, uważacie, że to jest szybki proces, w którym sztuczna inteligencja stanie się takim, jak to nazwałeś, Petros, autograjkiem? Cybergrajkiem, który sprawi, no bo wiemy, że pojawia się dużo tych motywów już we współczesnej muzyce, ale jednak człowiek jest wciąż, ja będę go bronił, instrumentalną, fundamentalną postacią w centrum tych wydarzeń. Rozumiem, że pytacie o na przykład o muzykę. Ja się wypowiem może o dziedzinie muzycznej. Ten proces automatyzacji pewnych rzeczy już się w ogóle dzieje od momentu, kiedy w ogóle po prostu komputery wkroczyły do akcji. Może najpierw można nawet zacząć od tego, że kiedy się pojawiły syntezatory, to już były pierwsze głosy, sprzeciwy, czy to jest na pewno już muzyka, czy to nie jest powolne właśnie oddalanie człowieka od muzyki. Od słynne na przykład podkłady z keyboardu, które można sobie wykorzystywać, nawet dziecko mogło włączyć jednym przyciskiem, tak? Dokładnie, ta dyskusja trwa, potem oczywiście kiedy muzyka elektroniczna zaczęła coraz bardziej wchodzić na salony, no to też to jest już część, która stricte dotyczy mojego życia, bo ja ją robię od wielu lat, no to od początku pamiętam głosy, dużo sprzeciwów, że to nie jest muzyka, to jest jakieś umca z komputera. Potem oczywiście kolejnym się takim ważnym etapem jest w ogóle, o którym myślę, że warto będzie potem się mu przyjrzeć, pojawienie się instrumentów wirtualnych, czyli wszystkich VST, które przecież już od jakiegoś czasu zaczęły zastępować ludzi, bo mamy orkiestry chociażby smyczkowe w swoich komputerach. To przecież stricte był proces, który był wymierzony w muzyków sesyjnych, który przecież odebrał dość dużo pracy, na pewno dużo mniej nagrywa się teraz muzyków żywych niż kiedyś. Więc ten proces takiego, powiedzmy, automatyzacji procesów się dzieje, natomiast teraz chyba doszliśmy rzeczywiście do momentu, w którym to już jest jakiś taki chyba moment, kiedy się coś naprawdę przechodzi na drugą stronę. Na pewno trzeba się temu przyglądać. Ja mam w ogóle taki problem dualny w sobie, że zajmuję się sztuczną inteligencją i zajmuję się pewnym procesem, coraz mocniej w niego wchodzę, procesem, którego wynik na końcu, jeszcze nie wiem, ale może mi powiedzieć za jakiś czas, że ja jestem niepotrzebny. To jest pierwsza taka inicjatywa, w której biorę udział, której gdzieś tam tutaj w przypadku Dyspensy AI szefuję, jakiś taki, powiedzmy, startup, firma, której wynik pracy za jakiś czas może powiedzieć: jesteś niepotrzebny. Co jest dla mnie tego powodu? Będziesz potrzebny, tylko może nie jako twórca tych dzieł, tylko jako wybierający, bo sztuczna inteligencja nageneruje ci na przykład 100 propozycji, a ty jako ten ostatni element w tym łańcuchu wybierzesz te propozycje, które się podobają, albo jakieś wybierzesz i powiesz, żeby ta sztuczna inteligencja coś tam jeszcze dogenerowała do tego, żeby to bardziej pasowało do filmu, przykładowo, jeżeli mówimy o ścieżce dźwiękowej. Tak, no na pewno to jest ta kwestia odpowiedzialności, że zawsze gdzieś tam na końcu wydaje mi się, że jednak człowiek musi zaufać drugiemu człowiekowi, ktoś musi zacząć wziąć odpowiedzialność. W przypadku przecież wszelkich produkcji, no też czasem coś może pójść nie tak. W sztucznej inteligencji nie będzie można pociągnąć odpowiedzialności, więc myślę, że rzeczywiście będą potrzebni ludzie, którzy na końcu powiedzą, dadzą temu stempel, że to jest okej, nie wiem, legalne, że tutaj nie naruszyło to żadnych z osób, praw osób trzecich. Więc rzeczywiście tak, no to jest ta droga. Znaczy, to nie wiem, czy to jest najfajniejsza perspektywa dla kompozytora, że będę pewnie wybierał bardziej muzykę niż się układał. Zobaczymy, jak szybko to się wydarzy, czy na pewno we wszystkich dziedzinach, bo to chyba teraz mi się wydaje, że warto będzie się przyjrzeć tym szczegółom właśnie, które poddziedziny muzyczne są bardziej narażone na zautomatyzowanie takie całkowite, a które pośrednio, a które może w ogóle, bo też uważam, że są takie dziedziny muzyczne, które są w ogóle nie narażone i zresztą to wszystkim młodym adeptom, z którymi rozmawiam muzycznym, często teraz mówię, przyjrzyjcie się temu, co jest niezagrożone i pewnie w to trzeba inwestować. A co jest niezagrożonego, jeżeli chodzi o muzykę? Myślę, że live performance, że wykonawstwo, po prostu. No to też da się. Na przykład w Azji już się odbywają koncerty awatarów, wychodzi awatar wygenerowany na scenę i też ludzie, może w Azji trochę inny stosunek do tego jest, ale ludzie przychodzą na koncerty, są influencerzy, również muzyczni, którzy wygenerowani są przez sztuczną inteligencję i to ludziom właściwie różnicy nie robi. U ciebie słyszę fascynację połączoną trochę z obawą, a jak z twojej perspektywy to wygląda? No, dla mnie zawsze człowiek będzie miał te dwie kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o pracę kreatywną. Pierwsze to jest zleceniodawstwo dla sztucznej inteligencji, a drugie to jest właśnie kuratorstwo. I to jest ta podstawa, której nie odbierzemy człowiekowi. On jest do tego konieczny. Jego emocje, jego
kreatywność po prostu jest do tego nie... Jeszcze jest do tego nie do wzięcia. Okej. Tak naprawdę kreatywność, bo wszystko, co tworzymy, wszystko, co odbieramy, to jest tylko seria impulsów w głowie albo ich brak w tej... Petros tutaj ale nie wiem, zaorał. Mi się podoba bardzo te nasze... 1,5 kilograma nosimy pomiędzy uszami, 80% wody w tym jest, 86 miliardów neuronów, taki jakby komputer biologiczny i to wszystko, co widzimy, jest tylko seria impulsów w naszej głowie lub ich brak. Impuls albo jest, albo nie ma. To dlaczego by tego nie zasymulować w komputerze i dlaczego by komputer nie mógł tworzyć sztuki albo odbierać sztukę. Bo... Ale to może ja nawiążę do tego wydać sobie, do tego performance'u, do koncertów. No okej, okay, wiem, że są awatary, nawet były takie eksperymenty, takie roboty stworzyli, które grały jakoś taki ostry metal albo różne mechanicznie różne utwory. Natomiast chodzi mi tylko po prostu o to żywe spotkanie, o to, nie wiem, o ten koncert męskiego grania, gdzie rzeczywiście wychodzi Krzysiek Zalewski, krzyczy do publiczności, poci się i to wydaje mi się, że no to pewnie może w jakieś takie naprawdę odległej przyszłości, może też jakieś, ale w tym momencie, w którym jesteśmy, w którą stronę idzie sztuczna inteligencja, bo raczej nie idzie w udawanie człowieka, przecież interfejsy nie udają człowieka, to są jednak wciąż interfejsy w komputerze, to są okienka, w które coś wpisujemy, to są te programy, więc a człowiek ma jednak ten interfejs bardzo plastyczny, żywy i to wydaje mi się, że koncertowanie, ludzie lubią oglądać drugiego człowieka, który coś robi, kiedy się poci, zmaga, nawet jeśli w te szachy już wygrywają przecież komputery, no to wydaje mi się, że pewnie na taki turniej, żeby zobaczyć Magnusa Carlsena, jeszcze ludzie przychodzą poprawnie, jak się byle. Trochę, wiesz co, trochę mówił o tym Mariusz Błonaszewski, który był u nas gościem w poniedziałek, odnośnie lektorów, którzy po prostu podkładają głos, czytają audiobooki. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że może przyjść taki dzień, że będzie 1000 nazwisk w bazie i przeczytaj mi tę książkę głosem Mariusza Błonaszewskiego i to, że jego zawód stanie się niepotrzebny, więc jakby ta obawa gdzieś, którą Petros podsyca wraz ze swoim kumplem, szkieletem z czerwonymi oczami, jest całkiem słuszna, wydaje mi się. To już się dzieje w ogóle nawet teraz, dokładnie jakiś tydzień temu dostałem takie zlecenie, bo my też mamy studia nagrań jako Dyspensa, realizujemy też dźwięki, dostaliśmy zlecenie na nagranie takiej reklamowe, gdzie pani doktor rozmawia z pacjentem i akurat tutaj nie było potrzebni aktorzy, tylko był dźwięk, w obrazku mają się dziać jakieś inne rzeczy i szukaliśmy na początku właśnie starszej kobiety w bazie lektorów i starszego pana i w pewnym momencie pomyśleliśmy sobie, dobra, może czekajcie, Eleven Labs, może wytrenujmy sobie te nasze i finalnie to zrobiliśmy. No to teraz tak, bardzo, bardzo to jest wiarygodne. Ja jeszcze pamiętam, jak 3 lata temu razem z Voice House taki projekt robiliśmy, kiedy to, w którym sztuczna inteligencja generowała opowiadania i później, no jednak to człowiek musiał przeczytać, próbowaliśmy z głosami komputerowymi, kiepskie to było w odbiorze, więc przeczytał na przykład Janusz Chabior czy pani Czubówna. Ja mam w ogóle taki przykład, zaraz zapytam was, co o tej sztuce sądzicie. I to było 3 lata temu jeszcze z GPT-2 algorytmem i ludzie, którzy to słuchali, byli zaskoczeni, że tak kreatywne te algorytmy są. Dzisiaj tak naprawdę z czatem GPT to znacznie lepiej można robić i człowiek do czytania nie jest w ogóle potrzebny, bo właśnie przykład Eleven Labs, świetne syntezatory mowy robi. Można w ogóle też nauczyć algorytm taki imitowania czyjejś mowy i niedługo zawód lektora stanie się całkowicie bez sensu, bo sztuczna inteligencja będzie wszystko czytała. Przykład taki właśnie tej sztucznej inteligencji. Mam do was też pytanie, co o tym sądzicie? Monolog AI, czy możemy odtworzyć? Czy to według was jest sztuka? Szczęście. Monolog stworzony przez AI. Teksty do uczenia sieci neuronowej. W 70% dzieła Williama Szekspira, sonety, poematy i monologi z różnych sztuk. W 15% tako rzeczy Zaratustra, Friedricha Nietzschego. W 15% poezja Edgara Allana Poe. Dobry miks. Muzyka też przy sztucznej inteligencji stworzona. Słońce w swoim jesiennym odcieniu złota staje się aureolą nocy, a złoto w chmurze staje się złotem w powietrzu. Światło staje się płaszczem pogody, a złoto we mgle
staje się złotem w wodzie. Kiedy więc we łzach miłość lat marnuje się jak śnieg, a kwiat lata usycha jak trawa, a zroszona noc odpływa na wieki w niewidzialne sklepienie ciemności, bezlistne drzewa roznoszą niezdrowe zapachy, które wkradają się do środka zwęglonych ruszt niczym nenufary w posępnej dolinie. Bardzo mi się podoba to, co się pojawiło na naszym czacie, Petros. Pani Krysia jest jedyna. To a propos ważności człowieka w całej tej układance. Ale jakie było twoje pytanie? Bo zasłuchałem się w tą poezję i zapomniałem, jakie miałeś pytanie do gości. Znaczy ta poezja to taka jeszcze z GPT-2. Dzisiaj jesteśmy lata świetlne od tego i znacznie doskonalsze to jest. Tam jeszcze człowiek czytał, zaraz tego człowieka pewnie też nie będzie. Co sądzicie o właśnie takiej generatywnej sztuce i czym jest według was w ogóle sztuka? Bo jeszcze nie zdefiniowaliśmy tego. Czym jest sztuka? Czy to, co komputer na przykład tutaj wygenerował, można powiedzieć, że jest sztuką? Czy wyciąganie z kapelusza losowych słów, czy jest sztuką? Czy, nie wiem, stworzenie przez człowieka jakiejś kompozycji, który nasłuchał się innych kompozycji, po prostu w głowie to przetworzył, jest sztuką? Znaczy jest tutaj, no wszyscy się z tym akurat zgadzają, ale tak naprawdę to sztuczna inteligencja to samo robi, czyli słucha innych artystów i później na tej podstawie coś tworzy, żeby człowiek niczego w życiu nie usłyszał, to by też niczego nie stworzył i był zamknięty w jaskini i niczego nie słyszał. Więc my też się inspirujemy. Czym jest sztuka? No, ja się tu muszę z tobą zgodzić rzeczywiście, że sam jak zacząłem rozumieć sztuczną inteligencję, to zajrzałem sobie w głąb siebie i zdałem sobie sprawę, że w sumie rzeczywiście robię to samo od lat. Słucham rzeczy, wybieram te, które mi się bardziej chce zainspirować, mieszam też na zasadzie takiej procentowej, nawet często świadomie. Teraz jak, nie wiem, kończyliśmy trzeci album Rys, niedługo premiera, to też świadomie postawiliśmy na pewne sfery brzmieniowe, na pewne trendy, domieszaliśmy trochę innych, sprawdzaliśmy, czy to razem działa. Faktycznie zachowaliśmy się jak takie rasowe algorytmy i ten efekt wyszedł dobrze, tylko no właśnie, nikt nas na koniec nie disuje za bycie tutaj przekaźnikami, tylko raczej się cieszy, że to człowiek stworzył, więc faktycznie ja mam tą samą obawę, że sztuczna inteligencja, znaczy obawa, potwierdzona niestety już doświadczeniem naucznym, że rzeczywiście te efekty są bardzo dobre, tworzone przez sztuczną inteligencję, często nierozróżnialne już i wtedy pojawia się pytanie, czy przypadkiem sztuka obecnie nie jest tylko i wyłącznie świadomością, że to stworzył człowiek już coraz częściej, bo jeśli rzeczywiście widz, słuchacz, który nie ma, nie bardzo wie... Bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś. Zanim odpowiesz, to powiem wam tylko, co napisał nasz użytkownik na czacie. Jeśli coś wygenerowanego przez komputer poruszy odbiorcę, wzbudzi w nim emocje, to jest to sztuką. No właśnie, dokładnie. Nawet czy on wie, czy nie wie, no to ten odbiór, jeśli zadziała, jeśli to rzeczywiście będzie piękne, a to, co puściłeś tą z czata GPT poezję teraz, to w ogóle było niezłe, muszę powiedzieć. Ładne były te drzewa bezlistne i taka jeszcze była w tym wszystkim logika tego pyłu, który tam, jakby to rzeczywiście było konsekwentne. Więc tak, no ja mam też to spostrzeżenie, że chyba się nam zaciera trochę, będzie zacierać, czym jest sztuka, czym nie. Może ta decyzja zostanie trochę bardziej przełożona na odbiorców w takim razie, na ich decyzję, czy to im się podoba, czy nie, bo już tej decyzji pierwszej nie będzie podejmował człowiek. Nie wiem, a Kuba może tutaj Na ten moment wydaje mi się, że to jest dużo bliżej projektowania niż sztuki, że jednak mówimy, okej, zrób 15% tego, 20% tego, 30% tego dla konkretnego odbiorcy. Czyli taki Thermomix sztuki trochę. Trochę Thermomix, a trochę tak jakby zaplanowane działanie, żeby uzyskać jakiś efekt, które jest projektowaniem bardziej niż sztuką. Sztuka to jest jednak właśnie emocja, to jest przekazanie jakiegoś nie zawsze racjonalnego idei, nie? No to tam w tych opowiadaniach to dużo nieracjonalnych było, bo ja tam jest taki parametr w tych modelach, jak tempera, czy w GPT-2 można było to zmieniać, czy tam w trójce teraz w czacie, to nie za bardzo, jak temperatura, jak się podkręci temperaturę, jest wysoka, tam do jednego się ustawi, to wtedy kreatywność i ogólnie no, wizje takie na najwyższym poziomie, jak po jakimś LSD. Czyli suwak kreatywności.
Tak, ja już to przerabiałem chyba, bo poprzedni odcinek też mieliśmy na temat sztucznej inteligencji i tych zawodów, które mogą czuć się zagrożone. I mówiłem Petrosowi, że wpisałem sobie taką prośbę do czatu GPT, żeby wygenerował kawałek w stylu PZ-a o miłości, ale to nie było dobre. Jeśli mam być szczery, jako odbiorca jego treści od wielu lat, to nie było dobre i on by się na pewno pod tym nie podpisał. No z muzyką jeszcze jest trochę tak, że to idzie z różnych stron i ścieżek. Te ścieżki się już powoli spotykają, czyli ścieżka tekstu, czat GPT tutaj powiedzmy na sztandarze. Jest też ścieżka cała nut, czyli AIWA, która już była tutaj prezentowana między innymi. No jest ścieżka brzmienia. I grafiki. Czyli wszystko na Stable Diffusion. Refusion to rozpoczęło troszeczkę tą pracę, czyli jakby kwestia przekładania spektrogramu na dźwięk. I dopiero kiedy te wszystkie ścieżki się technologicznie spotkają, a to się zaczyna dziać teraz przy takich projektach jak Jukebox czy MusicLM i tych wszystkich jeszcze niedostępnych ogólnie rzeczach, jak to się wszystko spotka, zostanie upublicznione i zacznie się ta finalna jakość powiększać, no to będzie naprawdę grubo. I teraz jest trochę tak, że my zaczynamy, jesteśmy już na testują na tych pierwszych wytworach i tak jak ten Elvis Presley, to jeszcze słyszymy, że jest niedoskonałe, ale no ja mam coś takiego, że ja dobrze sobie zdaję sprawę, jak szybko to postępuje i gdzie są braki. Te braki są już naprawdę małe, żeby te rzeczy niedługo w ogóle były nierozróżnialne, więc jeśli ciebie PZ nie usatysfakcjonował, to naprawdę jeszcze kwestia może, wiesz, roku, dwóch albo mniej i będzie to już po prostu super. Był już Drake, chociażby w internecie jest naprawdę dobry. Były takie fajne filmy youtuberów znanych, którzy reagowali na nowe utwory Drake'a. Część stwierdziła, że są lepsze niż jego własne. Więc to wszystko bardzo się rozwija, bo ten styk technologii już się zaczyna dziać. No właśnie, ty Kuba możesz powiedzieć o tym styku coś, bo tak operujesz trochę na granicy tych dwóch światów, prawda? Tak. Gdybyś mógł rozwinąć ten wątek doświadczeń imersyjnych, bo jestem ciekaw i pewnie nasi widzowie też, nie każdy na co dzień to śledzi, nie każdy wie co to jest, ale chodzi o to, że jakby ta technologia cyfrowa wspiera człowieka. Na przykład jest koncert, jest żywy człowiek, który gra koncert, ale jest obudowany bardzo mocno cyfrowym światem. Tak, na tym wielkim stadionie nikt go nie zobaczy, nie? Musi być dodatkowo 100 ekranów i wielkich na dodatek. Wiesz co, imersja to jest tak naprawdę bardzo niezależna rzecz od medium. Jeśli się mocno wciągniemy w książkę, to ta książka jest imersyjna po prostu. Więc to jest bardzo prosta rzecz. Wciąganie odbiorcy do wykreowanego świata. No i my staramy się to robić w MELP od 10 lat, żeby właśnie używając różnych dostępnych technologii, które tak naprawdę nie są celem, one są tylko środkiem, one są narzędziem do tego, żeby wciągnąć człowieka jak najgłębiej w ten wykreowany świat. Czyli na przykład mówimy o wizualizacjach, które pojawiają się za artystą na ekranie podczas koncertu. Tak. Przykładowo zrobiliśmy na przykład z Hanią Rani taki projekt, w którym podpinaliśmy ją pod EEG i te sygnały tam miały wpływ na to, co się na żywo generowało za nią na wizualizacjach. Więc tutaj wiadomo, że ta sztuczna inteligencja gdzieś tam w backendzie jest cały czas wszędzie, tak? Jest w różnych algorytmach do na przykład sczytywania ruchu i różnych tego typu rzeczach. Natomiast w takiej pracy codziennej nie mamy w ogóle jeszcze strachu. Ona tylko pomaga. Ona pomaga trochę projektować, pomaga szkicować. Ale nikt mnie nie wyrzuci z roboty jeszcze przez jakiś czas. No ale ty wyglądasz na bardzo spokojnego. Ale przyznaj, że ty z kolei troszeczkę ludzi zwolniłeś w pewnym sensie. Nie zatrudniłeś do projektów, bo korzystałeś z tego, co generuje sztuczna inteligencja. No. Znaczy, no, my od roku po prostu jesteśmy turbo zajarani tym, co potrafi sztuczna inteligencja w generowaniu obrazu. I bardzo szybko było nam mało, bo wpadliśmy w taki tryb uzależnienia od generowania obrazu. To jest tak trochę jak scrollujesz na Instagramie i cały czas dostajesz te dopaminy, to wszystko jest w porządku i się cieszysz przez 15 sekund. To tak samo mieliśmy z generowaniem obrazu po prostu, że okej, a jeśli spróbujemy to co wyjdzie, a jeśli spróbujemy to co wyjdzie. I tak w kółko po nocach. Szybko nam jednak było mało, bo jednak obrazek nie jest naszą sferą taką rozmawiania z odbiorcą. Jest to jednak ruch przede wszystkim. Formy animowane, formy filmowe, formy ruchome i też przestrzenne. No i my od tego roku po prostu dążymy do tego, żeby generowanie nie tyle wideo, co jakichś tam obrazów w formie animowanej było ciągłe. Żeby kolejna klatka naszego filmu nie różniła się za bardzo od poprzedniej, bo inaczej ten algorytm działa dokładnie tak, że każda kolejna ramka to jest zupełnie co innego. Załóżmy na ten sam prompt. A my staramy się to upłynnić.
Żeby to była ciągła rzecz, często jak nam się już powoli udaje z narracją nawet, więc to jest okej, wizualną żeby narracją. Kontekst był taki zachowywany i te klatki nieosobno były interpretowane. I, a propos wideo, ciekawe rzeczy też się takie dzieją. Jest taki system, nie wiem czy słyszałeś, Runway L. Bardzo ciekawe filmy, możemy nawet pokazać jeden. Można generować film pierwszy, jeżeli dałoby się wyświetlić. To jest właśnie taki przykład tego, w jaki sposób z tekstu można generować filmy. Taki tekst, tu video system. I jeszcze widać czasami, że ten algorytm nie za bardzo spójny jest. Mamy psy, a tutaj w środku psa jakiś kolejny się pojawia. No tutaj trochę chyba nie wyszło. Jakiś w samochodzie, tak, nie za bardzo to koherentne jest. Pies w baku? Tego jeszcze nie było. Takie psychodeliczne bardzo wizje. Ja mam coś takiego, gdy jadę zmęczony samochodem, to też widzę, jak mosty w jakieś dinozaury się zamieniają, a kiedyś jechałem, tylko już nie prowadziłem. I też na poboczu jakaś buka się pojawiła, aż powiedziałem, żeby zatrzymać auto. I to mniej więcej mamy coś takiego przed zaśnięciem, kiedy mózg nie jest kontrolowany przez jakieś wyższe tam ośrodki, które odpowiadają za logiczne myślenie i takie spójne i różne myśli się kłębią. Mniej więcej coś takiego mamy, że się wszystko we wszystko przelewa. Wtedy człowiek jest najbardziej kreatywny. Myślę, że to występuje też w innych sytuacjach czasami. A tutaj jakiś... To na pewno chodziło o to, że byłeś śpiący? Tak, no, ja pod wpływem nie prowadzę samochodu, ale tutaj no coś takiego, ja to mam na przykład przed zasypianiem, coś takiego mam, takie różne. Tak, nam wiele osób komentuje ogólnie, że to jest coś między snem a jakąś halucynacją, szczególnie te nasze rzeczy. W przypadku tego filmu i w ogóle generowania wideo w całości, bo my jednak podchodzimy do tego w sposób dużo bardziej kontrolowany, my generujemy klatkę po klatce. Ten runway generuje naraz dyfuzją cały 4-sekundowy fragment filmu. I nawet nie wiem, czy to był przykład z Runwaya, czy nie z czegoś innego przypadkiem, ale... Z Runwaya. Tak? Okej, okay. Mhm. Ciekawe. Te filmy są owszem psychodeliczne i są takie na granicy snu, ale to jest też taka stylistyka tych czasów, która zostanie zapamiętana. Tak jakby mieliśmy VHS w latach 80., VHS wrócił potem kiedyś tam i wrócił znowu niedawno teraz, a taka stylistyka VHS-owa, a AI to będą właśnie lata 2022-2023 i pewnie niewiele więcej. Ale zobaczmy na muzykę. Trzeba zwrócić uwagę, że te wszystkie stylistyki wizualne, o których mówisz, można byłoby też powiedzieć, że były to niedoskonałości techniczne, dokładnie, które zostały rozwiązane i jednak doszły do pewnej doskonałości. AI też jest po prostu jeszcze niedoskonałością tej technologii, więc... A propos muzyki i odbioru tego rodzaju twórczości przez ludzi, ja pamiętam taki moment, jak na polskiej scenie bardzo mocno zaistniała muzyka techno. I no, jak sama nazwa mówi, była to muzyka właściwie wygenerowana przez komputery. No, oczywiście z udziałem człowieka, tak? Który gdzieś tam coś miksował, mieszał. Ale do tego dochodziła bardzo duża warstwa wizualna. Czyli pojawiły się te wszystkie lasery właśnie, pierwsze jakieś prymitywne wizualizacje i ludzie bardzo mocno weszli w ten świat. I wtedy, obserwując ten trend, wydawało mi się, że to jest w ogóle kierunek, w którym podąży muzyka. Dzisiaj trochę słuchając tamtej muzyki, powiedzmy, nie wiem, sprzed 25 lat muzyki techno, wydaje się ona taka pokraczna, dziwaczna, taka, którą w 5 minut stworzyłaby dzisiaj sztuczna inteligencja pewnie. Natomiast no jednak cały czas ta muzyka taka, powiedziałbym, klasyczna, nie w jej ujęciu ścisłym, tylko w różnych gatunkach muzycznych, które tworzy człowiek, koncertuje, gdzieś tam się cały czas broni, chociaż mam wrażenie, że muzycy też stanęli przed takim problemem, że dochodzą trochę do ściany, jeśli chodzi o wymyślenie czegoś nowego. I sama muzyka też jest mieszaniem gatunków, czyli to, co powiedziałeś na wstępie. Trochę też jesteś tak, musisz się poruszać po pewnych algorytmach, tworząc coś nowego, korzystając z danych, żeby to równanie finalnie się zgadzało. Czy no, myślę, że każdy artysta, bo na pewno będę mówił o sobie, no jest, czuję się, im jestem starszy, to czuję się bardziej już przekaźnikiem,
pewnych idei niż twórcą. Już zauważyłem po prostu, że tak to działa. A jeśli chodzi jeszcze wcześniej o muzę techno, to jest ciekawy przykład, bo muzyka techno to po prostu był pewien proces, który wyłączył aspekt wykonawczy praktycznie na maksa. Tam nie ma instrumentalisty, tam nie ma tego połączenia z palcem, aż takiego nie ma tej różnicy, czy jedna osoba przekręci dany potencjometr w ten sam sposób praktycznie co druga, więc tutaj właściwie tylko muzyka techno postawiła całkowicie na aspekt paradoksalnie kompozycyjny, bo to jest jedyne, co zostaje twórcom tej muzyki. Układanie brzmienia, aranżacji, ale aspektu wykonawczego nie ma, bo przecież grają to już praktycznie maszyny, grają to maszyny poprzez te wszystkie protokoły MIDI, podawane są po prostu nuty zaprogramowane, więc tutaj jest ten aspekt kompozycyjny i muzyka techno jest jakimś takim, ja uważam, jest genialną odnogą muzyki, bo ona sprowadziła do minimum właściwie udział człowieka wykonawczy i do minimum też kompozycyjny, bo jest bardzo prosta, ale to minimum kompozycyjne w czasie jest wykorzystane po prostu w doskonały sposób. Muzycy techno różnią się, to każdy, kto słucha techno, wie, że dobra muzyka techno to jest cierpliwa muzyka, w której w każdy element pojawi się ten upragniony hi-hat po 5 minutach, pojawi się dokładnie tam, gdzie trzeba, dokładnie w tej proporcji, co trzeba i będzie rósł i doprowadzi nas do kolejnego elementu za kolejne 5 minut, który też ma to jedyne w swoim rodzaju znaczenie, więc to jest bardzo technologiczna muzyka, ale wcale nie pozbawiona idei i bardzo w takim fajnym, pięknym miejscu artystę stawia. A problem ze sztuczną inteligencją jest taki, że tutaj mamy pewien już zestaw algorytmów i modeli, które właściwie są w stanie zaopiekować się każdą i dziedziną, i wykonawstwem, brzmieniem i kompozycją. I właśnie sprzężenie tych elementów, tych algorytmów ze sobą, co robią teraz już, robi Google, robi Meta, już zaczęła też przecież pracować nad swoim narzędziem i OpenAI. I to sprzężenie wszystkiego daje nam efekt w postaci muzyki już całkowicie stworzonej przez człowieka. Bo widzisz, jeszcze do tego dołączyć można. Ostatnio przeczytałem artykuł, naukowcy ze Stanów opracowali taki system, który przewiduje z 97% prawdopodobieństwem, jaka piosenka będzie hitem. I oczywiście takie systemy tam rozgłośni, między innymi radiowe, stosują od lat, żeby też wybierać piosenki, pewną selekcję dokonywać, co warto puszczać, czego nie puszczać. Ale tutaj skuteczność była bardzo duża, bo oczujnikowali tam grupę badaną, przypięto różne czujniki i sprawdzano reakcje takie fizjologiczne organizmu na słuchaną muzykę i okazało się, że tam w tej grupie było tam 30 parę osób. Później po każdej piosence każda z nich miała tam w skali od 0 do 10 ocenić każdy aspekt muzyki, a tam prezentowano 20 tam parę piosenek wybieranych, odpowiednia selekcja była. I później sztuczna inteligencja powiązała, uogólniła to i powiązała reakcję fizjologiczną organizmu z ankietą, z rodzajem piosenki, tam różnymi parametrami dotyczącymi piosenki. I efekt tego jest taki, że można teraz przewidywać nową, bierzemy piosenkę, czy stanie się hitem, czy nie. I sobie można wyobrazić taką przyszłość, że takie rozwiązania będą przy tworzeniu piosenek już na całego wykorzystywane i wtedy sztuczna inteligencja nie dość, że skomponuje utwór, to jeszcze taki, który stanie się hitem. Który wpasuje się w trendy, które ona sama będzie zaspokajać potem. No to w ogóle jest ciekawy temat, który podjąłeś, czyli w ogóle wpływ sztucznej inteligencji na całe mechanizmy streamingowe. Żyjemy w czasach streamingu Spotify'a, powiedzmy to ogólnie, i to jest ogromny temat, możemy go podjąć, jakie są tutaj perspektywy. Bardzo wielu badaczy wskazuje na to, że być może rzeczywiście platformy streamingowe będą tutaj najbardziej zainteresowane, żeby sobie generować muzykę, bo platforma streamingowa płaci artystom za każde odtworzenie i to nie są małe pieniądze w skali całej działalności, no bo musi tym wszystkim Drake'om i tak dalej i w każdym państwie wszystkim, którzy są popularni, jednak miesięcznie wypłacać dość spore kwoty. Jeżeli to byłaby ich muzyka, którą sobie sami wygenerowali, no to automatycznie muszą płacić mniej i w ogóle z dużym prawdopodobieństwem tutaj największy impact na scenę muzyczną, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, będą miały platformy streamingowe. To, jak wykorzystają muzykę i AI, w jaki sposób się zachowają, będzie tu teraz kluczowe. Pamiętam, że była taka afera na Spotify, w której oni faktycznie kupili sobie bibliotekę stokowych utworów
i wypychali ją mocno w swoich playlistach, na których zarabiali 100% po prostu tego, co zarabiają. No nie przyjęło się to dobrze wśród branży muzycznej, także możecie trochę jeszcze być bezpieczni. No już zresztą są playlisty takie ambientowe, które wiadomo, że są stworzone przez sztuczną inteligencję, ale no to będzie teraz główny problem też, jak zachowają się wytwórnie, które też na razie no, szukają artysty, muszą się z nim dogadywać, muszą czekać, aż nagra tą płytę, czy też zaczną inwestować. Znosić później jego różnego rodzaju humory i maniery. Więc na pewno to jest ciekawy aspekt. W ogóle dużo ludzi mówi, że teraz ta rewolucja sztucznej inteligencji dla muzyki jest troszeczkę takim tąpnięciem, ja uważam, że większym, jak był Napster. Napster był tak naprawdę echem, już końcowym uderzeniem, jeśli chodzi o erę nośników, płyt CD, kaset i tak dalej. Napster postawił tam kropkę, po Napsterze wszystkie wytwórnie były, ja pamiętam w ogóle już ten moment, kiedy po prostu świat był w szoku, co tu należy teraz zrobić. Przez parę lat nie umiał się totalnie ogarnąć i tak naprawdę Napster, tak się rzeczywiście uważa, dał podwaliny pod streaming. No to było wtedy odpowiedź na Napster. No skoro rzeczywiście można sobie podawać MP3 i robić to poza obiegiem, no to niech powstaną platformy, które już to akurat zamkną temat. No i teraz mamy znowu ten moment, kiedy pojawia się nowa technologia, która może wszystko wywrócić do góry nogami i zarabianie na muzyce po prostu. I jak zareaguje ludzkość? Myślę, że trzeba poczekać, bo to ciężko teraz przewidzieć. Zaraz będzie tak, pewnie tak, że każdy będzie wyposażony w te różne czujniki i nie będzie jednej piosenki dla wszystkich, tylko każdy będzie miał własnego cybergrajka, który na bieżąco na takiej platformie będziemy wchodzili, będzie generował playlisty albo w ogóle w czasie rzeczywistym generował piosenki, bo będzie wiedział, jaki mamy stan emocjonalny na podstawie, nie wiem, śladów cyfrowych na Facebooku albo odczytów z tych różnych jakichś tam sensorów, też można wywnioskować z grubsza. I nie będzie jednej piosenki dla wszystkich, tylko każdy będzie miał własnego artystę. Twój prywatny streaming. Taki prywatny streaming. No często się spotyka w ogóle z takim zarzutem do sztucznej inteligencji, że człowiek przecież chce słuchać żywej muzyki, chce słuchać prawdziwych autorów, co uważam, że akurat w przypadku koncertów, tak jak powiedziałem, będzie miało znaczenie, bo to jest ten kontakt żywy. Ale jeśli chodzi o streaming, to często taki jest głos, że no przecież ludzie będą chcieli słuchać piosenek prawdziwych ludzi. Wtedy zawsze zadaję pytanie, czy ty wiesz tak naprawdę, czyjej muzyki słuchasz? Czy my naprawdę wiemy, kto stworzył daną piosenkę? Przecież wydaje nam się często, że zrobiła to, nie wiem, Katy Perry czy ktoś, ale tak naprawdę przecież ani nie napisała tekstu, ani nie skomponowała muzyki. Mamy tak naprawdę w dupie autentycznych, prawdziwych twórców tej muzyki. A czy też trochę rzeczywiście takie czasy odchodzą do Lamusa, w których mieliśmy faktycznie prawdziwych twórców. Chociaż i też często nie wiedzieliśmy, czy to oni stworzyli. Bo to zawsze był ten problem, że wychodzi. Nie chcę tutaj zabrzmieć jak ktoś, kto powie, że kiedyś to było. No ale ostatnio w Warszawie był Iggy Pop i myślę, że sztuczną inteligencję od Iggy'ego Popa różni to, że nie ma za sobą tego bagażu przeżyć na pewno, co tworzy jakby trochę inną postać, bo tworzy też otoczkę wokół postaci, więc tak sobie tutaj, tak sobie myślę w ogóle o różnych światach, o muzyce, grach komputerowych, filmie, czyli wszystkim tym, co związane jest z popkulturą, co nas otacza na co dzień, że my byśmy chcieli, żeby ludzkość była wspomagana przez pewnego rodzaju aspekty, ale do pewnego stopnia tylko, to znaczy chcemy to wykorzystać, ale też się trochę tego obawiamy, że to w pewnym momencie może nas przerosnąć, na przykład zabierając nam pracę, czyli do tego momentu jest okej, ale już od tej granicy nie przekraczaj, bo to nam się nie podoba, prawda? Albo manipulując nas, to też jest duże zagrożenie. Już kiedyś Orwell powiedział, że maszyny wytwarzające rozrywkę, na przykład muzykę dla tłumu, mogą prowadzić do zniewolenia, podporządkowania tłumu i ogłupienia. No, też można sobie wyobrazić coś takiego, że takie twory będą po to robione, żeby te struny emocjonalne w naszym umyśle jak najlepiej poruszać i później wtłaczać różne treści. Definicja telewizji. No, algorytmów YouTube'a też przecież. Każdy jest w swojej bańce i każdy dostaje ten content, na jaki sobie zasłużył. No, moje algorytmy YouTube'a wiodą do bardzo dziwnych rzeczy i wiążą się niestety z kreskówkami głównie typu na przykład Big Mazi, nauka języka angielskiego, która była bardzo popularna 20 lat temu. Nigdy nie jest za późno. To jest u nas na topie, tak. Nigdy nie jest za późno. Petros, ty miałeś mnóstwo pytań do gości, więc teraz proszę cię, żebyś cały czas tutaj się wczuwał w rolę prowadzącego też, żebym ci nie zabierał chleba. To podstawowe pytanie, jak na tej rewolucji można zarobić? Gdzie tutaj są pieniądze? Wy jako praktycy
tej sztuki łączenia sztuki ze sztuczną inteligencją, gdzie byście widzieli pieniądz, w jaki sposób można te technologie wykorzystać, żeby generować te pieniądze? No w tej chwili software as service, jak wszędzie, gdzie indziej. Nie, ale tak naprawdę jeśli chodzi o tworzenie, to tworzenie dzieł za pomocą lub z pomocą sztucznej inteligencji, no to jest ta sama ścieżka, która zawsze była, tak? Jest uproszczona, jeśli chodzi o ten aspekt twórczy, ale za to utrudniona przez to, że tych osób na świecie po prostu jest milion, którzy tworzą grafiki, którzy tworzą muzykę i którzy tworzą każdą kreatywną rzecz. Więc tutaj, mówiąc do ludzi kreatywnych na przykład, myślę, że jedyną radą jest szukanie swojego konkretnego stylu. Bo okej, wszystkie rzeczy generyczne, wszystkie rzeczy, które są, jakby to powiedzieć, odtwórcze, podążają za modą, są spokojnie do zrobienia przez sztuczną inteligencję w nietrudny sposób i będą coraz łatwiejsze. Na pewno teraz jest moment, w którym faktycznie jak można zarobić. No można rzeczywiście stworzyć, nakarmić swoje sieci neuronowe, stworzyć swoje algorytmy i narzędzie, bo jeszcze jest taki moment, kiedy to tak zupełnie nie wyparło wszystkiego przecież. I jest cała taka sfera narzędzi, które właśnie wspomagają. I takie narzędzia od razu, jak tylko się pojawiają, są konsumowane w paraliżującym tempie. No tak jest chociażby z narzędziem od Adobe Podcast, które pozbawia nagrań pogłosu. Coś, co było niemożliwe albo bardzo źle wpływało na jakość dźwięku. Nagraliśmy sobie, nie wiem, podcast, ale zapomnieliśmy włączyć mikrofonu i zadziałał tylko jakiś daleko stojący mikrofon przy aparacie. No to teraz to narzędzie jest świetne, naprawdę wyczyszcza. O co prawda jest nauczone na angielskim, więc jak robiliśmy swoje testy, to nabraliśmy angielskiego akcentu, bo nasze nagrania nagle zrobiły się troszeczkę bardziej jak brytyjskie, ale to jest tylko kwestia czasu, żeby miały te modele też w różnych językach. Czyli dobre narzędzie, dobrze skrojone teraz, które wspomoże daną grupę, albo takie, które ma zadanie wyprzeć też pewnie. Tylko na przykład my w Dyspensie absolutnie postawiliśmy takie sobie kluczowe zadanie, że nie będziemy się przyczyniać do szybkości wypierania kompozytorów z naturalnych względów, ale poszukamy takich rozwiązań, które będą wspomagać. To jest na pewno ten moment. Na pewno myślę, że teraz jak każdemu, komu proponuję, kto się zajmuje muzyką czy sztuką, to mówię szybko, wchodź w temat jak najmocniej. Wchodź, diguj, bo teraz jest jeszcze moment, kiedy właśnie może to wspomoże twoją sztukę, jeśli nie, to sprawi, że będziesz mógł dobrze promptować, będziesz mógł w swojej dziedzinie po prostu być tym, który tą sztuczną inteligencją będzie zarządzał. Nie ma teraz moim zdaniem, to jest bardzo teraz jest moment, żeby w to wejść na maksa, bo kto nie wejdzie, może po prostu ten pociąg mu odjechać. Więc tak można. A jakie podstawowe narzędzia byście polecali tak na początek dla laika kompletnego? Może. Dla laika kompletnego, no to niech od razu wskoczy i się pobawi Midjourney, tak jak wszyscy to robią na świecie. Bardzo mały problem z wejściem. A potem, jeśli chce to się bardziej kontrolować, to trzeba się już zagłębić w wiele YouTube'owych tutoriali i pójść w ścieżkę Stable Diffusion. Mhm. Jeśli chodzi o muzykę, no to teraz u nas na Dyspensa AI na Instagramie będziemy od chyba już przyszłego tygodnia publikować regularnie, już są wszystkie nagrane te materiały. Zatrudniliśmy super zdolnego młodego producenta, którego muzyka już brzmi trochę jakby był po prostu jakimś bardzo pogrzanym AI-em, Julek Płoski. Jeden z ciekawszych producentów młodego pokolenia i poprosiliśmy go, żeby przez kilka miesięcy siedział i robił muzykę z użyciem tych narzędzi, właśnie kreatywnym, nie że ma robić za niego, tylko ma go wspomagać. I będziemy publikować teraz co tydzień jego utwory z konkretnym case study, z czego korzystał, dokładnie opisanym takim explanation video, więc zapraszam do śledzenia tego muzyków. No on na przykład używał, nie wiem, jest taki synthesizer V, zresztą poszedł jako przykład zamiast twojego na chwilę, to był ten taki żeński wokal piękny i on robi właśnie na podstawie nut, wybiera się barwę głosu, komponuje się przebieg tego wokalu, ale on ci go po prostu odśpiewuje. I Julek tam porobił bardzo fajne eksperymenty. No bo właśnie mamy tutaj już ten moment, że nie było wokalisty, jeszcze AI nas wspomógł, ale mamy za to go w całym wymiarze godzinowym, kiedy chcemy, możemy nim zaśpiewać skalę totalną, więc Julek na przykład ułożył z niego bardzo fajne chóry wielowarstwowe i stworzył jakąś taką w ogóle masę dźwięków. Coś, co z żywym wokalistą byłoby trudne do wykonania, pewnie by wyszedł w połowie już wkurzony albo głodny.
podobny, więc można po prostu poszerzać tą skalę i wydaje mi się, że to jest w ogóle fajna rzecz. Myślę, że teraz najbliższe lata będziemy obserwować taki wysyp takiej muzyki poza skalą, czegoś, czego po prostu nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić, bo on już był słyszalny w instrumentach, ale teraz jeszcze to będzie na większym poziomie. My to takie totalne rzeczy, takie typu milion po prostu głosów brzmiących naraz, jakieś totalne, no taka, myślę, że to w ogóle dobry moment dla muzyki, dopóki to właśnie nie zacznie tworzyć tak już od zera samo, ale ten moment, kiedy to wejdzie, dojdzie do artystów i w ich ręce, może być w ogóle bardzo ciekawy, więc zapraszam. Tylko ciekawe, co z prawami autorskimi, bo na przykład generujecie te piosenki, a co później, czy YouTube nie zdejmuje z serwisu za to, że łamiecie jakieś prawa autorskie, czy ogólnie można na przykład później te utwory sprzedawać i zarabiać na nich, jak to wygląda? To jest teraz rzecz, która poci Senat w Ameryce, tam staram się śledzić te rzeczy. No jeśli wiadomo, stosujemy taki bardzo prosty prompt na Drake'a i wrzucamy taki utwór, no to tam UMG bardzo te rzeczy stara się śledzić i wyrzucać. Myślę, że to walka z wiatrakami, ale robią co mogą. Natomiast jeśli już promptujemy w sposób ciekawszy, bardziej złożony, no to jest nie do wytrakowania. Jeśli chodzi o prawa autorskie, to też jest mega wyzwanie teraz dla prawników. Dopóki oczywiście to jest narzędzie, stosujemy i robimy z jego pomocą muzykę czy sztukę, to myślę, że to jest wciąż nasze, ale jeśli to jest taki ścisły prompt, który ma się podszyć pod jakiegoś artystę, ma być go skopiować, no to naturalnie jest tutaj pewne ryzyko, że ktoś się po prostu przyczepi. Ale to jest rzecz jeszcze totalnie nieuregulowana, no to pewnie wiecie najlepiej, że to jeszcze czekamy na orzeczenia. Znaczy decyzje, czy tam nie wiem, czy orzeczenia, ale jakieś tam decyzje poszły, w których mówi się, że jeśli coś jest w 100% wygenerowane komputerowo przez algorytm sztucznej inteligencji, to nie można tego copyrightować. Natomiast jeśli jest w tym ręka ludzka, czyli to coś zostało zmienione przez sztuczną inteligencję lub efekt działań sztucznej inteligencji został potem zmieniony przez człowieka, to spokojnie, można copyrightować. Ale co to znaczy zmieniony, że wystarczy, że na przykład utnę 5 sekund na koniec i to już jest zmiana? Nie wiem jak w muzyce, ale w Photoshopie po prostu weźmiesz jeden element z AI, drugi element z AI, trzeci element z AI, stworzysz z tego całe dzieło kompletne, to jest okej. Okay. A jeżeli piksel zmienia tylko jeden? No, piksel to jest jakiś tam promil, ciężko będzie się kłócić, ale to stoi przed wszystkimi ustawodawcami i prawnikami zdecydowanie. Ale ciekawą rzecz na przykład zrobiła Grimes, to taka była głośna akcja, która powiedziała, że ona z kolei nie będzie walczyć ze swoimi kopiami, z utworami, które będą naśladować jej twórczość, tylko ona zaprasza do publikowania, będzie się dzielić 50-50 przychodami z Tantiem. Także tu mamy kompletnie odwrotną postawę. Ktoś mówi, dawajcie, kopiujcie mnie, tylko się po prostu podzielmy tym zyskiem. No jej też nikt nie kopiował wtedy. Była moda na Drake'a i na całą resztę i na Kanye, ale Grimes stworzyła modę na siebie, więc super to wykorzystała. Dobry zrobiła tak, ruch. Pytanie, czy też z kolei nie zabójczy dla swojej twórczości, no bo będzie tych utworów Grimes zaraz milion. No ale słucha się tych, które tylko są dobre, nie? W sensie filtr społeczeństwa, odbiorcy, to przefiltruje wszystko. Ale nie, to jest duży właśnie problem, bo nawet jeżeli chodzi o te piosenki... Z tym wykrywaniem hitów, to ci naukowcy napisali, że na całym świecie każdego dnia 24 tysiące nowych piosenek jest publikowanych, czyli 168 tysięcy nowych piosenek co tydzień. No i przez to ludzie toną w wyborach, a nadmiar możliwości sprawia, że no, takie serwisy streamingowe czy stacje radiowe nie za bardzo wiedzą, jakie utwory dodawać do listy odtwarzania. Tego jest po prostu za dużo i ludzie nawet nie byliby w stanie w ciągu swojego życia, jeżeli mówimy o jednej osobie, tego wszystkiego przesłuchać, a do społeczeństwa też nawet wartość, jeżeli mówimy o wartościowej sztuce, nie wszystko się dostanie. No też jest ciekawe, co mówisz, Petros, bo na przykład ja korzystam z Apple Music i tam w tym New Music Daily jest muzyka, której słucham 2 miesiące temu, więc trochę przeczy to jakby tej kategorii, bo teoretycznie skoro tyle utworów pokazuje się każdego dnia na świecie, to ten algorytm powinien mi proponować codziennie coś nowego, a on prezentuje mi coś, co słyszałem, nie wiem, 1,5 miesiąca temu czy 2 miesiące. Właśnie tu jest, pojawia się pytanie o to narzędzie do przewidywania hitów. Ja chyba nie do końca wierzę w jego autentyczność, ponieważ albo przynajmniej nie w całości, bo jedno to czy dany utwór będzie hitem, w jakim stopniu oczywiście zależy od ludzi, od ich aktualnie nastawienia na dane trendy, ale nie zapominajmy, że często to też po prostu jest decyzja biznesowa dużych korporacji i to one nam tak naprawdę
kreują nowe trendy. Mówiliśmy dzisiaj, Wojtek, o serialu, The Idol, kiedy był tutaj jeszcze u nas Kuba Żulczyk i tam jest pokazana jakby cała ta, oczywiście w bardzo mocno przerysowany sposób, struktura tworzenia hitu, nie tylko przez wokalistkę, mocno pokiereszowaną życiowo, ale też przez cały jakby team, który zarządza jej karierą i mają duże, duże niezgodności. No ale akurat The Weeknd to jest gościu, który potrafi tworzyć hity, więc no, myślę, że ciężko ludziom jest to traktować jako satyrę, skoro później on wypuszcza te kawałki. Dzisiaj na przykład słuchałem ścieżki dźwiękowej jadąc do redakcji i właściwie każdy z tych kawałków ma potencjalne szanse na to, żeby się hitem stać. I tylko pytanie, czy w ogóle to jest dobry kierunek, żeby iść w kierunku hitów, czy to, co ogół lubi, jest faktycznie wartościowe. Może prawdziwa sztuka to jest ten niewielki promil utworów i promil, jeżeli chodzi o słuchaczy. Może tam jest prawdziwa sztuka, a tak ogół, no nie za bardzo wyrafinowane, nie wiem, piosenki, utwory wybiera, jak się tak popatrzy, nie wiem, na muzykę pop. W Polsce. Nie no, kwestia subiektywna, ale też po prostu kapitalizm, no. Sprzedaje się to, co jest sprzedajne. Chociaż mnie cieszy, na przykład w Polsce się często mówi, że jest, króluje disco polo, że mamy słaby gust, ale wciąż na szczycie jednak utrzymuje się, przynajmniej w ostatnich latach, no nie wiem, Dawid Podsiadło jest... Raperzy okupują tam bardzo... Ale chyba najwyżej na Spotify'u Monthly Listeners ma Dawid i to mnie jakoś tak zawsze pociesza, no bo to jednak ciężko mu zarzucić, że to nie ma... jakości. A muzyka filmowa, bo to jest bliska tobie działka i zastanawiam się, czy tutaj nie ma największego pola do malwersacji ze strony sztucznej inteligencji, no bo wiesz, do pewnych emocji, które są pokazane na ekranie, począwszy od trailera, który ma tak zwanego lektora trailerowego i muzykę trailerową w zależności od klimatu, ale często to jest taki, można powiedzieć, już powtarzający się motyw, a przechodząc poprzez różnego rodzaju gatunki filmowe, to towarzyszy im w pewien sposób charakterystyczna ścieżka dźwiękowa i tutaj widzę takie, wiesz, duże pole do generowania. To jest bardzo dobre pytanie, bo przerobiłem to mocno. Oczywiście w takich filmach, powiedzmy, prostolinijnych, gdzie po prostu zawsze jak ktoś biegnie, to musi być szybka muzyka, zawsze jak ktoś płacze, smutna, zawsze jak ktoś się cieszy, to wesoła, to oczywiście, że tak. I już powstają gdzieś tam w idei takie pomysły, żeby były sztuczna inteligencja jakby śledziła, rozumiała obrazek, nastrój, teksty, dialogi i tak dalej i poproponowała generowaną równocześnie muzykę, która będzie równocześnie synchronizowała pod obrazek i dopasowywała oczywiście algorytmicznie również poziomy i tak dalej. To jest tak, kwestia czasu. Natomiast rzeczywiście kino artystyczne myślę, że jest długo niezagrożone. O tyle, że faktycznie ja też często jako kompozytor przy filmach robię właśnie coś zupełnie od czapy w danej scenie, coś pod prąd. I to nie jest rzecz, której się tak da łatwo wyuczyć. Pracujemy teraz, nie wiem, jak robiliśmy chociażby Hyacynta z Piotrkiem Domaleskim, no to w najmocniejsze sceny zostawiliśmy nieme. Sceny, gdzie działo się najwięcej, najbardziej, nie wiem, wzruszające, lecieliśmy na innej emocji niż była ta, która wynikała ze znaczeń w obrazie i tutaj te decyzje były bardzo specyficzne i polegały właściwie tylko na jakichś paru rozmowach moich z reżyserem i z bardzo specyficznej aurze w studio, więc wydaje mi się, że takie kino wysokojakościowe, artystyczne, to jest niezagrożone. Jeśli chodzi o aspekt, powiedzmy, kompozycyjny, a jeśli chodzi o aspekt brzmieniowy, to też jeszcze troszkę czasu zajmie, to jest już tylko technologiczny aspekt, czyli kwestia tego, że sztuczna inteligencja, te wytwory, tak jak ten Elvis Presley, który mieliśmy, one sobie już dobrze radzą z niskimi częstotliwościami, z średnimi i tak dalej, no ale wysokie, to jest tak dużo informacji wciąż, bo to przecież na górze grają typu 13, 14, 15 tysięcy herców, na dole gra 60, no to jest naprawdę ogromne przeszacowanie tutaj w górę i jeszcze troszeczkę czasu zajmuje. Ja słyszę po prostu w muzyce generowanej przez AI niedoskonałą w górze i jestem ciekaw, ile to czasu zajmie. Wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo mocożerne. Nie wiem, czy Kuba, jak ty powiesz o mocożerności u ciebie, czy ty widzisz na przykład rozdzielczość obrazków gorszą? Nie, no jasne. Wszystkie modele prawie są wytrenowane na 512x512, więc jeszcze daleka droga. Ale myślę, że tutaj poruszyłeś rzecz, która jest chyba najistotniejsza w ogóle, że to jest różnica między twórczością wyjątkową, a jest różnica między twórczością generyczną.
I to jest cała rzecz w filmie i w muzyce filmowej, gdzie 16 filmów Marvela ma tą samą ścieżkę dźwiękową. Dokładnie. Wyróżnia się ten jeden moment, kiedy się pojawia bohater i ma taki dżingiel trochę. Ma swój własny. Swój własny dżingiel. A reszta to jest z tym samym się borykamy nie tylko ze sztuczną inteligencją, ale z ludzką inteligencją. Miałem takie doświadczenie, wiesz co, po wizycie w Disneylandzie, że przez następny tydzień w mojej głowie była charakterystyczna muzyka dla ich produkcji, która w całym Disneylandzie leci. I miałem wrażenie, że to jest cały czas ten sam utwór, chociaż to były różne utwory. No jest generatywne, to prawda. No tak jak Kuba mówi, wszystko co jest generatywne, przez człowieka było generatywne, teraz będzie generatywne przez maszyny. Ale jakby tutaj teraz szukać, dobra, to jeszcze poruszę pewien temat, bo okej, dobra, może zostać sztuka wysoka, tylko że nie zapominajmy o tym, że za tym stoją, znaczy sztuka taka najbardziej niegeneratywna, ale jest problem ekonomiczny, no bo i ja jestem tego dobrym przykładem. Ja od lat robię muzykę do reklam, dość dużych kampanii mam, no rzeczywiście to jest takie główne źródło dochodu. Muzyka do reklam to jest już... It's all gone, powoli zwijamy walizki, będziemy się pewnie tutaj przebranżawiać, ale dzięki temu, że tworzyłem muzykę do reklam, mogłem sobie pozwolić na bezkompromisowość w mojej sztuce, mojej muzyce tej artystycznej. Nie musiałem musieć podążać taką ścieżką, która sprawiłaby, że tam będziesz zarabiał. Nie martwiłem się, czy mój zespół, nie wiem, Rysy, czy moja muzyka solowa będzie po prostu na szczytach list przebojów, czy będzie sobie po prostu fajnie działać tylko, bo wiedziałem, że robię regularnie reklamy. I teraz jak to zniknie, to i to będzie, ta sytuacja dotyczy wielu artystów, którzy działają tak dualnie i mają tę spokojną twórczość. I co owszem, możemy uznać, że ta twórczość bardzo autorska jeszcze ma jakieś szanse i przyszłość, ale pytanie, czy w aspekcie ekonomicznym po prostu nie zostanie to utrącone. Tylko tak jak teraz mówisz, że jest ta sztuka przez wielkie S i generowanie do różnych reklam utworów. Po co tutaj artystę brać? Wystarczy z prompta odpowiedniego napisać. Chyba że artysta od promptów i każde studio, czy nawet nie artysta będzie mógł generować i takich utworów mnóstwo będzie powstawało. I nawet to, co dzisiaj wspomaga muzyków, którzy robią do reklam takie rzeczy, niedługo ich w tym zastąpi, bo po co wynajmować artystów, jak firma może sobie wziąć jakąś tam osobę, która prompta tylko napisze i wygeneruje. Albo montażysta, który będzie film składał. Tak, dlatego muzyka komercyjna to już najszybciej ten rynek padnie. Nie ma sensu teraz w to wchodzić, bo to będzie zaraz... Już zostało częściowo zagospodarowane przez stoki. Tylko tu są pieniądze właśnie. Tak, tu są właśnie pieniądze, dokładnie. A po prostu konkretnie się odnoszę do pytania o muzykę filmową. Takie naprawdę bardzo specyficzne dziedziny, gdzie sztuką jest może nawet nie tylko skomponowanie tej muzyki, co zsynchronizowanie jej w bardzo specyficzny sposób. I często też sztuczna inteligencja jest przecież nauczona na tym, co było, a w tych dziedzinach, jak chociażby kompozycja muzyczna, chodzi o to, żeby zrobić coś, czego wcześniej nie było, w sposób taki, jak nie było. Może tutaj nasz prowadzący będzie, może rzeczywiście powstaną algorytmy, które, nie wiem, przewidzą te zaprzeczenia, czy będą umieć przeczyć temu, co było, dzięki temu będą to robić w sposób zupełnie innowatorski. Tego nie wiem jeszcze, no nie wiem jak to... Kwestia czasu pewnie. No dzięki. A propos muzyki filmowej, to widziałem wczoraj genialną rzecz. W Stanach w jakimś klubie ludzie się bawili i w pewnym momencie DJ puścił ścieżkę dźwiękową z Sukcesji. I zaskoczenie było takie, że ci ludzie weszli w to totalnie i się dalej super bawili. Mimo, że to nie jest może muzyka najlepsza na imprezę, ale tak mi się skojarzyło. Ale to fajnie, jak zacząłeś o tym opowiadać. Muza z Netflixa jest w każdym domu co chwilę, więc wierzę, że to dobry patent DJ-a. Petros, czy jest jakiś temat, który chciałbyś jeszcze poruszyć, ponieważ powolutku dryfujemy do końca? Nie uwierzysz, ale zbliżamy się do godziny 10:30. Dokładnie mamy 10:21. No wiesz co, mnie tak może trochę, mnie bardzo szybko mija, troszkę wolniej niż tobie, bo jestem od 7:30 w poranku i dzisiaj dużo tematów żeśmy przerobili, ale być może jest jeszcze jakieś pytanie, które masz do gości, które wyjątkowo ciebie nurtuje. Było jak zarobić, a co jeżeli jestem takim artystą, który się zastanawia, czy no, iść w tym kierunku, czy się dalej szkolić, iść na akademię muzyczną, bo ma taką nadzieję, że będzie chleb z tego w przyszłości. Co takim osobom doradzić, bo z tej rozmowy wynika, że nie warto w sumie zawracać głowy sobie tymi rzeczami. Byłeś na Akademii Muzycznej? Akurat nie byłem na Akademii Muzycznej, ale no nie wiem, Kuba w grafice, nie? Czy byś poradził? Szkolić się w tym? Poradziłbym wchodzić w sztuczną inteligencję i tak jakby
w każdej dziedzinie. Ona pomoże, jest narzędziem i będzie narzędziem w każdej dziedzinie i ona tylko przyspieszy twoją pracę. Ja miałem taką ciekawą rozmowę, słuchajcie, z producentem bardzo znanym w Polsce, Atutowym, który jest moim zresztą krajanem, powiedzmy, z tych samych stron i, no, i wybitnie uzdolniony człowiek, chyba 3 popkillery z rzędu zgarnął jako producent. Współpracuje z raperami, ale nie tylko. I on powiedział mi, bo on jest po szkole muzycznej, i on powiedział, że jakby w jego przypadku przyspiesza to pewnego rodzaju procesy. Czyli on jest znakomitym przykładem tego, o czym mówiliście, człowieka nadzorcy. Zna się na wszystkich rzeczach cyfrowych, na technologiach, ale jednocześnie jest świetnym nadzorcą tego i to, co innym zajmuje więcej czasu, on wie od razu, ponieważ słyszy to. Więc ja zawsze będę stał po tej stronie, że warto, tak, zdecydowanie, chociaż gdybyście posłuchali dłużej Atutowego, to na jego talencie w szkole muzycznej się nie poznano, ponieważ my mówimy o algorytmach AI, ale są też algorytmy ludzkie, które wpychają nas w pewien określony korytarz i nie pozwalają nam być kreatywnym. I myślę, że to jest największy problem szkół, nie tylko pewnie muzycznych. I w jego przypadku, jak słyszano słowo hip-hop, to mówiono what the fuck, to w ogóle... Mówiono mordo, to w ogóle jasne. Ale myślę, że dzisiaj on się może z tych ludzi wszystkich pośmiać. No ja zawsze staram się mówić tak, że na pewno nie inwestować należy teraz, moim zdaniem, w szkolenie się na muzyka, producenta muzycznego, komercyjnego, bo to rzeczywiście ta komercja to jest jedna wielka niewiadoma, ale w przypadku muzyki uważam, że tak zupełnie nie jest przerąbane, że jeśli ja staram się każdemu, kto mnie pyta, powiedzieć, że jeśli masz, nie wiem, ulubiony instrument, jeśli czujesz sobie talent do grania na pianinie, to w to pójść jak najmocniej, w ten aspekt ciebie przy tym instrumencie, w twoją własną historię, w twój performance, w to, czy będziesz mógł, nie wiem, po prostu zorganizować koncert i zagrać dla ludzi, opowiedzieć o twoich przeżyciach własnych. Myślę, że powstaną jakieś takie bardziej jeszcze głębsze formy performance'u, może taki właśnie koncert z opowiadaniem o tym, co się przeżyło ostatnio, o czym ta muzyka jest, bo w to wszystko, czego nie będzie w stanie ta nam sztuczna inteligencja dać, więc ja wierzę, że jeszcze to żywe muzykowanie razem, współbrzmienie głosów na żywo, chór. Przecież to są rzeczy, które... W chórze nie chodzi tylko o efekt, o nuty, o partyturę i wykonanie. Każdy, kto śpiewał albo kto był na koncertach chóralnych, wie, że chodzi o ten moment na sali, czy gdziekolwiek się jest z chórem, kiedy te głosy ze sobą interferują, kiedy się czuje oddechy, kiedy czuje się takie ciepło ludzi, którzy to robią, więc takie rzeczy są, więc może one dostaną teraz większy boost. I chyba w to warto iść. No, przemysł czasu wolnego będzie się pewnie rozwijał wraz z tą automatyzacją, o której mówiliśmy 2 tygodnie temu. Przemysł czasu wolnego? Bardzo mi się podoba to sformułowanie przemysłu czasu wolnego. Chętnie bym się zatrudnił w takowym. Petros, będziemy kończyć na dzisiaj. Ty zdrowiej przede wszystkim. Wracaj do pełni sił, do formy, bo będziesz nam tutaj potrzebny za tydzień, mam nadzieję, już w studiu. Chociaż dzisiaj taka ładna sceneria. Zobaczyliśmy, jak mieszkasz. Bardzo nam się to podoba. Czy ten model anatomiczny człowieka na noc wyłączasz, czy jego oczy? Czy one się świecą tak, jak śpisz? Nie, one cały czas są podłączone. Cały czas są podłączone. Funkcje odstraszania głównie gości, którzy przychodzą. Rozumiem. Petros Psyllos był z nami dzisiaj tylko i aż za pomocą Skype'a. My sobie jeszcze zerkniemy na plan dnia na kanale sportowym. I tutaj mamy oczywiście dobiegający końca już KS Poranek. Octagon Live o 14:00, 21:00. Hyde Park, na który zapraszam w swoim imieniu, bo będziemy razem z Piotrem Kędzierskim, także Kamilem Gapińskim, Dominikiem Piechotą i najprawdopodobniej Leszkiem Jaroszem będziemy rozmawiać sobie o tej sztuce. Panowie, lubicie piłkę nożną, czy w ogóle? Tak? Tak, no teraz... Dla ciebie w takim razie. Dziękuję. Ale nawet jeśli nie lubisz... Kręciłem się przy pracy. Tobie też mogę prezentować. To jest topka, setka najlepszych piłkarzy. Kuba Matyka i Wojtek Urbański byli dzisiaj gośćmi moimi i Petrosa, właściwie bardziej Petrosa i moimi. Ja tutaj starałem się robić za ludzki łącznik w tej
bezdusznej rozmowie o inteligencji. Nie, żartuję. Rozmowa była bardzo inspirująca, pouczająca. Zresztą ja jestem największym beneficjentem kącika naukowego Petrosa, ponieważ jestem widzem, który ma najbliżej do tych wszystkich opowieści ludzi, którzy tutaj przychodzą. Także jestem za to tobie, Petros, niezmiernie wdzięczny. Bardzo dziękuję też. No i niech moc sztucznej inteligencji będzie z wami wszystkimi. I z tobą również. Petros Psyllos, my się już będziemy z wami żegnać. Dziękujemy za to, że byliście z nami od godziny 7.30. Polecamy się jutro. Jutro będą z wami Czarek i Gapek, czyli wasz stały czwartkowy ulubiony duet. Kamil wrócił z urlopu w Chorwacji. To był bardzo dla niego intensywny czas, ale o tym wszystkim opowie jutro. Cześć.